schoku Tensei, czyli reinkarnacja przegrywa. Tom 17, rozdział 1, wezwanie. Tom 17, rozdział 1, wezwanie części 1 do Rudeusa Gerata. Od tego czasu, jaka jest twoja kondycja fizyczna? Czy twoja magia odzyskała siłę? Chciałbym porozmawiać o przyszłości. Będę czekał w chatce, znajdującej się na przedmieściach miasta szariatu. Ze względu na naszą sytuację, chciałbym, żebyś przyszedł sam. Orsted, po przeczytaniu tego listu poprosiłem Aishe o przygotowanie jedzenia. Po otrzymaniu jedzenia wróciłam do pokoju i przebrałam się. Wybrawszy najlepsze możliwe ciuchy, pokazałem je i i poprosiłem o potwierdzenie, czy są jakieś dziwne plamy. Potem wyszedłem z domu, zabierając ze sobą aquahartia i pamiętnik z przyszłości. Po drodze zawołałem małego tryanta buraka i bawiącego się zenita. Mamo, wyjeżdżam. Zenit machała ręką, jakby mówiła, uważaj. Obok niej burak również potrząsał liśćmi i gałęziami. Nie wołałem selfie innych. Gdybym to zrobił, prawdopodobnie nalegaliby, żeby przyjść. W liście było napisane, żeby przyjść sam. W ten sposób pojechałbym sam. Tym razem nie było iść do walki. Nie miałem zamiaru niszczyć chaty Orsteda Magią, bo gdyby doszło do walki, z pewnością straciłbym życie. Gdyby ktoś mnie zapytał, czy ufam Orstedowi, byłoby to trudne pytanie, ale z listu mogłem jakoś wyczuć jego zainteresowanie. Nawet na nachoschli czułem emocjonalnie, że lepiej będzie dla mnie unikać walki z Orstedem, i osobiście uważam, że jest kimś, komu można ufać bardziej niż ludzkiemu Bogu. Ale w końcu jestem zdenerwowany. Mówiąc do siebie, obrałem drogę do szariatu. Po drodze natrafiłem na kałuże wody i wielokrotnie potwierdzałem, czy mam jakieś dziwne plamy na twarzy. Zdecydowałem się pracować pod Orstedem. Innymi słowy, Orsted jest moim szefem. Nieprzyjemnie było pojawiać się przed szefem w dziwny sposób. Zastanawiam się, czy lepiej byłoby zastosować perfumy, czy nie? Może powinienem był myć się gorącą wodą, ponieważ mógł unosić się zapach z zeszłej nocy. Ciekawe, co by pomyślał prezes, gdyby do jego biura wezwano pracownika z erotycznym zapachem. Chociaż może nie zostałbym nagle zwolniony, jego opinia na pewno nie byłaby przychylna. Chciałbym wywrzeć na Orsted pozytywne wrażenie. Orsted. Kogoś zdolnego do walki i zwycięstwa nad ludzkim bogiem. Najwyraźniej z pomocą moich potomków zabije ludzkiego boga. Chociaż żal mi boga ludzkości, ale to ja pierwszy zostałem zdradzony To ktoś, kto położył ręce na Roxy i Sylfy Nie można okazywać współczucia Pomacham ogonem na Orsted Machając ogonem jak elektrycznym wentylatorem, trzymając kłów w kierunku ludzkiego boga Robienie tego, co z pewnością ochroni moją rodzinę W porządku Odnawiając determinację, kieruję się w stronę przedmieścia Uważając przy tym, aby powóz nie ochlapał brudną wodą Część dwa dziwna atmosfera panowała wokół chaty na przedmieściach W jakiś sposób było inaczej Nie dało się tego wyrazić słowami, ale coś było inaczej na pewno z chaty wyjdzie coś w rodzaju efektów dźwiękowych i innych efektów znanych z mangi. Ach, jednym spojrzeniem zrozumiałem, że Orsted tam jest. HFU wziąłam głęboki oddech. I zapukał do drzwi. Rudeus Greirat. Wchodzi. Ach, całkiem wcześnie. Chociaż wiedziałam, że tu jest, zadrżałam, kiedy otrzymałam odpowiedź. Zgodnie z oczekiwaniami, wygląda na to, że mój strach przed Orstedem nadal pozostał w środku. Czy mogę wejść? Dlaczego pytasz o pozwolenie? Czy to nie jest chata, którą przygotowałeś? Tak. Proszę mi wybaczyć. Kiedy otworzyłem drzwi i wszedłem, Orsted był w środku. Siedział na jednym z krzeseł w środku i patrzył na mnie. Nie, nie gapił się na mnie. On tylko patrzył. To była dość przerażająca twarz. Zamknąłem drzwi i jak najszybciej ruszyłem w stronę Orsted. Stanie tuż przed krzesłem i przyjęcie uważnej pozy. Orsted robił podejrzliwą minę w moją stronę. Myślałem, że przyjdziesz z dużą liczbą towarzyszy dwóch osób, co? Tak, przyszedłem sam. Ech, dwie osoby? Słysząc te nieoczekiwane słowa, zwątpiłem w swój słuch. Gdyby Orsted nie miał starcza wzroczności i nie widział mnie podwojonego, powinienem być tylko jedną osobą. Eris Greirat. Wejdź, jeśli chcesz. Kiedy Orsted krzyknął, energicznie otworzyła drzwi. To była Eris. Wyciągnęła miecz, który miała przy sobie. I uwolnił pragnienie krwi. Orsted. Jeśli położysz rękę na Rudeusie, zabiję cię. Oświadczyła, celując mieczem w Orsteda. Z ogromną determinacją wystarczającą, by spowodować, że się zmoczysz. Orsted powstał przed nią. Nie mam takiego zamiaru. Nie można ci ufać. Tak przypuszczam. Kiedy to powiedziano, Eris zajęła miejsce w kącie chaty i skrzyżowała ramiona. Podczas gdy zesztywniałem z powodu wyglądu Eris, porównałem Eris z Orstedem. Chyba powinienem złożyć wyjaśnienia, że nie zabrałem ze sobą Eris, że przyszedłem sam, że nie jestem wrogiem. Ale jak mam wytłumaczyć Eris, która pojawiła się z mieczem? Co mam zrobić? Jak to zrobić? Co robisz? Ródeusz się gracie. Usiądź. Pozwól nam porozmawiać. Kiedy myślałem, popędził mnie Orsted. O tak. Proszę mi wybaczyć. Nawet jeśli usiadłem na krześle, nadal martwiłem się o Aris. Eris, która trzymała wyciągniętą broń. Eris jest, mogę to stwierdzić, po twoim zachowaniu. Wygląda na to, że zostałeś śledzony. O tak. To takie uczucie, więc przed rozmową, czy mogę zamienić słówko z Eris? Nie mam nic przeciwko. Nie wydawał się zły. Siedząc, zwróciłem się do Eris i skinąłem na nią. Co? Eris, dlaczego tu przyszłaś? Ponieważ Rudens się przebrał, zastanawiałem się tylko, dokąd idziesz. Ubrany? Rzeczywiście, wybierałam ubrania i starannie układałam włosy. Z innej perspektywy mogłoby to wyglądać jak nic innego. Rozumiesz, że przyszedłem pracować pod Orstedem, prawda? Rozumiem, ale z takim gościem, który nie wie, co planuje. Możliwe, że oszuka Rudeusa. Może, ale jest jeszcze za wcześnie, by to oceniać. Jeśli to możliwe, byłoby dobrze, gdybyś był cicho i nie przeszkadzał nam. Jeśli zostaliśmy oszukani, walczmy razem, Eris. Polegam na tobie. TSK. Zrozumiałem. Po dojściu do porozumienia, Eris schowała swój miecz i usiadła obok mnie. Całkiem proste. Teraz. Bardzo mi przykro. Nie przeszkadza mi to. W każdym razie, Eris nadal nie wydaje się być w stanie zaufać Orstedowi sama, ale nie można temu zaradzić z powodu klątwy. Powiedziawszy to, wydawało się, że oczy Orsteda sama zabłysły. Gdzie słyszałeś o mojej klątwie? Od ludzkiego Boga. O tym, jak w pewnym momencie ciało Orsteda sama otrzymało klątwę. Odpowiedziałem szczerze. To, co mi powiedział i poinformował Bóg człowiek. Byłoby lepiej, gdyby gdybym ujawnił wszystko, co mi powiedziano. Czy to tak Orsted oparł brodę na dłoni i spojrzał w kierunku nieco powyżej? Powyżej jego linii wzroku nie było nic. Czy to jego myślowa poza? W każdym razie, zróbmy tak, jak obiecałem. Ech, dlaczego robisz taką zdziwioną minę? Jestem inny niż ludzki Bóg. Dotrzymuję obietnic. To nie to, jaki rodzaj obietnicy złożyliśmy? Sposób na ochronę twojej rodziny przed ludzkim Bogiem. O, rozumiem. To prawda, jak mogłem o tym zapomnieć? Nie, zapomniałem tylko, jaką złożyliśmy obietnicę. Bardziej przypominało to kontrakt. Umowa z diabłem. Rozumiem, obietnica jak kontrakt. Nadal nic nie zrobiłem, czy to w porządku? Czy ty też nie martwisz się, gdyby twoja rodzina była narażona na niebezpieczeństwo? Cóż, to prawda. W jakiś sposób czułem się, jakbym otrzymał przysługę. A raczej było to o wiele milsze uczucie, niż myślałem. Myślałem, że będzie to bardziej przypominało rozkazy. Choć jego twarz może być przerażająca, niespodziewanie może być kimś, kto bierze pod uwagę uczucia swoich podwładnych. Do tego stopnia, że zdenerwowana Iris nie mogła w to uwierzyć. To nie jest takie trudne. Przywołanie magicznej bestii strażnika posiadającej silny los i pozwolenie jej na ochronę. Wezwać, tak? Jednak w tej chwili nadal nie mogę używać magii przywołania. Wtedy napiszę magiczny krąg. Włóż w to swoją własną magię. Ach, tak, będę cię niepokoić. Strażnik magiczna bestia posiadająca silny los. Huch! Los myślę, że chodziło o prawo przyczynowości. Jesteś pewien, że to wystarczy do ochrony? Ludzki Bóg nie może manipulować nieludzkimi istotami. Co więcej, nie może jednocześnie manipulować dużą liczbą ludzi. Dopóki będziemy się ruszać, będzie miał pełne ręce roboty z naszą ingerencją. Biorąc pod uwagę jego osobowość, będzie to więcej niż wystarczająca profilaktyka. Mówiąc o osobowości mimo to, nie będąc w stanie manipulować dużą liczbą ludzi, oznacza to, że w najgorszym przypadku może przynajmniej manipulować dwiema osobami. Kiedy mną manipulowano, zastanawiam się, czy on manipulował kimś innym. Ale nie tracicie czujności. Nie wiemy, co robi ludzki Bóg. Zamiast po prostu zostawiać to magicznej bestii, lepiej jest często sprawdzać, co u nich. Kiedy Orsted powiedział, żeby sprawdzać ich często, coś było nie tak. Wyglądało na to, że jego mowa była dosłowna. Wiedziałem, że nie należy oceniać po wyglądzie. Cokolwiek. Powiedziano mu, że to przygotuje, więc na razie kontynuujmy. Następnie do głównego tematu. W takim razie, co mam robić od teraz? Było wiele rzeczy, które chciałem wiedzieć, ale grzecznie było odpowiadać na pytania dotyczące mnie. To pokazywało twój charakter. Czy nie masz więcej rzeczy, które chciałbyś wiedzieć? A przynajmniej tak myślałem, ale w zamian zostałem przesłuchany. Jest dużo. Dlaczego nie pytasz? Pomyślałem, że pytanie bez odpowiadania na pytania nie byłoby dobre, powiedziawszy to, orstat westchnął. Stałeś się moim towarzyszem, więc podwładnym. Pamiętajmy o relacji hierarchicznej bijąc mnie na miazgę, dając mi metodę ochrony mojej rodziny. Kiedy słyszę, że jesteśmy sobie równi, nie jestem nieczuły. W porządku, jeśli chcesz myśleć w ten sposób niezależnie od tego, ty i ja będziemy pracować razem na rzecz obalenia ludzkiego Boga. Musisz wiedzieć, co chcesz wiedzieć. Pomimo tego wszystkiego, co zrobisz, jeśli będę podwójnym agentem ludzkiego Boga? Mogłem przekazywać ludzkiemu Bogu każdej nocy informacje o Orsted San. Ufam ci. Powiedziano mi to mocnym spojrzeniem. Twoja postawa jest postawą kogoś, kto desperacko próbuje chronić swoją rodzinę. Byłem trochę zawstydzony, gdy mi to powiedziano. Byłem wtedy naprawdę bardzo zdesperowany. Ale powiedzenie tego oznacza, że wierzy mi na słowo. Rzeczy, które chciałem wiedzieć: Istnieje kilka. Odnośnie niezgody między Orstedem a ludzkim Bogiem. Odnośnie czynnika La Placea. Odnośnie klęski Mana. O tym, co jest z losem. Na razie to takie rzeczy. W takim razie, proszę, powiedz mi jeden po drugim. Część 3 odnośnie niezgody między Orstedem a ludzkim Bogiem. Relacja między Orstedem a ludzkim Bogiem. Postanowiłem, że najpierw o tym usłyszę. Też chciałem wiedzieć. O mnie? Zgadza się. Proszę. Nie słyszałeś tego od ludzkiego Boga? Chociaż wygląda na to, że nie słyszałeś o klątwie. Echem co to było to? Było pięć lat temu. Przypomnij sobie, przypomnij, co ludzki Bóg powiedział w tamtym czasie. Masz cztery klątwy. Kontynuować. Po pierwsze, przekleństwo bycia znienawidzonym i obawiającym się wszystkich żywych stworzeń na tym świecie. Po drugie, przekleństwo bycia niewidzialnym z punktu widzenia ludzkiego Boga. Po trzecie, przekleństwo niemożności pójścia na całość. Co do ostatniego, powiedział coś o tym, że nie jest do końca jasny. Widzę. Powiedziawszy to, Orsted cicho kiwał głową o pierwszym, odkąd się urodziłem, rzeczywiście unikały mnie wszystkie żywe stworzenia. Ale nie wydaje mi się, żeby aż tak bardzo cię nienawidzę, mówiąc to. Wydaje się, że tacy istnieją, na przykład, Nanachoski. Widzę. Widocznie są wyjątki. Może to być związane z faktem, że Nana Hoski i ja nie byliśmy pierwotnie ludźmi z tego świata. Czy powinienem o tym wspomnieć, czy powinienem milczeć? Ponieważ Ace siedziała obok mnie, wahałem się trochę, ale nierozsądnie byłoby trzymać to w sekrecie. Orstecan, Nie zamierzałem tego ukrywać, ale oryginalnie jestem człowiekiem z tego samego świata, co Nana Hoski. Możliwa, że są spokrewnieni. Więc czy Rudę z to alias? Opowiedzenie tej historii zajmie bardzo dużo czasu, ale różnią się od Nana-Hoskiego, to znaczy zanim się zorientowałem, odrodziłem się jako Rudę z na tym świecie i ja zastanów się, jak o tym mówić. Reinkarnacja? He. Byłem zaskoczony. Aby reinkarnacja wyszła z ust Nie, w pamiętniku było napisane coś o plemieniu smoków znającym metodę reinkarnacji. Nawet jeśli umrą, powrócą do życia za kilkadziesiąt lat. Dla nich reinkarnacja byłaby czymś ważnym. Prawdopodobnie jest to związane z twoim reinkarnowanym ciałem. Dlaczego się mnie nie boisz? Czy są inni ludzie, którzy się ciebie nie boją? Z wyjątkiem specjalnych wyjątków, tylko tych, którzy mają w sobie krew starożytnego plemienia smoków. Tak jak Perugiusz. Nie, pamiętam, że nawet Perugiusz był dość przestraszony. Albo nie jest to związane z klątwą. Oprócz klątwy istnieją jeszcze inne powody, by bać się innych ludzi. Druga klątwa, dotycząca klątwy bycia niewidzialnym z punktu widzenia ludzkiego Boga to nie jest klątwa. Więc to jest? Zapytany, Orstyt zamyślił się trochę. Zastanawiając się, spojrzał mi w oczy i powiedział: To sekretna technika, którą Bóg smoków w pierwszej generacji wymyślił dawno temu. Walcząc z ludzkim Bogiem, jest to technika pozwalająca zobaczyć los i jednocześnie pozwalająca odstąpić od prawa tego świata. Och! Ludzki Bóg również widzi przyszłości i posiada moc przewidywania. Nie widzi jednak tych, którzy odstąpili od prawa tego świata. Widzę. Nie wiedziałem, co to znaczy odstąpić od prawa tego świata, ale możliwość ucieczki przed wzrokiem ludzkiego Boga jest czymś fenomenalnym. Co to jest, moc widzenia losu? Zobaczmy, Orsted przybierał pozę, myśląc. To niemożliwe, żeby teraz o tym myślał? To poznanie szorstkiej historii ścieżki, którą jednostka powinna była obrać. Szorstka historia. To znaczy, że Orsted sama widzi przyszłość. Nie to, co widzę, to przeszłość, a nie przyszłość. Ten z góry przysądzony przez los. HM. W jakiś sposób było to dość filozoficzne. Trudno było to odróżnić od widzenia przyszłości. Na razie będę o tym myśleć jako o jeden stopień niższy niż przyszły wzrok ludzkiego boga. Nauczysz mnie tej techniki? Nie, lepiej tego nie robić. To znaczy, Stanie się niewidzialnym dla ludzkiego Boga jest bardzo atrakcyjną zaletą. Chciałem usłyszeć powód, dla którego go nie uczyłem. Otrzymanie tajemnej techniki wiąże się z efektami ubocznymi. To znaczy szybkość, z jaką magia się regeneruje, staje się niezwykle powolna. Mówiąc niesamowicie wolno, dokładnie o ile? Wyzdrowiałeś ze stanu wyczerpania w ciągu około 10 dni? Możesz myśleć o tym, że staje się on tysiąc razy wolniejszy. Tysiąc razy. To około 10 tysięcy dni. Około 30 lat. Więc nie mogę swobodnie używać magii. Rzadka możliwość pójścia na całość znaczy to, Rozumiem, jeśli nie możesz odzyskać magii, nie będziesz w stanie pójść na całość. Chociaż nie wiedziałem, jaką magiczną ilość ma Orsted, gdyby magia nie odzyskała siły w ciągu kilku lat, nie mógłby pójść na całość. Musi oszczędzać energię. Chociaż nie mogę nauczyć cię tajemnej techniki, jeśli będziesz pracować pod moim okiem, podobny efekt można uzyskać. Rzuciłem okiem na bransoletkę, którą nosiłem na lewej ręce. Najwyraźniej miało to efekt zagłuszania. Czy nie ma to żadnych skutków ubocznych? Gdybyście to wyprodukowali masowo, to już by było zrobione, gdyby to było możliwe, razem z złamaniem klątwy mojego ciała. Czy tak było? Raczej zużyłem znaczną ilość magii w naszej walce. Przez jakiś czas nie będę w stanie poważnie walczyć. Ech, serio? Ale czy to nie było bardziej jak natychmiastowe zabicie? Oparłem się twojej magii trzy razy, a nawet wyciągnąłem boski miecz. Rozsądna ilość magii została zużyta, powiedział gorzko Orsted. Z mojej perspektywy czułem, że zostałem pobity, nie będąc w stanie wiele zrobić, ale o dziwo była to dość wyrównana walka. Można więc powiedzieć, że dałem z siebie wszystko. Ufufu. Niewiele zostało z mojej magii. W ten sposób będziecie się poruszać, stając się moimi rękami i stopami. Tak. Dam z siebie wszystko. Pracuję za kwotę, którą odliczyłem. To jest właściwe. Więc z jakiego powodu Orsted sama walczy z ludzkim bogiem? To jest tak Orsted powiedział to z wahaniem, spoglądając w kierunku pojutra. Już wcześniej myślał o tym, co powiedzieć i często był w pozie myślącej. Zastanawiałem się, czy wypluwa kłamstwa. Nie, to nie mogło być. Może być tak, że chociaż można mi ufać, muszę jeszcze udowodnić, że jestem godzien zaufania. Na razie będę działać w oparciu o jego częściową prawdę, jednocześnie badając tendencję taka możliwość również istnieje. Ludzki Bóg jest ruiną mojego ojca. Ho! Zniszczenie ojca. Przyszłość mnie płynęła rządzą zemsty w wyniku roksy i Sylfy. Podczas gdy ja w teraźniejszości, która nikogo nie straciła, mogę powiedzieć, że z zemsty nic nie zrodzi w rzeczywistości z pamiętnika wynika jasno, że trawiony pragnieniem zemsty zmieniłem się w demona. A obalenie ludzkiego Boga jest najdroższym życzeniem starożytnego plemienia smoków. Jedynym powodem istnienia naszego smoczego Boga jest pokonanie ludzkiego Boga. To było to, co nazwałbyś, dla wielkiej sprawy. Czekaj, my? Ilu było smoczych bogów? Jestem setnym pokoleniem. Setka smoczych bogów studiowała, jak obalić ludzkiego boga. Widzę. Jednak ludzki bóg pokonał smoczych bogów słabszą krwią. Orsted spojrzał na mnie błyszczącymi oczami. W ten sposób mój ojciec, smoczy bóg pierwszej generacji, wysłał mnie w przyszłość za pomocą metody reinkarnacji. Orsted mimochodem tak powiedział. Musho kutensei. Tom 17 rozdział 2 wyjaśnienie. Tom 17 rozdział 2 wyjaśnienie część 1 zorganizujmy trochę. Najpierw Orsted. Pochodzi ze starożytnego plemienia smoków, które przybyło z niepamiętnej przeszłości do teraźniejszości za pomocą metody reinkarnacji. Jego ciało nosiło klątwę i starożytną technikę. Klątwa miała być unikana przez wszystkie żywe stworzenia na tym świecie. Starożytna technika sprawiała, że magia odzyskiwała się w wolnym tempie, ale w zamian możliwe było ucieczkę spod wzroku ludzkiego Boga, a także uzyskanie zdolności z grubsza widzenia przyszłości. Dlaczego taka klątwa została sprowadzona do teraźniejszości? Ponieważ było to spowodowane śmiercią Boga smoka pierwszej generacji z rąk Boga człowieka. Począwszy od drugiej generacji, celem istnienia wszystkich kolejnych smoczych bogów jest pokonanie ludzkiego boga, co było również najdroższym życzeniem starożytnego plemienia smoków. W ten sposób pisem pierwszego pokolenia smoczego boga, Orsted, próbował pokonać ludzkiego boga. Czy wszystko do tej pory jest w porządku? Ach, dokładnie. To wielka pomoc, że szybko to zrozumiesz. Dokładnie ile lat temu byłaś reinkarnowana? Zobaczmy około 2000 lat temu. 2000 lat wydaje się, że żył dość długo. Mimo, że wszystko wydawało się być spójne, to jednak ma się wrażenie, że coś jest nie na swoim miejscu. Hm, zastanawiam się, co to jest. Podobnie jak punkt o odzyskiwaniu magii. Wyglądało na to, że Orsted używał czegoś podobnego do pergiusa, magii przywołującej, które pochłania magię. Jeśli zaabsorbuje nim magię, czy to nie rozwiąże problemu z magią, nie? Gdyby mógł, już by to zrobił. Może nie być możliwe uzupełnienie pochłoniętej magii w jego ciele tą magią przywołania. Hm, a nienormalna wrogość. jaką Orsted żywi wobec Boga człowieka. chociaż zabicie ojca było wystarczającym powodem, wciąż istniało poczucie, że wrogość jest zbyt wielka. Przywiązanie Orsteda do ojca również wydawało się słabe. Z mojego punktu widzenia wydaje się, że żywisz wielką urazy do ludzkiego Boga, jaki jest tego powód? Czy jest ktoś, kto nie żywił urazy do tego śmiecia? To prawda. No cóż, Orsted chyba żył długo, z pewnością musiała być między nimi zła krew. Chociaż nie można go zobaczyć, nadal można dostarczać wiadomości. Ach, chociaż Orsted stał się taki, może to nie być związane z niezgodą między Bogiem Smokiem a Bogiem Człowiekiem pierwszego pokolenia. Nadal jest wiele rzeczy, których nie wiedziałem, ale osoba Orsted prawdopodobnie taka jest. Niezależnie od szczegółów, miał powód, by walczyć z ludzkim Bogiem. Wróg wroga jest sojusznikiem. Poza tym jest jeszcze wiele rzeczy do usłyszenia w innych sprawach. Część 2 odnośnie czynnika Laplacea. W naszej poprzedniej bitwie mówiono o tym, że posiadam czynnik Laplacea, co to znaczy, ile wiesz o Laplaceu, ten, który był odpowiedzialny za wojnę 400 lat temu i który zepchnął ludzkość w kąt. Również, że miał ogromną ilość magii i nie był w stanie użyć ducha walki. Był również niezwykle silny, ale ostatecznie został zapieczętowany przez Perugiusa sama i dwóch innych. I żeń spowodował upadek plemienia Supart. Słyszałem różne inne rzeczy, ale myślę, że to były główne punkty. Więc mniej więcej tyle? Również, że wkrótce ożyje. Czy słyszałeś, że metodą, której używa do ożywienia, jest metoda reinkarnacji plemienia smoków? EHM. Nie, wydaje mi się, że tego nie słyszałem, a nie, wydaje mi się, że ludzki Bóg wspomniał o czymś takim, a może było to coś innego. Pamięć jest nieco mętna, ale wciąż metoda reinkarnacji. Ty nie później dowiem się szczegółów o tym, o czym rozmawialiście z Bogiem człowiekiem i co on objawił? Tak. Ale teraz chodzi o La placę. Atmosfera w zrobiła się napięta, gdy nadeszła rozmowa na placeł. Zarówno Eris, jak i ja jesteśmy Miru i Ruierda. Laplace był wrogiem Ruygierda. Jego wróg był także naszym wrogiem. W ten sposób mogłem zrozumieć napięcie związane z istnieniem Laplacea. Ale podchodzę do tego na spokojnie. Rolą Eris jest wpadaniem w złość, moją jest zachowanie spokoju. Tożsamość demonicznego Boga Laplacea jest cieniem tego, czym kiedyś był demoniczny król Smoków Laplace. Orsted ujawnił to bez pretensjonalności. Smoczy król demonów? Tak, w przeszłości należał do plemienia Smoków. Laplace był królem Smoków demonów. Część plemienia Smoków. Ale on jest Bogiem Demonów? Demoniczny król smoków plece jest jedynym, który pozostał z pierwszej piątki smoczych wojowników. Pięć smoczych wojowników. Jeśli dobrze pamiętam, było to pięciu podwładnych smoczego boga, którzy w końcu wszyscy zbuntowali się przeciwko niemu. Ten facet uciekł z upadającego smoczego świata i przeniósł się do tego świata, aby wykonać pewną misję. Stał się bogiem smoków drugiej generacji. Od króla smoków, przez boga smoków, po boga demonów. Chwileczkę, to wszystko jest zagmatwane. Czuję, jakby moja głowa pękała. Badał metody i techniki obalenia ludzkiego boga. Nauczył tych, którzy nazywali siebie smoczymi bogami, technik, który rozwijał przez długi czas. Wszystko po to, by przekazać moc mnie, który przyszedłem do przyszłości, mnie, który posiadałem największą siłę wśród plemienia smoków. Nazywanie siebie najsilniejszym. Jednakże Laplace rozpoczął wojnę światową rasę ludzi i demonów i walczył przeciwko walczącemu bogu, który był apostołem boga człowieka i miał duszę podzieloną na dwie połowy. Czułem się, jakbym gdzieś już słyszał tę historię. Opowieść o tym, jak złoty rycerz Aldebran walczył z wielką cesarzową demonów. Według Kishiriki, istniała opowieść o tym, jak Smoczy póki Walczący Bóg walczyli ze sobą. Więc Smoczym Bogiem był Leplace, a Walczącym Bogiem był Aldebran. Więc Leplace walczył po stronie demonów. Leplace, który został podzielony na dwie części, stracił pamięć i stał się dwoma, nienawidzącymi ludzi Bogiem Demonów i Bogiem Techniki, których celem było obalenie Boga. W ten sposób pojawił się Bóg Demon, a także Bóg Techniki. Chociaż Bóg Techniki rzeczywiście zajmował pierwsze miejsce wśród siedmiu wielkich potęgach. To znaczy, że Bóg Techniki był także M. Rzeczywiście. Jakoś czułem, że właśnie usłyszałem niewiarygodną historię. Zastanawiam się, czy dobrze zrobiłam, że usłyszałam tę historię. Było za dużo informacji, zrobiło się niejasno. Orsted był synem pierwszego pokolenia Smoczego Boga, a Laplace był drugim pokoleniem. Ach. Innymi słowy jest tak. Po pierwsze, Bóg Smoka pierwszej generacji wysłał Orsteda w przyszłość, aby obalić ludzkiego Boga. Laplace był jednym z pięciu smoczych wojowników i walczył z pierwszym pokoleniem Smoczego Boga i być może zdał sobie sprawę, że ludzki Bóg nim manipulował, po czym ponownie stał się jego podwładnym. Pierwsza generacja Dragon God zmarła, podczas gdy Laplace przeżył. Aby uczyć technik Orsted, Laplace podróżował po całym świecie, aby je studiować, jednocześnie ucząc ich poprzednich smoczych bogów. Ludzki Bóg użył walczącego Boga, aby ingerować. Laplace został niefortunnie rozdarty na dwie części i stracił pamięć, choć nie wiedziałem, czy celowo to przeżył. Coś takiego, nie ma pewności, czy jest poprawna. Zastanawiam się, czy moja głowa zawsze była tak złe. PF. Patrząc z boku na Eris, jej usta zrobiły się i przybrały sfrustrowany wyraz twarzy. Wydawało się, że nic nie rozumie. Świetnie, było trochę komfortu Wyjaśnienie Orsteda było kontynuowane Bóg demonów Laplace stracił moc smoków Pamiętał tylko ogromną ilość magicznej wiedzy i to, że zdecydowanie musi zabić człowieka W tym celu zebrał rasę demonów, aby wytępić rasę ludzką Bóg techniki Laplace, który stracił moc magii Pamiętał tylko ogromną ilość techniki i to, że zdecydowanie musieli ich uczyć i przekazać je komuś W ten sposób Bóg techniki stworzył ranking siedmiu wielkich potęg i poświęcił się studiowaniu tych technik Technika Bóg stworzył ranking siedmiu wielkich potęg Wydawało mi się, że już to słyszałem. W końcu zajmuje pierwsze miejsce. Ach, ale wojna światowa rasy ludzi i demonów była 2000 lat temu. Skąd Orsted sama wiedział o tych faktach? Jeśli przybyłaś 2000 lat temu, wojna światowa rasy ludzi i demonów powinna już się zakończyć. Do tego czasu Leplace już stracił pamięć. Jeśli tak, to nie powinno być nikogo, kto powinien o tym wiedzieć. Czytałem o Leplaceu w ruinach starożytnego plemienia smoków. Och, rozumiem. Więc zanim stracił pamięć, zostawił już o nich zapis. Dość ironiczne, że Leplace, który stracił pamięć, nie mógł ich znaleźć. A teraz prześledźmy trochę przebieg rozmowy: o tym, dlaczego posiadasz magię. Tak. Pierwsza generacja smoczego Boga wynalazła metodę reinkarnacji. Wysłanie własnej duszy w przyszłość, przejęcie ciała innej istoty i ostateczne odrodzenie. Metoda reinkarnacji. Przejęcie ciała innej istoty czekaj, nie daj się zwieść. Jednak oryginalnie ciało i dusza są jednym. Przywiązujesz się do obcego ciała, ale jeśli pojawią się oznaki odrzucenia, przebudzenia się nie powiedzie. W ten sposób Bóg smok pierwszego pokolenia wpadł na pomysł, aby umieścić swój czynnik w wielu ludziach, a kiedy będą mieli dzieci, ich ciała będą nieco zmienione. Próbował stworzyć naczynie, które pasowałoby do mojej duszy, dostosowując całe ciało ludzi przez setki, tysiące pokoleń. Reinkarnacja nastąpi, gdy przystosowane ciało posiadające czynnik idealnie pasuje do duszy, przejmując ciało duszy, w której pierwotnie miała się znajdować i narodzić się, udając, że nią jest. Wielu ze starożytnego plemienia smoków zostało reinkarnowanych do teraźniejszości przy użyciu tej metody reinkarnacji. Jednym z nich jest frugiusz. Ponadto nie pamięta swojego poprzedniego życia, ponieważ reinkarnował się z niejasnymi wspomnieniami z dzieciństwa, przejmując ciało duszy, w której pierwotnie miała się znajdować, i stając się tą osobą. Słysząc te słowa, spojrzałem na swoje ręce. Jestem też reinkarnacją. Zastanawiam się, czy okradłem osobę znaną jako rudę z grę z życia. Hej, słuchasz. Ach tak, ja jestem. Zanim się spostrzegłem, wpatrywałem się w twarz Orsteda. Przez chwilę patrzył mi w twarz, a potem wypuścił powietrze. Wracając do tematu. Chociaż demoniczny pukla już postradał zmysły, zdawał się pamiętać o metodzie reinkarnacji lub być może zachowały się o niej jakieś zapisy. Pokonany przez Pergiusza rozdał swój czynnik, zanim jego ciało zostało zapieczętowane i wysłał własną duszę w przyszłość. Obecnie powoli zaczęli pojawiać się ci, którzy mają cechy podobne do jego i posiadają czynnik la placea. Posiadanie zdolności do magii i posiadanie dużej ilości magii, zielone włosy i urodzenia się z demonicznymi oczami. Zdolność do magii i posiadanie dużej ilości magii. Zielone włosy. Z wyjątkiem demonicznego oka przychodzi mi na myśl pewna osoba. Może Sylfe? Ach, Sylfiet jest jedną z nich. Chociaż z jakiegoś powodu jej włosy stały się białe. Ale ona nie jest samym Leplacem, prawda? Oczywiście, że nie może stać się kobietą. Poczułem lekko ulgę. Jednak myśląc o tym, najbardziej podejrzaną osobą nie jest Sylfy. Potem ja. Prawdopodobnie jesteś taki sam. Ciało, które może pomieścić tak wielką ilość magii, zazwyczaj się nie rodzi. Myślałem, że udało mi się zwiększyć ilość mojej magii dzięki własnym wysiłkom. Oczywiście. Dzieje się tak tylko dlatego, że twoje ciało ma cechy pozwalające na przechowywanie tak wielkiej ilości magii. Gdybyś nie tenował swojej magii od dzieciństwa, miałbyś niewiele więcej niż zwykły człowiek. Może mniej więcej tak samo jak Sylfiette. Ta ogromna ilość magii jest krystalizacją twojego wysiłku. Możesz być z siebie dumny. Jakoś zostałem pochwalony. Zastanawiam się, czy dobrze było być dumnym. Ehm, więc nie jestem samym Leplacem, prawda? Nie. Czas do odrodzenia się Laplace'a jest nieco dalej w przyszłości. Widzę. Trochę mi ulżyło, gdy usłyszałem, że nie jestem samym Leplacem. Cieszę się również, że wiem o pochodzeniu mojej magii. Chociaż trochę mi było szkoda Rujerda, bo to była siła Laplace'a. Jednak władza to władza. Od siebie zależy, jak wykorzysta władzę. Ale nie o to się martwiłem. Orsted patrzył na mnie przez chwilę, ale westchnął i powiedział: Możesz się zrelaksować. Chociaż ty też jesteś reinkarnacją, o ile pamiętam, osoba znana jako Rudę z Grewrap nie istnieje. To jest, fakt, że masz czynnik leplacea oznacza, że zanim się urodziłeś, posiadałaś zdolności do magii i dużą ilość magii. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby dusza nie mogła znieść takiej ilości magii w twoim ciele. Niemożność zniesienia tego oznacza, oznacza to, że pierwotnie prawdopodobnie urodziło się martwe. Następnie weszliście do środka. Marcał urodzony. Widzę: wtedy jest dobrze. Fakt, że nie zabiłem P. Rudeus jest dobry. Nie chciałam myśleć, że pozbawiłam go tak wspaniałego, szczęśliwego życia. Dobrze, że nie stało się to smutną historią, gdy pierwsze dziecko Paula i Zenit nie żyje. Dlatego jest dobrze. W porządku. Zmieńmy to. Jestem dzieckiem Paula i Zenita, Rudeus. Jedyny w swoim rodzaju Rudeus Greyrat. Z takim nastawieniem przejdźmy do następnego pytania. Część 3 odnośnie katastrofy many słyszałem, że katastrofa Many była wynikiem wezwania na Nachoskiego, ale czy mogę usłyszeć szczegółowe informacje? Wciąż jest wiele rzeczy, które są nieznanym w związku z tym incydentem. Coś takiego zdarzyło się po raz pierwszy. Jako reinkarnacja byłem w tym miejscu. Dlatego myślę, że istnieje możliwość, że to ja spowodowałem ten incydent? Byłeś? Mówiąc to, Eris dotknęła obszaru wokół mojego uda. Kiedy na nią spojrzałem, słabo kręciła głową. Aby się uspokoić, poruszyłem ręką i dotknąłem pośladków Eris. Miękkie, ale dobrze zbudowane pośladki były bardzo atrakcyjne i jach, Boli, 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 nie można wykluczyć takiej możliwości. Nanachoski, ty, ten incydent, wszystkie były incydentami bez precedensu. Myślałem, że ciało wokół uda zostanie zerwane. Eris spojrzała na mnie z poważną miną, mówiąc, czy to nie miał być poważny temat. Cieszyłem się, że stała się dzieckiem, które potrafi odczytywać atmosferę. W każdym razie wyglądało na to, że nie miał informacji o katastrofie many. Mimo że Nanachowski postawił dziwną hipotezę, cóż, myślę, że jest w porządku. Cześć cztery, odnośnie rzeczy od teraz na razie wystarczyły te pytania. Jeśli usłyszę za dużo, mam wrażenie, że pęknie mi głowa. W rzeczywistości moja głowa była już na skraju rozdarcia. Najpierw udało mi się uzyskać informację o przyszłości. Czy tak? Ehm, proszę, spójrz. Powiedziawszy to, przekazałem Orstedowi pamiętnik przyszłości. Orsted otworzył dziennik i przeczytał kilka stron. I, marszcząc brwi, spojrzał w górę. To zajmie trochę czasu. Postacie są zbyt chaotyczne. Nie mam nic przeciwko. Zastanawiam się, czy moje pisanie naprawdę było takie niechlujne. Powiedział mi to również na Nechoshi. Cóż, to pamiętnik, nawet jeśli jest bałagan, nic na to nie poradza. Ale bądźmy ostrożni, pokazując innym moje teksty. Ach, racja. Zanim przejdziemy dalej, czy mogę najpierw coś potwierdzić? Co to jest? Zastanawiam się, czy dobrze było to zapytać. Czułem, że ponieważ Orsted był o wiele bardziej życzliwy, niż się spodziewałem, przesuwałem granice. Ja? Nie, ja nie musisz być taki formalny. Ja od teraz zostanę pod władny sam sama. Powiedziawszy to, czy to jest do zaakceptowania? Ach, ale tylko tak długo, jak zamierzasz więc jest to raczej trudny temat do rozmowy. Spojrzałem na Aris, powiedziałem: Chodzi o warunki zatrudnienia? Warunki zatrudnienia? Tak. Mam żony i dzieci, chciałbym regularnie mieć dni odpoczynku, czas na spotkania z rodziną, jeśli to możliwe, myślę, że byłbym bardzo wdzięczny. Tak. Odpoczynek jest bardzo ważny. Każdy człowiek potrzebuje odpoczynku. Jestem oczywiście kimś, kto włoży cały swój wysiłek w pracę, kiedy już się na nią zdecyduje. Ale nadal, właśnie po co pracuje, czy nie trzeba sobie regularnie przypominać, aby zobaczyć rozwój lucy. Powiedzieć Aishe i Norn, żeby się uczyły, dyrektować się potrawami Lili, wygrzewać się na słońcu z mamą, robić erotyczne rzeczy z Sylfy, robić erotyczne rzeczy z Roxy, robić erotyczne rzeczy z Eris. Prawidłowe. To zależy od ciebie, Rudyu z Ach, czy tak jest? Jak można się było spodziewać? Nie było dobrze? Huch. Przykro mi, Lucy. tatuś będzie pracował z dala od domu, dopóki nie pokonam ludzkiego boga, nie uratuję świata i nie wrócę, dorosnę zdrowy i nie będę dobrym dzieckiem. Ale ja jestem inny niż Atowa. Nie sądzę, żebym mógł oddzielić od nich ciebie, który ryzykował życiem, próbując chronić swoją rodzinę. Zabrać cię na tyle lat, przynajmniej teraz nie mam takich zamiarów. Ach, czy tak jest? Słysząc to, mogę poczuć ulgę. Wygląda na to, że otrzymam odpoczynek. Uff, cieszę się. Trudno byłoby oddzielić się od wszystkich. Nawet mówiąc, że absolutnie muszę ich chronić, chcę być razem z nimi. Czy jest coś jeszcze, czego potrzebujesz? Oczy Orsteda płonęły. Zastanawiam się, czy dobrze byłoby zapytać. Mam nadzieję, że nie będzie zły. Nie, nie, nie jest dobrze prosić o coś takiego później. Jeśli nie mamy umowy, musimy być stanowczy i najpierw zdecydować, czy naprawdę mogę coś żądać. Zamierzam zrobić to tak wygodnie, jak to tylko możliwe. Mówisz poważnie. Czy w takim razie można przeforsować linię i żądać wynagrodzenia? To nie powinno być złe. Innymi słowy, pieniądze oznaczały odpowiedzialność. Płacenie pieniędzy oznacza odpowiedzialność. Otrzymywanie pieniędzy oznacza wzięcie odpowiedzialności. Praca, która nie wiąże się z pieniędzmi, stanie się pracą nieodpowiedzialną. Tak przynajmniej czytałem w manze. Od teraz ja będę przejmować odpowiedzialność od Orsteda. Można powiedzieć, że uzyskanie pieniędzy od Orsted było formą dowodu. EHM, to znaczy jak mnie nie będzie w domu, to będzie o jedną osobę mniej, pracującą na utrzymanie rodziny. Chociaż nie można powiedzieć, że zarabiam dużo wcześniej na walkę z Orstedem sama, to znaczy sporo zostało zużyte. Nawet rezerwy choć trochę jeszcze zostało, to można powiedzieć, że dno widać. Tak więc, jeśli nie pracuję, obiad będzie miał jedno danie mniej. I wciąż mamy młodę w trakcie zrywu wzrostu. Innymi słowy, chodzi o pieniądze. Mówiąc to w prostych słowach, to jest to? Hehe. Podczas gdy ja zaśmiałem się zawstydzony, wulgarny, Orstat wyjął coś z kieszeni. Był to sztylet dwóch wspaniale zdobionej pochwie. Nie, krótki miecz. Położono go na stole. To jeden z 48 demonicznych mieczy, wykonanych z kości króla Ryło przez rzemieślnika z Królestwa Demonów, Juliana Jalisco. To demoniczny miecz i wybitny. Jeśli go sprzedasz, prawdopodobnie otrzymasz około 100 tysięcy złotych monetasury. Będzie to twój aktualny budżet. Och, tak, 100 tysięcy złotych monetasury. W tej walucie jedna złota moneta Asura jest warta około 100 tysięcy jenów EHM, EHM. Czyli równowartość 10 b miliardów jenów. Czy to nie jest kwota, która pozwala bawić się całym życiem? Może wystarczyć na zbudowanie zamku. Więc to nie wystarczy? N, nie, jak to możliwe? To jest zły. Ten facet, dał mi taki drogi przedmiot, dokładnie do czego mnie zmusi. Ach, walczyć z ludzkim bogiem. Ale stało się to trochę bardziej przerażające. Ale nawet jeśli mówi, że to mój obecny budżet, kto zapłaciłby tyle pieniędzy za jeden miecz? Rodzina królewska Asury? Czy mam zamiar wycisnąć do sucha jednego z braci? Ariela? B., ale wydaje mi się, że byłoby niezwykle trudno zamienić to w pieniądze. HM, rozumiem. To prawda. Więc, czy coś takiego jest lepsze? Mówiąc to, Orsted wyjął skórzaną torbę. Został postawiony niedbale na stole i wydawał dźwięk, jakby kamienie ocierały się o siebie. Wyciągnęłam ręce w stronę skórzanej torby, żeby zobaczyć, co jest w środku. W środku znajdowały się kolorowe i przezroczyste kamienie. Były niebieskie, czerwone, zielone, żółte, czarne i białe. To są klejnoty. To magiczne kamienie. Mogą być małe, ale wybrałem te barwione na kolor. Jeśli sprzedasz je w gildii magów, staną się dużą sumą pieniędzy. Kolorowe magiczne kamienie. I tak dużo ich w przeciwieństwie do demonicznego miecza. Nie zbudujesz zamku, ale wystarczy się bawić przez 10 lat. Zastanawiam się, czy to w porządku otrzymywać coś takiego. Zastanawiając się, zerknąłem na twarz Orsteda. Czy nadal potrzebujesz więcej? Czy będzie więcej? Nie, ale otrzymywanie więcej. Byłoby trochę przerażające. Nie na razie to wystarczy. Magiczne kamienie i krótki miecz zostały schowane do kieszeni podczas odpowiadania. W jakiś sposób czułem się, jakbym dostawał niebezpieczne przedmioty, swej działu. Myślę, że każe Eris wziąć krótki miecz, w takim razie przeczytam ten pamiętnik, ale co zrobisz? Zobaczmy. Poczekam. To zajmie dzień. A w takim razie co robić? Dzisiaj jest jeszcze wcześniej, czy lepiej kontynuować tę historię? Nie, jeśli uważasz, że ten pamiętnik jest ważny, lepiej najpierw go przeczytaj. Chociaż trudno powiedzieć, czy to było ważne, czy nie. Po prostu poczułem, że lepiej przeczytać ją chociaż raz. Orstep może z grubsza widzieć przyszłość. Tak więc, jeśli zajrzał do mojego pamiętnika, może dojść do pewnego rodzaju realizacji. W takim razie przyjdę ponownie jutro w to miejsce. Ach, zamierzasz tu spać? Ach, rozumiem. Żegnając się, wyszedłem z chaty i wróciłem do domu. Część pięć dwu drodzy do domu. Wieczorem Eris szła o krok do przodu. W jakiś sposób usłyszałem o wielu trudnych do zrozumienia tematach. Moja głowa była ciężka. Moja zmęczona głowa patrzyła tylko na niesamowite pośladki przede mną. Tyłek Eris był niesamowity. Istniała idealna harmonia między mięśniami a tłuszczem. Dało to niesamowite uczucie co może wyjść. Wyjdzie. Byłoby to, co było znane jako seksapil. Eris idealnie prezentowała się w majtkach w miejscu, gdzie pojawiała się linia pośladków. To była bardzo imponująca linia. Można było zrozumieć, że zaraz wybuchnie. Czy to getry, czy legginsy? Hm, z jakiej dokładnie skóry wykonano ten materiał? Chyba nie widziałem tak dziwnego zwierzęcia. Nie, ta elastyczność może pochodzić od tkaniny. Czułem, że jeśli go dotknę, zrozumiem. Zgadza się, powinienem go po prostu dotknąć. Jeśli go dotknę, rozwikłam jedną z tajemnic świata w zamian za chwilowy ból. W porządku. Eris mogłaby użyć miecza światła, ja też pokażę, że potrafię użyć dotyku światła. Rudeus. Nagle Eris się odwróciła. Pośpiesznie podnoszę twarz. Rudeus to Rudeus, prawda? Jak zwykle twarz Eris miała kształt postaci. W jakiś sposób rozumiała całą rozmowę o reinkarnacji. Ach. Jestem sobą. Wydaje mi się, że mam czynnik Leplacea, ale nie jestem kimś zupełnie innym. Więc od teraz nic się nie zmieni? Taki jest zamiar. Tylko coś, co nie było znane, stało się jasne, nic się nie zmieni. Oświadczyłem bez wymówek i przeprosin. Wydaje się, że Eris nadąża za wcześniejszymi tematami. Ciekawe, czy to zrozumiała. Dla Orsteda reinkarnacja wydawała się codziennością, podczas gdy ja, która w poprzednim życiu czytałam z Fiction, jakoś byłam w stanie to zrozumieć. Ale zastanawiam się, czy ktoś bez wcześniejszej wiedzy byłby w stanie nadążyć za tematami właśnie teraz. Nie, nawet Eris ma mieć około 20 lat. To nie jest wiek, w którym nigdy nie trzeba myśleć. Moim samolubnym życzeniem jest, aby Eris na zawsze pozostała idiotką. Fajnie. W sytuacji, gdy nie wiedziałam, czy Eris to zrozumiała, czy nie, powiedziała. Chcesz zachować to w tajemnicy przed Sylphem i Rokasy? Jeśli to możliwe, ale jeśli chcesz to ujawnić, powiem to. Jak odpowiedziałem, Eris przebiegła dwa, trzy kroki i zatrzymała się. Zachód słońca był tuż za nią. Jej piękne proporcje były rzucane w cień przez światło za nią. Kiedy jej rude włosy wygrzewały się w zachodzącym słońcu, lśniły jak rubiny. Nawet przy tylnym oświetleniu jej dobrze zarysowane rysy twarzy i ostry błysk w oczach dawały silne poczucie obecności. Jak pięknie. W takim razie przejdźmy się, trzymając się za ręce. Eris wyciągnęła rękę. W milczeniu wzięła ją za rękę. W przeciwieństwie do jej pięknego wyglądu był odciskiem miecza i była nieco bardziej szorstka, co było dużą różnicą w porównaniu do Sylphy i Roxy. Błon, która owinęła się wokół mojej, była ciepła i silna. Chwyciłem go mocno w zamian i zacząłem iść. Iść ramię w ramię z Eris po tak długim czasie, z jakiegoś powodu mnie uszczęśliwiła. Musho Kutensei. Tom 17 rozdział 3 w stronę pierwszej misji. Tom 17 rozdział 3 ku pierwszej misji część 1 następny dzień. Po raz drugi udałem się w stronę domu Orsteda. Dziś poszedłem sam. Poprosiłem Eris, żeby pilnowała domu. W tej chwili jest strażnikiem. Jeśli pojawi się podejrzany facet, ma pomóc jej i odesłać ich. Dzięki temu bezpieczeństwo mojego domu jest idealne. Kazałem jej chronić dom, przynajmniej do czasu przywołania magicznej bestii strażnika. Skoro pojawiła się Eris, dobrze byłoby zabrać ze sobą Sylfej i Oksy, ale z powodu klątwy Orstyda najprawdopodobniej staną się wobec niego wrogie. W końcu samotna wyprawa była lepsza. Część dwa na zewnątrz chaty Zenoba nie żył, opierając się o prawie metrową metalową masę, leżał twarzą do ziemi. Nie ma mowy. Szybko podbiegłam do niego, położyłam mu rękę na ramieniu i potrząsnęłam. Mówisz poważnie? Hej? Zanoba, hej. Puls zbił. Uczeń poruszał się. Oddech. był tam. Temperatura ciała była wysoka. Wygląda na to, że jeszcze żył. Byłem zbyt pochopny. Nie był martwy. Po prostu spał. Ha, byłem zakłopotany, jezu. Prawie się rozpłakałem. Dlaczego ten facet spał w takim miejscu? Powinien po prostu spać po królewsku na miękkim łóżku, jest już w podeszłym wieku. Kiedy mi ulżyło, Orstat wyszedł z chaty. Przyszedłeś, rudeł się. Ach, tak, przybyłem. Poruszył oczami i spojrzał na zanobej i na mnie. Ostatniej nocy zanoba żelona nagle przyszła i przyniosła to ze sobą. To. Zbroja, której użyłeś? Ach, przy bliższym przyjrzeniu się, czy ten wrak nie był magiczną zbroją? Nie można było go rozpoznać na pierwszy rzut oka, ponieważ był podzielony na części. Pomyśl o tym, kiedy oddałem raport, mówiąc, że powinni go zostawić w spokoju, ponieważ był zepsuty. Powiedziałem również, że wkrótce po niego wrócę. Więc walczyliście, kiedy się spotkaliście? Ach, z pewnością Zenoba nigdy nie wyobrażał sobie, że wpadnie na Orsteda w tym miejscu. Może lepiej byłoby powiedzieć mu o tym wczoraj No cóż, nie widać żadnych zewnętrznych ran Wygląda na to, że Orsted potraktował go godnie W końcu nie mógł go wziąć z powodu klątwy Więc powiedział, że zostawi go tobie i doczołgał się tam Na pewno jesteś bardzo ceniony Zanoba Bez zastanowienia pobiegłem w stronę Zanoby i zacząłem używać magii leczniczej Ponieważ nie było razu zewnętrznego Najprawdopodobniej nie było sensu go używać Ale przynajmniej chciałem, żeby miał spokojny sen A raczej, kiedy tu upadł, wylądował na głowie Orsted nie zna litości Wtedy znowu otworzy oczy, prawda? Uśpiłem go magią hipnozy, która jest przekazywana w plemieniu Nuka. Obudzi się za kilka godzin. Widzę. Z magią hipnozy. Ciekawe co to za magia. Czy możesz swobodnie manipulować nim swoim przeciwnikiem? Na przykład, gdybym wydał Sylfy rozkaz poodwiń spódnicę, czy zrobiłaby dokładnie to, co mi kazano? Nie, nawet gdyby nie użyto hipnozy, zrobiłaby to. Z drugiej strony, aby złożyć to zamówienie, Sylfy musi najpierw założyć spódnicę. Mini spódniczka byłaby świetna. Spódniczka mini taka jak te, które noszą wróżki, z pewnością pasowałaby do Sylfy. Chociaż w tym kraju nie sprzedają czegoś takiego jak mini spódniczka. Ale cóż, gdybyś mógł swobodnie manipulować innymi, Orsted używałby tego częściej. Wygląda na to, że najlepsze, co mógł zrobić, to usypiać innych. Wejdźmy do środka i kontynuujmy wczorajszą rozmowę. Po tych słowach Orsted natychmiast wszedł do środka. Po założeniu kurtki na Zenobę i stworzeniu za pomocą magii dachu, wszedłem do środka. W drodze powrotnej zaprowadzę go do ginger. Część czy w takim razie może to być nagłe, ale przejdźmy do głównego tematu. Słysząc słowa Orsteda, usiadłem przy stole. Orstad wyjął dziennik z kieszeni na piersi i położył go na stole. To był dość interesujący pamiętnik, chociaż interesuje się magią podróży w czasie, ale ponieważ nie możemy jej odtworzyć, na razie zostawmy ją w spokoju. Tak, chociaż nadal jest kilka rzeczy, o które należy się martwić, zanim zaczniemy mówić o zawartości pamiętnika. Najpierw opowiedz mi o rozmowach, które odbyły się do tej pory między tobą a ludzkim Bogiem. Każe ci wszystko wypluć. Z przyjemnością. Wtedy przypomniałem sobie i wyrecytowałem wszystko, od kiedy po raz pierwszy spotkałem ludzkiego Boga i wszystko później. Do tej pory spotykałem się z ludzkim bogiem bezpośrednio po teleportacji. W mieście Ricaris, W porcie Wind, W porcie wschodnim. Bezpośrednio po tym, jak prawie został zabity przez Orsteda. Przed zapisaniem się na magiczny uniwersytet. Tuż przed moim wyjazdem na kontynent Begarit. Tuż przed tym, jak ja przybyłem z przyszłości. Zaraz po tym, jak ja przybyłem z przyszłości. Podczas przygotowań do walki z Orstedem. Te dziesięć razy. Wszedłem w szczegóły w każdym z nich. Jak również wynik, dokładnie co, i jak się stało. Tuż po teleportacji. Powiedziano mi, żeby polegać na Ruijierdzie. W rezultacie stajemy się poszukiwaczami przykód. W mieście Rikaris. Powiedzenie. Aby zaakceptować prośbę o poszukiwanie zwierzaka. W rezultacie spotkaliśmy się z Jarilem i Weskelem, ale ostatecznie zostaliśmy wypędzeni z miasta. W porcie Wind. Aby przejść do bocznej uliczki, trzymając jedzenie. W rezultacie spotkałem wielką cesarzową demonów i zyskałem oko demona. W porcie wschodnim. Pokazano przepowiednie i kazano iść do Shirona. W rezultacie poznałem Zenobę i uratowałem Lilieja i Ischa. Bezpośrednio po tym, jak prawie został zabity przez Orsteda. Poradnie otrzymałem. Przed zapisaniem się na magiczny uniwersytet. Powiedziano mu, aby poszedł na magiczny uniwersytet i zbadał katastrofę Mana. W rezultacie ponownie spotkałem się z Sylfy i poślubiłem ją. Tuż przed moim wyjazdem na kontynent Vegarito. Powiedziano mi, żeby nie jechać na kontynent Begaritto. W wyniku pójścia wbrew jego radom, Paul zmarł, Zenit stał się niepełnosprawny, a ja poślubiłem Roksy. Ludzki Bóg powiedział, że gdybym nie pojechał, Paul by przeżył. Tuż przed tym, jak ja przybyłem z przyszłości. Kazano zejść do piwnicy. W chwili, gdy próbowałem iść, przyszedł ja z przyszłości i powiedział mi, co by się stało. Szczur na pewno był w środku. Zaraz po tym, jak ja przybyłem z przyszłości, pojawił się z niezadowoloną miną i kazał mi zabić Orsteda. Tak też uczyniłem i rozpocząłem przygotowania do zabicia Orsteda. Podczas przygotowania, mówił swobodnie o zbroi. W rezultacie zakończenie zostało przyspieszone. Orsted w milczeniu słuchał opowieści. Nie dodając nic do rozmowy ani nie zadając pytań. Po prostu cicho słuchał. To wszystko. Zrozumiałeś coś? Orsted skinął głową, gdy został zapytany. Ach, dokładnie zrozumiałem, jak cię wykorzystał. Och, więc to był fakt. Zgodnie z oczekiwaniami był to obszar specjalizacji Orsteda. Użył cię, by zmienić historię. HM, historia. Pierwotnie zdeterminowana przez los historia nie miała się zmienić. Czy to dlatego, że mój los jest silny? Tak. Wygląda na to, że moja moc przeznaczenia może zmienić historię. Ale jeśli Orsted sama zamierzał to zmienić, to by się zmieniło, prawda? Ach. Kiwając głową, postukał w leżący na stole pamiętnik. Ale nie rozumiem powodu, dla którego ludzki Bóg zmienił historię do tego stopnia. Czy powodem nie jest zapobieżenie własnej śmierci? Nie wiesz ślepo jego słowa. O tak. Cóż, istniała możliwość bycia okłamanym. W każdym razie, zrozumiałem jedną rzecz. Co by to było? Fakt, że po zmianie historii w ten sposób, w końcu czeka go pomyśl na przyszłość. Widzę. Za jednym uderzeniem, powiedział Orsted. W ten sposób sprawię, że zmienisz historię na przyszłość, która będzie dla mnie korzystna. Więc nie chodzi o to, by przywrócić go na pierwotną ścieżkę. To ma sens. To, co się nie wydarzyło, nie jest częścią historii. Historia jest tym, co tworzysz. To dość żmudny sposób. Już się przygotowuję i ruszam, myśląc o tym, co będzie za sto lat. To, co się wydarzyło i co się stanie, wszystko jest przygotowaniem strategicznym. Z powodu jego i ciebie wszystko się wypaczyło za sto lat. Wygląda na to, że zaczął się przygotowywać dawno temu, aby teraz zmiana jego strategii wydawała się nieopłacalna. Tylko dla potwierdzenia, wygląda na to, że nie możemy udać się do miejsca, gdzie jest ludzki Bóg i razem go pobić, prawda? Dopóki nie zbierzemy ukrytych skarbów, nie możemy dotrzeć do ludzkiego boga I nie możemy ich teraz zebrać Można zebrać cztery, ale ostatni jest w posiadaniu La Placea Odrodzenie La Placea nastąpi za około 80 lat Odzyskam ukryty skarb Uważaj, aby nie działać w sposób samolubny Samolubny czy nie To nie tak, że wiedziałem, gdzie znajdują się te ukryte skarby Chociaż w dzienniku napisano, że był w posiadaniu pięciu przywódców smoków Ale jedyne miejsce, które znałem, to dom Pergiusza HM Ale czy plan nie jest zagrożony przez fakt, że szalony smoczy król chaos nie żyje? Słyszałem, że szalony smoczy król chaos odszedł, czy nadal wszystko w porządku? Część chaosu została już zebrana. Rozumiem, więc przygotowania zostały już zakończone. Ale pan, aby zmienić przyszłość, mógł już zostać przepowiedziany przez ludzkiego boga. HM. Czy nie ma też możliwości, że poruszając się w ten sposób, wykopiemy sobie własny grób? Żadnego. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że oprócz silnej wizji przyszłości posiada cechy, którym bezwarunkowo ufają żywe istoty na tym świecie, z drugiej strony nie radzi sobie dobrze z nieregularnymi. Czy tak jest? Zastanawiam się, czy ludzki Bóg też posiada klątwę, ale nie, nie byłoby zaufania. W końcu mu nie ufałem. Z drugiej strony klątwa Orsteda na mnie nie działa. W ten sposób przekleństwo ludzkiego Boga również nie zadziałałoby na mnie. Miałem wrażenie, że Bóg człowiek walczy ze mną w rozmowach. Ale myśląc wstecz, na początku wydawało mi się, że bardzo ufam jego zwowom. Można więc powiedzieć, że klątwa nie do końca zadziałała? Więc istniała też możliwość, że pewnego dnia zacznę się bać Orsted? Nie, informacje Orsteda mogą nie być do końca prawdziwa. Fakt, że cieszy się on bezwarunkowym zaufaniem przez wszystkie żywe istoty, istnieje możliwość, że można to wykluczyć. W końcu nie miałem pojęcia, co było poprawne, a co nie. Nieoczekiwanie, że klątwy mnie nie dotyczą może być tylko w połowie prawdą. Na początku byłem dość przestraszony Orsted. Z drugiej strony, po drodze zacząłem coraz bardziej ufać ludzkiemu Bogu. Aha, nie wiedziałem o tym. Odłóżmy to na bok. Nawet jeśli patrzysz w przyszłość możesz nie wygrać. Mogę. Orsted tak zadeklarował. On nie jest wszechmocny, to tylko kolejny krok. Te słowa nie były skierowane do mnie. Wyglądało to tak, jakby Orsted przekonywał samego siebie. Orsted zamierzał wygrać. Nawet gdybym był gorszy w połowie, to ostatecznie wygram. Można było wyczuć taki zapał. Jak niezawodny. Na razie zmienimy najnowszą historię. Najnowsza? Zgadza się. Kontynuując, Orsted powiedział to. Aby zamienić drugą księżniczkę królestwa Asura, Arielanę moja w królową królestwa Asura. Och, jeśli będzie trzeba, będziemy nią manipulować jak marionetką. Och, jak marionetka. Jak to powiedzieć? Były to słowa, którym wywołały złe przeczucia. Zastanawiam się, czy tą arielką sama można tak łatwo manipulować. Chociaż powiedziałem, jak marionetka, to nie jest taka przesada. Wystarczy, jeśli w przyszłości pojawią się powiązania z królestwem Masura. Widzę. Mówiąc o związkach w przyszłości, mamy na myśli oczekiwania na następne 100 lat. Jeśli zaczniemy coś teraz, rezultaty będą widoczne za 100 lat. Na przykład, aby pomóc w nauce magii. Na przykład, aby wzmocnić zbrojenia. Na przykład, aby zgasić iskrę, która doprowadzi do upadku królestwa. Zastanawiam się, czy zrobienie czegoś takiego będzie w porządku. Nie ma problemu. Po pierwsze, w historii, którą znam, Ariel miała zostać królową. Ho, czy można usłyszeć szczegóły dotyczące tej historii? W porządku, Orstat skinął głową i zaczął opowiadać. Część cztery według oryginalnej historii, Arielana, moja sura powinna była zostać królową. Chronił to dość potężny los, to była sprawa załatwiona. Nikt by tak nie pomyślał, gdyby zobaczył obecną Ariel sama. Przypuszczam, Fortuna Ariela ostatnio zaczęła słabnąć. Nawet ja to widziałem i rozumiałem, że rozmawiając z Perbiusem nic jej nie wychodziło. Być może dlatego Sylfy wydawała się być zajęta chodzeniem tu i tam. Choć dawali z siebie wszystko, było ciężko. Aby uczynić Ariel królową, potrzebna jest moc trzech osób. Pierwszym z nich jest magik strażnik Derrick Redbat. Magik strażnik Derrick. Był magikiem, który eskortował Ariel przed Sylfy. Wydawało się, że umarł z powodu katastrofy Many. Był przebiegłym człowiekiem, posiadającym silną ambicję. Gdyby katastrofa Many nie miała miejsca, przeznaczeniem Ariel było spotkanie z Pergiuszem. A tym, który w tamtym czasie przekonałby Pergiusza, był Derrick. To znaczy, że gdyby ten Derrick żył teraz, sytuacja nie byłaby taka jak ta. Nawet po tym Derrick pozostałby doradcą Ariel ostatecznie zostałby premierem. Premier. Nic dziwnego, że był tak ważną osobą. Taka osoba zniknęła z powodu katastrofy mane. To prawda. Choć miał być chroniony przez silny los umarł. Nawet z przeznaczeniem nie wydawało się to nieomylne. Lepiej byłoby nie myśleć, że ponieważ mam silny los, nie mogę umrzeć. Innymi słowy, dobrze byłoby znaleźć inną osobę. Nie, jeśli mamy manipulować, to premier stałby się przeszkodą. Nie jest potrzebny. Bez premiera, czy Ariel będzie w stanie to zrobić? Wraz z przybyciem Ariel do magicznego miasta szariatu nastąpiła zmiana utalentowanego personelu. Nie ma problemu. Wtedy jest dobrze. Gdybyśmy próbowali podążać tą drogą, wydaje się, że przyniesie to odwrotny skutek. Cóż, biorąc to pod uwagę, lepiej będzie, jeśli nie zostanę premierem. Nie byłem szczególnie bystry. Drugą była Ariel Boreas Greyrat. Elis, zastanawiam się, jak była z tym spokrewniona. Poza tym, że są szlachcicami ze Sury, nie mają ze sobą nic wspólnego. Pierwotnie, po wyszkoleniu ręki miecza, Eris miała wstąpić do zakonu rycerskiego Asury. Tam spotkała Lukea i ich przeznaczeniem było się pobrać. He poczułem mrowienie w klatce piersiowej. Chwileczkę, obraz małżeństwa Eris i Lukea nie wydaje się możliwe. Dla Lukea była to miłość od pierwszego wejrzenia. Poważnie. Więc lukę był tym huch. Potomek bohatera, czy co? Nie, nie byłoby dziwne, gdyby zakochał się Waris od pierwszego wejrzenia. Była niesamowicie piękna. Jej klatka piersiowa była ogromna. Jej ciało było dość erotyczne. Nie byłoby dziwne, gdyby ktoś nagle dał się zwieść jej wyglądowi. Bez względu na to, ile razy został trafiony, przeciwko nieustępliwym atakom Lucanotusa Greirata, Eris Boreas Greirat w końcu się poddał, ale po ślubie byli raczej szczęśliwym małżeństwem. HM. Szczęśliwa para małżeńska. Heha, he, a jeśli dobrze się przyjrzałeś, nawet Eris ma kilka uroczych centek. Ale było poczucie bycia NTR. Dobra, jak wrócę, pomasujmy piersi Eris od tyłu. Najprawdopodobniej zostanę trafiony, ale wszystko, wszystko ma swoją cenę. Dotknięcie tych piersi, nawet upicie się ponczem, byłoby w porządku. Dla ciebie byłby to nieprzyjemny temat. Ehm, szczerze mówiąc. Widzę. Następnie pozwolę sobie to podsumować. Nie znam innej historii. Historia, w której Eris i Luke trzymali się razem, nie istniała. W obecnej historii tym, który otrzymuje miłość Eris, jestem tylko ja. Eris jest tylko moja. W przeciwieństwie do teraz, Eris Boreas Greyrat, którą znałam, była szermierzem, a jej ręka z mieczem miała potencjał, by zostać świętą. Ponieważ pochodziła z dobrej rodziny, miała piękny wygląd i w połączeniu z surowym charakterem nazywano ją Czerwonym Lwem. Czerwony Lew. Jeśli dobrze pamiętam, odkąd młoda Is była nazywana dziką małpą, czy jakoś tak. Jeśli je porównam, wydawało się, że wstała. Chociaż teraz była znana jako król szalonego miecza czekaj, w końcu wciąż była bestią. Razem z Lukeem Mary chroniła Ariel niezliczoną ilość razy przed zabójcami i pomogła autorować Ariel drogę do zostania królową, więc to jest sytuacja, w której Sylfy jest teraz. Zgadza się. A w tej historii, co miało się stać z Sylfy? Chociaż nie było to powiązane, posłuchajmy tego. Sylfiet ten została uczennicą Roksymykurdia i została poszukiwaczką przykód. Ze względu na jej zielone włosy, wydaje się, że nie była lubiana, ale w końcu udało jej się podbić kilka lochów i stała się znana na całym świecie jako podróżniczka lochów odkrywca lochów. Och, niewiarygodne, Sylfio. Zgodnie z oczekiwaniami po mojej Sylfy. Kiedy wrócę, pozwól mi polizać twoje uszy. A z kim Sylfy wyszła za mąż? Powodem, dla którego mówię, nie jest zaspokojenie twojej intelektualnej ciekawości. Tak mi powiedziano wprost. Przepraszam. Ale kiedy poczułem się przygnębiony, Orsted westchnął i kontynuował. O ile mi wiadomo, Sylfiet w tej roksy mi nie poślubiły i żyły samotnie. Czy tak jest? Dziękuję bardzo. Widzę, widzę. Więc Sylfa i Oksy były singlami. Ach, więc ta dwójka należy tylko do mnie. Byłem w jakiś sposób szczęśliwy. Zwłaszcza po tym, jak powiedziano mi, że Eris i Luke mieli być małżeństwem. Więc to jest tak zwany zaborczość? Huch. Ci dwaj należeli do tego. Na pewno nikomu ich nie oddam. Czy jest jeszcze ktoś z twojej rodziny, o kim chciałbyś poznać historię? Nie. Kontynuujmy opowieść. Chociaż chcę usłyszeć opowieść o świecie, w którym mnie nie było, nawet gdybym ją usłyszał, nic nie można by na to poradzić. Wtedy słuchanie tylko niezbędnych fragmentów było w porządku. Niech to wystarczy dla zaspokojenia mojej ciekawości. Zamiast Eris, sylfy przejęła ten obowiązek, to powinno być w porządku, prawda? Ach. Fakt, że Ariel żyje, jest tego dowodem. Ponadto, ponieważ Eris towarzyszył Ariel, Filip Boreas-Grerat i Sauros Boreas-Grerat dołączyli do frakcji drugiej księżniczki. HM, więcej osób, które odeszły. Zarówno Filip, jak i Sauros już nie żyją. Pomyśleć, że ci dwaj powinni byli zostać towarzyszami Ariel czy obecna sytuacja nie była raczej ciężka. Więc trzecia osoba. Tristina Purpurowy Koń. Tristina Purplehorsa. Ktoś, kogo nie znałam? He. Tristina była dzieckiem z rodziny Purple Purplehorsa y z wyższej arystokracji Asury, ale została porwana, gdy miała 8 lat i została niewolnicą seksualną starszego ministra Dariusa Silvera Ganiusa. Dariusz. Czy to nie on był ministrem dzierżącym obecnie największą władzę w królestwie Asura? Należał do frakcji pierwszego księcia. Aby uczynić 8 dziecko swoim seksualnym niewolnikiem, z pewnością ma interesujący gust. Z drugiej strony, pierwszy książę jak on się znowu nazywał. Tristina miała zostać zlikwidowana w tajemnicy, ale na szczęście pomogła jej Ariel. Choć był starszym ministrem, nie mógł uniknąć zarzutów po tym, jak przez tyle lat więził dziecko z rodziny Purple Horse. W rezultacie starszy minister stracił stanowisko, a pierwszy książę Gravel stracił wpływy. Pierwszy książę miał na imię Wir. Właśnie, pamiętaj o tym, rozumiem, więc gdzie jest Tristina w obecnej historii? Jej pozycja jest nieznana. Ona nie była martwa, ponieważ wydarzył się duży incydent, Darius musiał natychmiast przeorganizować swoje otoczenie. Aby pozbyć się swoich niewolnic seksualnych, istnieje duże prawdopodobieństwo, że zginą. Więc jest to problem możliwości. Wydawało się, że prawdopodobieństwo jej śmierci było większe. Darius sprzedawał niewolnicę seksualne, które powinny były zostać osunięte na targu niewolników, aby zebrać pieniądze. Tak więc kobiety, które stały się niewolnicami, były przez większość czasu kupowane przez kogoś innego i pozostawały niewolnicami lub uczyły się technik, jeśli nie były jeszcze dorosłe i stawały się złodziejkami. W tym momencie Orstat stuknął w mój pamiętnik. Intryguje mnie kobieta o imieniu Tris, o której mowa w pamiętniku. Tris, jeśli dobrze pamiętam, była złodziejką, którą spotkałem w dzienniku podczas infiltracji królestwa Asura. Chociaż pamiętnik nie był dalej pisany, ale imię Tris nie jest rzadkim imieniem Wasurze. To i tamto. To dlatego, że Wasurze były wszystkie rodzaje Ris. To prawda, ale o ile mi wiadomo, złodziejka o imieniu Tris nie istnieje w tym regionie. Również cechy Tristiny i wspomnianej w dzienniku złodziejki wydają się do siebie pasować. O, rozumiem. W pamiętniku nagle pojawiła się osoba, której historię nie znał. Więc, ponieważ imiona są podobne, istnieje szansa, że to ta sama osoba. Mimo to, Tristino i Tris. Gdyby to była ta sama osoba, zastanawiam się, czy nazwała się Tris, ponieważ łatwiej było zadzwonić. To było uczucie, jakby reszta została porwana. Więc zdobywając tę osobę, można zrujnować starszego ministra. To dlatego, że jest żywym świadkiem. Wtedy, aby Ariel została królową, była kimś, z kim musieliśmy się skontaktować. Zastanawiam się, dlaczego nie wróciła do domu rodziców. Oficjalnie było to porwanie, ale została sprzedana przez Purple Horsem za kulisami. Gdyby wyszło na jaw, że została sprzedana jako niewolnica seksualna przez dom jej rodziców, straciliby władzę, ponieważ domniemane porwanie zostało ujawnione. Dopóki istnieje powód do atakowania innych, wszystko byłoby w porządku. Widzę. Ponieważ Dariusz miał wielu wrogów, kto i gdzie miał jakie okoliczności, wszystko byłoby dobrze. Gdyby dziewczyna z wyższej arystokracji została porwana i zgwałcona wbrew jej woli, jeśli to była prawda, zrujnowanie Dariusa nie byłoby trudne. To dość niepokojący kraj, prawda? Ale ponieważ było tam pełno takich ludzi, to oni dzierżą największą władzę na tym świecie. Pomijając fakt, że żyją na bogatych ziemiach. Cóż, prawdopodobnie było wielu dobrych dyplomatów. Choć może to być stronniczość, nawet jeśli wewnętrznie ciągnął się za nogi, ich związek z innymi krajami wydawał się dobry. Niezależnie od tego, dopóki istnieje Tristina, możemy wymusić upadek starszego ministra Dariusa. Kiedy on odejdzie, reszta jakoś się ułoży. Czy starszy minister Darius jest tak potężną osobą? Ach, nie byłoby przesadą stwierdzenie, że obecny król został królem tylko dzięki Dariuszowi. Czy tak jest? Zastanawiam się, czy był typem, który był dobry w zbieraniu pieniędzy i kładzeniu fundamentów jak Sawa. Jeśli nie uda nam się doprowadzić do jego ruiny zabijesz go. Ech, mam go zabić? Tak. Z twoim potężnym przeznaczeniem zabicie go powinno być łatwe. Wydawało się, że o tym, czy jesteś w stanie zabić przeciwnika, zadecydowała siła twojego losu. Ach, racja, czy to nie był także argument ludzkiego boga o to, czy mogę zabić Orsteda, czy nie? Zrozumiany. Chociaż był pewien opór wobec zabijania ludzi. Ale jeśli miało to związek z ochroną mojej rodziny, zrobię wszystko, co w mojej mocy. Przeciwnikiem był zły minister. Wtedy było dobrze. Jeśli przeciwnik był szumowiną, nie można go było uznać za człowieka. Ale jeśli dobrze śledziłem historię, czy nie było tam również frakcji drugiego księcia? Czy można zostawić go w spokoju? Drugi książę Halfaus. Ścieżka, która doprowadziłaby go do zostania królem, nie istnieje. Jeśli nie był potencjalnym kandydatem na króla, niewielu naprawdę myślało o tym, by został królem. Jednak tym razem nic nie jest pewne, nawet jeśli szansa była niewielka, może zostać królem. Drugi książę nazywał się Halfaus. Nie znałem ani jego twarzy, ani osobowości, ale jeśli był brany pod uwagę jako kandydat, powinien być znakomity. Nie wiemy, co może się stać. Nie ma problemu. Jeśli nam się nie uda, następnym razem odniesiemy sukces. Następnym razem. Chodzi o następny ruch. Ach, zgadza się. Co stanie się z Ariel? Ona umrze. Żyjąc 2000 lat, zastanawiam się, czy jedne lub dwie porażki są do zniesienia. W końcu w długim, przemyślanym planie nie wszystko może się udać. Tak więc dla strategicznego posunięcia za 100 lat byłoby dobrze, nawet gdyby brakowało jednej lub dwóch rzeczy ale nadal. Zatrzymajmy się tutaj, mówienie takich chwilowych rzeczy tylko sprawi, że Bóg człowiek będzie parsknął śmiechem. Słysząc to, Orsted miał wściekłe spojrzenie. To była przerażająca twarz. Ale nadal kontynuowałem. Możliwe, że potem awarie będą kontynuowane. W rezultacie może to mieć wpływ na ostateczny konflikt. Chociaż zgodziłem się, że wszystko jest w porządku, jeśli ostatecznie wygrasz w ten czy inny sposób, jeśli Ariel umrze, istnieje możliwość, że sylfy będzie w to zamieszana. Obiecałem też Chrysleinę, że przedstawię Ariel. Nieszczęściem wyznawców było moim nieszczęściem. Nie życzyłem sobie nieszczęścia. Zaopiekujmy się każdym z osobna. Aby wygrać każde wyzwanie z najwyższą ostrożnością. To oczywiste. Orsted stanowczo skinął głową. W każdym razie, pierwszym celem jest uczynienie Ariel królową. Orsted sama udzieli instrukcji, a ja będę tym, który się przeprowadzi, że tak powiem. Zgadza się. Więc to było uczucie bycia wspieranym przez kogoś. Poczucie bycia wspieranym przez stowarzyszenie Orsted z Dragon God. Ale ujawnienie tego było trochę kłopotliwe. Zaplanujmy też, jak poradzić sobie z drugim księciem Halfausem. Bardzo dobrze. Jeśli chodzi o niego, zostaw to mnie. Spowoduje upadek głównych szlachciców, którzy za nim pójdą. Chociaż nie miał pragnienia zostania królem, to wystarczy, by osłabić jego wolę walki. Z jego tonu wywnioskowałem coś. Z punktu widzenia Orsteda może nie mieć znaczenia, kto został królem. Nawet jeśli Aril umrze, a Halfaus zostanie królem. W takim razie dobrze byłoby wtajemniczyć się w jego frakcję. Rozpoczęcie operacji na pewno nastąpi wkrótce. W styczniu nadejdzie informacja, że król zachorował. Do tego czasu? Do tego czasu zakończ przygotowania. Słowami Orsteda cel na razie został ustalony. Część 5, a więc przygotowania. Nawet jeśli powiedział przygotowania, dokładnie co powinienem przygotować. Chociaż nawiązanie kontaktu z Arielem i Łukaszem było oczywiste, trzeba było poczynić także inne przygotowania. Dokładnie co mam przygotować. Najpierw będzie to twój sprzęt. Najprawdopodobniej będziesz musiał walczyć za postołami ludzkiego boga. Choć samo ciało powinno wystarczyć, lepiej zaopatrzyć się w sprzęt ochronny. Mówiąc to, Orsted wyjrzał na zewnątrz chaty. Była tam magiczna zbroja, której części był w kawałkach i zanoba, który spokojnie spał. Przy bliższym przyjrzeniu się, nawet gatling prawej ręki został przywieziony. Chociaż daleko jej do zbroi walczącego Boga, jest to wspaniała zbroja. Zbudowanie czegoś takiego musiało być ciężką pracą. Cóż, otrzymałem wiele rad od ludzkiego Boga. Czy to tak więc on też wykopał sobie grób? Więc, co to za epitafium? Epitafium, mówisz. Nazwa tej zbroi. Magiczna zbroja, zbroja sterowana magią. Rozumiem raczej nudny nie. Mam mu dać nowe? Zobaczmy nie, dziękuję. Orsted zmrużył oczy i roześmiał się. Nawet uśmiech tego faceta był ekscentryczny. Pomijając nazwę, zastanawiam się, co Cliff i Zanoba pomyśleliby o otrzymaniu pochwały od Dragona Orsteda za występ. Jeśli planujesz kontynuować go w przyszłości, dobrze byłoby go trochę ulepszać. Dzięki temu zużyjesz całą swoją magię za jednym razem. Mimo to, jeśli go zminiaturyzujemy, nie będzie gotowy za miesiąc. Więc tym razem pominiemy powiedziawszy to, Orsted położył dłoń na brodzie i skinął głową. Zastanawiałem się, czy planował pomóc przy produkcji. Czy nada naszej zbroi znak Smoczego Boga? Ale to problem, że nie możesz nosić ducha walki. Na razie załóż tę szatę. O tak. Dziękuję bardzo. Ta szata była z pewnością bardzo cenna. Pozwól nam również przygotować magiczne przedmioty, których wydajesz się być w stanie użyć. Najlepsze środowisko, wynagrodzenie i sprzęt. Czy Orsted planował przygotować je wszystkie? Istniała duża różnica w porównaniu z marnymi tonami ludzkiego boga. Jak się nad tym zastanowić, słyszałem, że zbroja walczącego boga była najpotężniejsza. Co to właściwie było? To było największe arcydzieło demonicznego króla smoków Leplacea, a także jego największa porażka. Największe arcydzieło Leplacea. Więc to Leplace go stworzył. Na powierzchni uwolniona magia będzie miała złoty blask, a osoba wyposażona w nią zyska największą moc. Jednak ze względu na potężną magię jest samoświadomy i przejmują masu tego, kto jest do niego wyposażony, jest to przeklęta zbroja. Przeklęta zbroja, to było to, w czym plemię smoków było dobre. Wydawało się, że wszystko, co robił Leplace, było przeklętymi przedmiotami. Włócznie plemienia Supart, zbroja nie wydawał się robić żadnych użytecznych rzeczy. Co więcej, w tej chwili spał pośrodku pierścieni oceanicznych, głęboko pod nimi. Orstat zdawał się wiedzieć prawie wszystko. Nie było nic, czego by nie wiedział. I pozwól, że dam ci to. Mówiąc to, Orstat wyjął z kieszeni coś w rodzaju zwoju. Otrzymując i otwierając go, wpisano na nim magiczny krąg. To jest... to, co było wspomniane wczoraj, magiczny krąg przywołujący magiczną bestię strażnika. O! Wyobraź sobie istotę, która chroni twoją rodzinę, wlewając w nią magię. Nawet słowa są w porządku. Następnie należy wezwać coś odpowiadającego temu. Czy obraz jest wystarczająco dobry? Twoja magia jest ogromna. Nawet bez wchodzenia w szczegóły powinieneś być w stanie wezwać kogoś dobrego. Nawet jeśli powiedziano mi, że znajdzie się ktoś dobry. Ale cóż, skoro tak było, to spróbuję. Mam nadzieję, że nie zostanie wezwane coś dziwnego. Jak mała dziewczynka, zaczynając od demona, a kończąc na cesarzu. To od Ciebie zależy, co dokładnie zostanie wezwane, ale i Kishirisu posiada ogromną magię. Taki mały magiczny krąg nie mógł przywołać kogoś takiego jak ona, więc problemem jest rozmiar. No cóż, w każdym razie, jeśli chodzi o magiczną bestię strażnika, wezwaj ją jutro. Ach. Najpierw powinienem pogłębić przyjacielskie stosunki z Lukiem i, i przygotować się do bitwy. Zgadza się. Rozumiem. Na razie to powinno wystarczyć do dyskusji. Ach, tak. Zapomniałem zapytać o jeszcze jedną ważną sprawę. Jak się nad tym zastanowić, wygląda na to, że moi potomkowie będą pomagać Orstedowi San. Lepiej byłoby stworzyć ich wiele, prawda? A jeśli będę miał za dużo dzieci, czyli place będziesz wśród nich? La nie urodzi się wśród waszych dzieci. Rób co chcesz. Rozumiem. Zrobię tak, jak mi się podoba. W takim razie urodzimy i powiększymy trochę nasze siły. Nawet Orsted byłby szczęśliwszy, gdyby otaczało go wielu towarzyszy. W takim razie przepraszam za dzisiejszy dzień. Dopóki ten magiczny krąg przywołania nie zostanie użyty, nie dowiemy się, czy działa. Ach! W takim razie do innego dnia. Jeśli coś się stanie, proszę ponownie skontaktować się z moim domem. Podczas wstawania przypomniałem sobie jeszcze jedną rzecz, o którą należało zapytać. Pomyśl o tym, Orsted sama. Czy odwiedziłaś już Nanehoski? Nie, nie byłem. Chociaż nie jest to coś, co powinienem powiedzieć, ale jeśli pragniesz być przez nią wezwana, byłbym szczęśliwy, gdybyś mógł jej wybaczyć. To ja złapałem ją za słabości, zmusiłem, by została moją towarzyszką. Orsted nic nie powiedział, nawet ja nie chciałem, żeby inni przeze mnie byli w niezgodzie. Nana Hoski był przeciwny mojej walce z tobą. To dlatego, że była mi dłużna. Wciąż wydaje mi się żałować, że tobą manipulowała, jeśli Orstecen wciąż ma w twoim sercu miejsce, by wybaczyć Nana Hoskiemu, czy mógłbyś zgodzić się na ponowne spotkanie z nią, choćby tylko po to, by usłyszeć jej przeprosiny? Wiem. Zrobię tak. Tylko dlatego, że Nana Hoski była była użyteczną kobietą? To prawda. Była bardzo przydatna. HM, HM. Ach, tak. Przypomniałem sobie teraz ze względu na temat. Ignorując na razie moją stronę, byłoby niewygodnie, gdyby nie było możliwości skontaktowania się ze mną. Weź to ze sobą. Orstat wyjął z kieszeni na piersi pojedynczy pierścionek i położył go na stole. Gdzieś to widziałem. To było bardzo niedawno. A raczej, czy to nie było to, co na Hos i ja wykorzystaliśmy jako pułapkę? Jeśli pojawi się jakiś nagły wypadek, użyj go, aby do mnie zadzwonić. Kiedy użyjesz tego pierścienia, na krótki czas uwolni się magia. Uwalniając magię, staję się kompasem, a druga para wskazuje kierunek drugiej. Gdyby to było magiczne narzędzie, wydawałoby się, że da się stworzyć radar. Niestety wydawało się, że odtworzenie efektów magicznych przedmiotów jest bardzo trudne. Mimo to, żeby mi to dał był pewien, że odeprze kolejny z moich ataków z zaskoczenia. Lub, alternatywnie, ufał mi na tyle, że nie spróbuję kolejnego ataku z zaskoczenia. Załóżmy, że to drugie. Nawet Orsted nie chciałby pójść na całość po raz drugi czy trzeci i użyć swojej wspaniałej magii. Jeśli pokłada we mnie zaufanie, mam obowiązek odpowiedzieć na to. Otrzymałem to. Potem, do innego dnia, biorąc pierścień, wyszedłem z chaty. Część sześć potem zaniosłem za nobę i zaniosłem go do pokoju rudego. Zostawiłem wiadomość o treści. Prośba o naprawę magicznej zbroi zostanie wysłana w późniejszym terminie. Kiedy wróciłem do domu, Sylfy czekała ponuro. Wyjaśniłem Sylfy, która była zła, że wyjechałem po raz drugi, nie mówiąc dokąd poszedłem, po spotkaniu z Orstedem. Ukrywając dalszy przebieg działań, powiedziałem jej, że przez najbliższy miesiąc będę się tu i tam poruszał. Następnie wykonałem swój obowiązek powiększenia liczby przyszłych sojuszników Orsted, stopniowo zapraszając ją do łóżka. Jedyną rzeczą konieczną do tego obowiązku była miłość. Szukając jakiejś wymówki, tego dnia spałem spokojnie. Musho Kutensei. Tom 17 rozdział 4 Magiczna Bestia Strażnika. Tom 17 rozdział 4 Magiczna Bestia Strażnik część 1 zgodzono się na odroczenie o jeden miesiąc. W tym czasie miałem rzeczy, które musiałem zrobić. Mimo to, czasu jednego miesiąca było mało, niewiele rzeczy można było zrobić. Nie mogłem dać się ponieść emocjom tylko dlatego, że miałem poparcie Orsteda. Chociaż mogło to być powiedziane w ferworze chwili, wydawał się myśleć, że nawet jeśli tym razem zawiodliśmy, będzie następny raz. Może nawet myślał o rozwinięciu magii, która pozwoliłaby mu wrócić do przeszłości po przeczytaniu mojego pamiętnika Alternatywnie mógł już sam doświadczyć przeskoku w czasie Z perspektywy czasu, kiedy Orsted użył słowa następny raz, zrobił minę, jakby mówił cholera Nie tylko raz czy dwa razy istniała możliwość, że wielokrotnie poślizgnął się w czasie Jeśli to była prawda, dlaczego mi tego nie wyjawił? Mimo to ja, która ukrywałam różne rzeczy przed rodziną, jakoś mogłam to zrozumieć Rzeczy trudne do wyjaśnienia byłyby ukryte pod kłamstwami i oszustwami w rzeczywistości może ukrywać przede mną niekorzystne rzeczy, ponieważ nadal we mnie wątpił, więc nawet jeśli został zdradzony, nie mogłem nic z tym zrobić w obecnej sytuacji. Na razie chciałem się tak zachowywać, żeby nie być przez niego znienawidzonym, więc najpierw zapomnijmy o jego tajemnicach. Nawet jeśli Orsted miał następny raz, ja go nie miałem. Masz tylko jedno życie. Chociaż to powiedziałem, nie było to zbyt przekonujące. Wysłuchałam opowieści o mnie, która przybyła z przyszłości, a na koniec przeczytałam pamiętnik. Czułem na skórze, że było to życie pełne żalu. Nie miałem poczucia, że dopóki mogłem przerobić, było dobrze. Albo raczej. Myśląc w ten sposób, czułem, że zdradziłbym wszystko, co do tej pory zrobiłem. Starajmy się więc jak najwięcej. Dokładnie co robić w określonych warunkach. Wzmocnienie organizmu. Trenuj swoją magię. Potem kontynuuję to, co zawsze robiłem. To nie było tak, że zwiększając ilość treningów nagle, stawałem się silniejszy. Kontynuacja stałaby się siłą. Zróbmy to, co zawsze robiłem. Poza tym postanowiono urządzać pozorowane bitwy. Do tej pory myślałem, że czegoś brakuje. Chociaż praktyka i tening były ważne, aby nauczyć się skutecznie wykorzystywać wyszkolone techniki, konieczne były przecież pozorowane bitwy. W sporcie nazwalibyśmy to sparringiem. Macz plenerowy zwany bijatyką. Chociaż była to tylko symulacja, taka rzecz staje się doświadczeniem bojowym. Przeciwnikiem była Eris. Eris była królem mieczy w walce, wręcz była już przytłaczająco silniejsza ode mnie, nie było na co narzekać. Cóż, może być niezadowolenie z tego, że jestem przeciwnikiem Eris. Ponieważ Eris często walczyła z sztuczkami, takimi jak grzęzawisko i gęsta mgła, pomyślałem, że dam z siebie wszystko, aby stały się one jej doświadczeniem. Wydawała się być nieco słaba na sztuczki. Nawiasem mówiąc, prawie zapomniała wszystko, czego nauczyła ją dawno temu. Chociaż wciąż była w stanie używać prostej magii dla początkujących i mogła również mówić językiem demonicznego boga. Ale język, matematyka, nauka i etykieta w społeczeństwie nie pozostały w jej głowie. W końcu były tylko rzeczy, których lubiła się uczyć, że tak powiem. Chociaż myślałem, że nie wystarczy mieć przynajmniej jedną zasługę technika miecza. W każdym razie trening przebiegał w ten sposób. Byłoby okropnie, zostać zaatakowanym podczas kąpieli w łazience, bo pozorowane walki z Eris były bardzo męczące, ale na razie nie było problemu. Mimo to Eris była tajemniczą kobietą, mimo że ona sama nadmiernie mnie dotykała, kiedy ja jej dotykałem, z jakiegoś powodu otrzymywałem cios. To było nielogiczne. Jeśli chodzi o wyposażenie, poprosiłem za Nobate Life o naprawę i ulepszenie magicznej zbroi, jak miniaturyzacja i uczynienie go bardziej wydajnym. Pod względem wydajności byłby rozstrojony. Choć nie zakończy się to w ciągu miesiąca, patrzę na to długofalowo. Mówiono też o tym, że Orsted dostarczy jakąś technologię, jakoś sobie z tym poradzą w ciągu kilku lat. Do tej pracy w królestwie Asura będę nosił sprzęt, który przygotował i Orsted. Na pewno będę miał na sobie sprzęt, który wystarczy, by spowodować upadek kraju. To nie tak, że nie podobała mi się szata, którą wybrała Sylfy, ale w końcu byłem chłopcem. Moje serce tańczyło na myśl o nowym sprzęcie. No cóż, szkolenia i sprzęt były stale wzmacniane co do drugiej sprawy. Aby zrobić rzeczy, które trzeba było zrobić w krótkim czasie, potrzebny był harmonogram. W tym celu opracowano harmonogram na ten miesiąc. Pierwszego dnia myślałem o wezwaniu strażnika magicznej bestii. A potem zobaczyć przez tydzień, czy magiczna bestia strażniczka była użyteczna, czy nie. Gdyby wszystko było w porządku, w następnej kolejności skontaktowałbym się z Slifem. Oprócz ulepszenia sprzętu, chciałem go zapytać o jeszcze jedną rzecz. Chodziło głównie o klątwy coś w rodzaju eksperymentów. Podczas gdy to było przygotowywane, wykorzystałem kontakt z Sylfy do przedstawienia Chysla i na Ariel. W tym czasie użyj jakiejś wymówki, a następnie poprowadź temat do pomocy Ariel. Następnie poświęć tydzień lub dwa, aby przekonać Pergiusza. Dobrze byłoby przeprowadzić to równolegle z prośbą do clitwa. Na razie planowałem poruszać się zgodnie z tym harmonogramem. Chociaż główne wydarzenie, sprawa Ariel, okazała się ostatnią, skoro zarówno stróżująca bestia, jak i Cliff wydawali się być w porządku, jeśli pójdę krętą drogą, powinno być dobrze. Tak więc pierwszą sprawą było przywołanie magicznej bestii strażnika. Część dwa następnego dnia po tym, jak Orsted wezwał mnie do wysłuchania planu działania na przyszłość. Cała rodzina zebrała się w ogrodzie. Ci, którzy zwykle byli w domu, a Isha, Lilia, Zenit którzy niedawno stali się rodziną. Roxy i Norn poszli bez słowa, ale byli tam nawet Iro i, i brat. Lucy, która niedawno nauczyła się chodzić, była w ramieniu Sylfy. Teraz rozpocznę przyzywanie magicznej bestii strażnika naszego domu. Proszę o brawa. wa. Grzmiące oklaski od wszystkich zebranych. Dziś stanie się legendarnym wydarzeniem na żywo. Orety, dlaczego Roo Kun i Beat Kun nie biją brawo? To nie jest dobre. Zamierzamy wezwać twojego kolegę? Jeśli chodzi o wezwanie tym razem, nie wiadomo dokładnie, co zostanie wywołane. Ale nie ma wątpliwości, że przyzwiemy coś potężnego. Ta istota będzie wtedy chronić bezpieczeństwo rodziny. Hej, skoro Orstad to zrobił, czy wszystko będzie już w porządku? Nie pochłonie wszystkich w rodzinie, kiedy Rudy wyjdzie? Zaniepokojony głos sylfy. Co za przerażająca wyobraźnia! Ale czekaj, czy coś takiego nie było napisane w książce, którą kiedyś czytałem. Przywołanie nieokiełznanej magicznej bestii i bycie pożartym, coś w tym stylu. Niale. Sam magiczny krąg jest gwarantowany przez Dragon God. Dlatego się martwię. Czy tak jest? Nie sądziłem jednak, że Orsted zastosuje takie pośrednie metody. Strategiczne posunięcie dla późniejszej zdrady, ale pomyślałem, że jest raczej mała szansa. Zrozumiany. Na razie zadzwonię. Jeśli jest niebezpieczna, wszyscy pomogą ją pokonać, a wtedy złożymy sprzeciw wobec Orsted. Zrozumiano. Tą, która wesoło odpowiedziała, była Eris. Z zapałem wyciągnęła miecz, wydając z siebie dźwięk. Nawiasem mówiąc, miecz demona, który otrzymałem pewnego dnia, jubilor wybitny, był przy biodrze Eris. Dwie, które pierwotnie posiadała, znajdowały się po jej lewej stronie, jedna na prawym biodrze. Zastanawiałem się, czy jest ciężki. W takim razie tym razem walczmy razem z Orsted. Nie będziemy walczyć. Tylko narzekać. Jeśli będziemy walczyć, tym razem możemy zostać zniszczeni. A raczej Eris wydawała się całkiem szczęśliwa. Czy szukała pretekstu do walki z Orstedem? Chociaż nie walczymy już z Orstedem, od teraz mamy okazję walczyć razem z nim. Do tego czasu, proszę, przechowuj swoją energię. Kiedy tak powiedziano, Eris robiła minę, jakby mówiła jakie to nudne. Było w porządku, jeśli chciałaś walczyć z kimkolwiek innym, ale Orsted był niedostępny. Nigdy nie chcę toczyć tak beznadziejnej bitwy po raz drugi. W tym czasie mogę się wkurzyć. Niezależnie od tego, czy ten magiczny krąg naprawdę będzie w porządku, czy nie byłoby lepiej pokazać go Perugiusowi sama i najpierw uzyskać potwierdzenie? Słowa Roxy. Prawdopodobnie była ostrożna, ponieważ Orsted był tym, który to zrobił. Klątwa, na którą spadł Orsted, była naprawdę potężna. Mogłem łatwo wywnioskować, że klątwa była autentyczna, sądząc po zbyt wrażliwej reakcji i otoczenia. Spójrzmy na to jeszcze raz. H.M. Wygląda na to, że był to normalny magiczny krąg przywołujący. Warunki przywołania zostały napisane przy użyciu techniki, której nie znałem. Ale nie czułem w nich nic dziwnego. Dobrze byłoby pokazać je na Nie, przede wszystkim Orsted narysował ten magiczny krąg przywołujący, ponieważ ja nie mogłem. Co zrobię, jeśli zwątpię? W porządku. Jeśli Robi tak mówi, uwierzę, ale chwileczkę, wyjmę moją laskę. Roxy wydawała się mieć wątpliwości. Choć powiedziała, że mi uwierzy, wróciła do domu i wyjęła swoją ulubioną laskę. Chociaż nie wiem, dlaczego siostry są takie ostrożne. San. czy to naprawdę nie jest coś niebezpiecznego? Norn był trochę niespokojny. Tą, która poklepała ją po ramieniu, była Isha. Jesteś głupcem, Nornana. Onihan nie użyłby czegoś naprawdę niebezpiecznego tak blisko nas. Ufność Ishy uderzyła mnie trochę w pierś. Kiedy naprawdę, naprawdę o tym myślałem, nie wiedziałem o kontroli bezpieczeństwa w tym magicznym kręgu. Czy to naprawdę dobry pomysł, aby go użyć? Nawet teraz pytanie Perugiosa, czy ten magiczny krąg jest naprawdę bezpieczny byłoby lepsze. W takim przypadku Aisła patrzyłaby na mnie smutnymi oczami, a ja byłbym podejrzliwy w stosunku do Orsteda. Nie? Nie. Wierzyłem w Orsteda. Powiedział, że mi ufa. Kiedy do tego dojdzie, stanę się twoją tarczą. Możesz to zrobić bez zastrzeżeń. Lilia powiedziała kilka niebezpiecznych słów. Chociaż myślałem, że nie powinieneś robić takich rzeczy. Gdy otoczenie wypowiadało tak ponure słowa, naprawdę wydawało się, że to coś niebezpiecznego. Czy to naprawdę dobry pomysł? Ale w porządku. W takim razie użyję magicznego kręgu. Na te słowa wszyscy skinęli głowami. Położyłem wspomniany magiczny krąg na stole, który stworzyłem za pomocą magii. Prawidłowy. Zbierając ducha, położyłem dłoń na magicznym kręgu. Koncentrując swój umysł, z uczuciem, jakbym wpuściła magię do krwi obiegu. wysłałem magię z koniuszków palców. W ten sposób wysłałem magię z mojej ręki do magicznego kręgu. Nie skąpiłem ilości używanej magii. W końcu jego istnienie miało chronić moją rodzinę. Nawet jeśli było tego za dużo, wlewałem w to całą swoją magię. Nawiasem mówiąc, chciałem również, aby Orsted wlał w to całą swoją magię. Ale mimo to wlazanie w to całej tej magii nie gwarantowało przywołania silnej magicznej bestii. W każdym razie będę nacileń się da. Orsted powiedział również, że im wyobraźnia jest ważna. Obraz chroniący rodzinę. Nawet jeśli tak powiedział, było to raczej niejasne. H.M. przede wszystkim powinien być mocny. Wystarczająco silny, aby chronić innych, nawet jeśli ktoś nadchodzi. Powinien również mieć silne poczucie lojalności. Ktoś nie wyzywający. Nie był też kimś wulgarnym, skoro miał chronić rodzinę. Byłoby źle dla edukacji moich sióstr i lucy, gdyby pojawił się jakiś roper pokryty lepką acieru. No tak, ktoś szlachetny został rycerzem Lucy. Ktoś szlachetny, bardzo lojalny i silny. To dobrze. Wyjdź. Wyjdź, opiekunie magicznej bestii. Magiczny krąg uwolnił oślepiające światło. Mnóstwo kolorowych świateł, nie tylko białych, ale także zielonych, czerwonych, niebieskich i żółtych. Potem nagle pojawiło się uczucie, jakby ręka coś złapała. Co to było? W każdym razie postawiłem na magię. Och, gdzieś słychać było narzekanie. Czy to był głos magicznej bestii strażnika, który będzie chronił moją rodzinę? Dziwaczny głos, jakby się czemuś opierał jednak włożyłem więcej magii, aby wyciągnąć go z magicznego kręgu. Och! Jego głos był teraz wyraźny, słyszalny, a jednocześnie dopływ magii ustał. Światło też powoli gasło. Z oślepiającego światła wyłoniła się cholera żółta maska. Znajomy mundur, białe ubranie. U pasa miał dość duży sztylet. Klęczał na stole z ziemią, w pozie, jakby obie ręce obejmowały jego własne ramiona. Niemożliwe, abym został oddzielony od Perugiusa. sama w tej pozie patrzył na otoczenie. Jego oczy skupiły się na mnie, chociaż jego linia wzroku nie powinna być znana z powodu maski, którą nosił. Jaki jest Twój zamiar? szeptał. Nie mogłem mu powiedzieć. Wspaniał Narumanfi. Wezwano pierwszego sługę Pergiusza. W pozie, jakby był padłym aniołem. Można to określić jako wypadnięcie ze szlachty. Tylko splendor. Albo takha. Zapytałem, jaki jest Twój zamiar? Rudeł się gracie. Zeskoczył ze stołu i próbował złapać mnie za kołnierz, ale w środku jego ciało zadrżało i nagle się zatrzymał. Widząc to, Eris przygotowała swój miecz. Na razie opanowała rękę. Dom, Eris. Ale nadal, mówisz poważnie. Posiadający zarówno splendor, jak i szlachetność, ten Arumanfi został wezwany. Ale ta osoba była duchem posiadającym ludzką postać, więc oni też mogli zostać wezwani. Nie mogłem tego zrozumieć. A może zostałem oszukany przez Orsteda? Jak w rzeczywistości Orsted chciał, żebym zabił Perugiusa? Zrób to sam. Cóż, nie, nawet ja nie wiem. Obecna sytuacja była spowodowana użyciem magicznego kręgu, który dostałem od Orsteda sama. Magiczny krąg Orsteda, czy to do czego służy? Strażnik magicznej bestii mojego domu. Arumamfi podniósł magiczny krąg leżący na stole. I podniósł zszokowany głos, widząc jego zawartość. Co za złożona technika EHM? Co to za techniki? Mówi o bezwzględnym posłuszeństwie wobec ciebie i dalszym odpieraniu katastrofy wymierzonej w twoją rodzinę. Wyglądało to jak magiczny krąg kontraktu niewolników. Ale przecież nie kłamał? Coś jeszcze? Cel przywołania został ustalony przez przywoływacza. W takim razie to ja cię wezwałem. W porządku. W takim razie zmiana. Zmiana? Arumamfi-san, Trochę namieszałem. Zadzwonię do kogoś innego. W takim razie szybko anuluj tę umowę. Ten Arumanfi jest dumnym sługą Torukiusa Sama. Ach, tak. Ale nie byłoby źle być chronionym przez jego. To było nieco zdumiewające. Byłby niezwykle przydatny jako łącznik komunikacyjny, gdyby coś się stało. Nie? Perugiusowi też się przydał? Szybko przerodziłoby się to w walkę. Echa, jak to rozgrzeszasz? Rozkaz mi natychmiast udać się do Perugiusa sama. Do w Destruction zniszczy kontrakt. Widzę. Musisz to zamówić. Z powodu bezwzględnego posłuszeństwa nie mógł się ruszyć, gdybym mu nie wydał rozkazu. W takim razie proszę, weź magiczny krąg i udaj się do domu Pergiusa sama, przekazując, że chciałbym otrzymać poradę, jak przywołać magiczną bestię strażnika. Otrzymawszy rozkaz, Arumamfi podniósł magiczny krąg ze stołu, zamienił się w światło i zniknął. Przepraszam, popełniłem mały błąd. Patrząc wstecz, rodzina była oszołomiona. Część trzy po chwili wrócił Arumanfi. Przekazał wiadomość Pergiusza, a na koniec dodał urażonym głosem: Następny raz nie będzie wybaczony. Dla niego bycie sługą Pergiusza było powodem do dumy. Odebranie mu tego było czymś niewybaczalnym. Wydawało się, że magiczny krąg stracił swoją zdolność po anulowaniu kontraktu, więc Perugios najwyraźniej sporządził nowy. Taka usługa po takim zabiegu. Perugios sama był naprawdę pobłażliwą osobą. Jednak jakość tego magicznego kręgu od Smoczego Boga była naprawdę przerażająca, czyniąc coś takiego możliwym. A raczej moja magia, jak sądzę. Albo mogło to być jedno i drugie. Oba mogą być tylko małymi żarami, ale połączenie ich razem tworzy ogień. W każdym razie zebrałem się w sobie i spróbowałem jeszcze raz. Zgodnie z radą Perugiusza zamiast dwuznacznych obrazów, takich jak Splendor, Wszechwiedza czy Wszechmoc, lepiej byłoby użyć wizerunków zwierząt. Ten Orsted, szkoda, że nie powiedziałaś czegoś takiego od samego początku. Co zaskakujące, może powiedzieć, że posiadanie Rumanfi było w porządku. W takim razie jeszcze raz. Spojrzałem na otoczenie i położyłem rękę na magicznym kręgu. Chodźmy tym razem z wyraźnym obrazem. Silne, dumne zwierzę. Lew. Chociaż nie wiedziałem, czy istnieją na tym świecie, ale słyszałem słowo lew, to na pewno gdzieś było. Król Bestii. Wyobrażając sobie najsilniejsze zwierzę wśród bestii. Ach, ale biorąc pod uwagę lojalność, zamiast kota, pies byłby lepszy. Nie, miał już bezwzględne posłuszeństwo, skupmy się bardziej na jego sile. Najwspanialsze zwierzę na świecie. Zebrałem całą magię mojego ciała w prawą rękę. Otworzyłam oczy i wlałam magię do magicznego kręgu, jakbym w niego wpadała. Choć, magiczny krąg uwolnił oślepiające światła. Tak jak ostatnim razem, zalewały nas kolorowe światła. Tym razem nie było wrażenia, że coś jest nie na miejscu. Coś odpowiedziało na moje wezwanie z płynnego przepływu magii. Poczułem, jakby wyciągała się ręka, więc złapałem ją i pociągnąłem. Byłem pewien, że się udało. Dobrze, wyjdź. Wał. Wow. Kiedy niechcący zawołałem, coś zawyło. Wycień stopniowo stawało się coraz silniejsze, odbijając się echem w płatku mojego ucha. W czasie, gdy odbywało się wezwanie, pojawiło się pytanie, czy zawsze trzeba podnosić jakiś głos. No cóż, oba sposoby były w porządku. Kiedy o tym myślałem, światło zgasło. Był tam biały lew. Rozmiar miał około dwa metrów. Ponieważ nie było grzywy, prawdopodobnie była to samica. Nawiasem mówiąc, jego usta były długie i porównując oba, bardziej przypominał psa niż kota. A raczej to nie był lew. To był pies. A sądząc po krótkich kończynach, był to szczeniak. W końcu jego futro nie było białe, tylko srebrne. To było jak duża mamę szliba. HMM chyba kolejna porażka. Wa taki słodki. Ale czy to nie jest trochę zawodne jako magiczna bestia stróżująca? A Isha i Norn wydali odpowiednio piskliwy i niezadowolony głos. Ale jak na szczeniaka wygląda całkiem nieźle? Można przynajmniej wyczuć czystą obecność, której nie spodziewałbyś się po magicznej bestii. Reakcja Sylfeyroxy była całkiem dobra. Lilia miała pokrową twarz, więc nie mogłem tego stwierdzić, ale nie marszczyła brwi. Zenit był jak zwykle. Nie bardzo mogłem powiedzieć Beatowi, ale Iro już pokazywał brzuch i robił ze posłuszeństwa. Pierwsze wrażenie rodziny nie było złe. Ale nadal, czy ja gdzieś nie widziałem tego szczeniaka? Hej, czy to nie ten, który polubił Rudeusa w wiosce do rudia? Ach. Słysząc to, co powiedziała Jaris, przypomniałem sobie. Jak znowu poszedł język bestii. Ehm, w ten sposób. Czy przypadkiem nie jesteś świętą bestią sama? Wafu zapytany, brutalny pies zdawał się kiwać głową i polizać mnie po twarzy Ta przeklęta bestia Szedł, zrobiono ze mnie głupka, ale teraz to rozumiem Widzę, to była święta bestia sama Ten w najgłębszej części wioski Rudia i bardzo, bardzo dobrze się nim opiekował Ta święta bestia sama E się powinienem zrobić Gdybym powiedział, że został wezwany i wysłany do pracy Czy wszyscy w plemieniu bestii nie byliby bardzo źli? Czy nie byłoby niebezpiecznie zostać poszukiwanym przystępcą z plemienia bestii? Czy mogę też to zmienić, ale gdyby ta umowa również została anulowana, czy nie byłoby to kolejną irytacją dla Pełgiusa lub Orsteda. Poza tym, nawet gdyby się zmieniło, nie było gwarancji, że przyjdzie lepszy facet. Hałem święta bestia sama, czy posiadasz siłę, by chronić tę rodzinę przed katastrofami? Wafun, odpowiedź w stylu zostaw to mnie. To było pełne motywacji. Ale czy ten facet też nie został porwany? Zastanawiam się, czy wszystko będzie dobrze. Było też wrażenie, że Orsted powiedział, że ludzki Bóg nie byłby w stanie tak bardzo wtrącać się w moją rodzinę. Uchn! Kiedy byłem niezdecydowany, święta bestia sama zeskoczyła z małego stolika, potarła moje ciało i polizała mnie po twarzy. Ach, taki miękki. Na pewno użyto odrzewki do futra. Gdyby został naszym stróżem magicznej bestii, mogłabym codziennie cieszyć się tym futerkiem. Nie, mylimy się. Nie był świętą bestią sama. Tak. To nie była święta bestia. Z pewnością nie było to bóstwo opiekuńcze plemienia Dorudia. Nie było mowy, aby święta bestia sama przybyła do takiego miejsca. Był to podobnie wyglądający pies. Tak, to był lew. To było lwiątko, które przywołałem z jednego z niezliczonych światów. Tak, postanowiono. Teraz tak się stało. A raczej zamierzali się rozzłościć po dzisiejszym wezwaniu. Jeśli nie da się tego zrobić bez względu na wszystko, poproszę Perugiosa sama o pomoc i to zmienię. Do tego czasu był zatrudniony na razie. Dobrze, od teraz będziesz miał na imię Leo. Kiedy wyciągnąłem rękę, święta bestia sama i parsknęła nosem. I podniósł twarz, jakby nagle coś zauważył. W jego polu widzenia znajdowała się Roksy. Leo podbiegł do niej i zanurkował w jej spódnicę. Wa! Czekaj! Co ty robisz? Roxy lekko uderzała swoją laską świętą bestię sama, pieseru westchnął przez nos i polizał stopy Roxy. Potem położył swoje masywne ciało, jakby chciał objąć stopy Roxy. Ehm, Rudy co robić? Sfrustrowana Roxy. Nie do końca rozumiałem, co się dzieje, ale słusznie byłoby powiedzieć, że polubił Roxy. No cóż. Lew. Ponieważ zostałaś wezwany w ten sposób, jesteś teraz moim sługą i twoim obowiązkiem jest ochrona mojej rodziny tutaj. Zrozumiano? Wan. Pytając go, święta bestiała odpowiedział energicznie. Nie wiem, jak pomocny byłby ten cholerny pies. Ale teraz, kiedy został wezwany, jest strażnikiem magicznej bestii. Na pewno by się przydał, Leo, wyjaśnię Ci szczegóły zatrudnienia, o których wspomniałem wcześniej. Być może wcześniej prowadziłeś bez troski tryb życia, ale taki egoizm nie będzie tutaj dozwolony. Zostaniesz przywiązany do obroży i zamieszkasz w psiej budce. Jeśli podejrzane osoby przyjdą, szczekają, gryzą i odbierają im zdolność do oporu. W przypadku, gdy przeciwnik był silny, nie mam nic przeciwko, jeśli go zabijesz. Będziesz miał trzy posiłki dziennie. Możesz swobodnie ucinać sobie drzemki. Jeśli sobie tego życzysz, zostaniesz również zabrany na spacer. Jeśli ci to pasuje, szczekaj blado. Wan. Świetnie, dobra odpowiedź. Wiadomość na pewno dotarła. Rozmowa była w języku bestii, prawda? Nie trzeba dodawać, że i w przypadku, gdy sam skrzywdzisz rodzinę Kun. Leo wydał z siebie urażony dźwięk. Dobry. Umowa jest wtedy zakończona. Łapa. Wyciągnąłem rękę dłonią do góry. Robiąc to, Leo położył na nim swoją przednią łapę. Część cztery w ten sposób zwierzęta domowe w naszym domu powiększył się o jednego. ten Sei. Tom 17 rozdział 5 spotkanie mężczyzn Tom 17 rozdział 5 spotkanie mężczyzn Część 1 minut tydzień od przywołania magicznej bestii strażnika Duży pies otrzymał imię Leo, skórzaną obrożę z jego imieniem i dużą budę dla psa Leo pełnił w naszym domu rolę strażnika Rano czekał przed wejściem i spotkał Eris i mnie, które tenowaliśmy Potem chwilę stoi przed wejściem pełniąc wartę, a później idzie na spacer Po powrocie ze spaceru obserwuje moją rodzinę, która była w domu Następnie patroluje wnętrze domu, sprawdzając, czy są jakieś problemy, a jeśli tak, kazano mu je rozwiązać jeśli Lucy płakała, uspokajał ją, jeśli Aisha wychodziła na zakupy, towarzyszył jej jako eskorta. Udawał się na magiczny uniwersytet, spotykał i odbierał Norn, jeśli zostało to poproszone. Był jak strażnik domu. Leo był niezwykle mądry, właściwie wykonywał polecenia rodziny. Udał się do toalety w wyznaczonym miejscu. Rozkazy brzmiały, czekaj, leż, potrząśnij, błagaj, powtarzane, aż zaszczeka trzy razy. W stosunku do rodziny był bardzo posłuszny, kiedy Aisha i Norn nieśmiało głaskały go po głowie, jego ogon machał jak elektryczny wentylator. Zwłaszcza w stosunku do Roxy zachowywał się jak niezwykle lojalny rycerz. Ulubioną osobą świętej bestii Lao wydawała się być Roxy. Stosunek Leo do Roxy wyraźnie różnił się od innych. Kiedy Roxy się obudziła, jego ogon machał w kółko, a jego twarz zanurkowała między jej nogami. Chociaż zamilkł i przestał, kiedy się zdenerwowała i powiedziałem jedyną osobą, której wolno lizać to miejsce jestem ja, robił to ponownie następnego dnia. Co więcej, mimo że Roxy chodziła do szkoły na pancerniku iro, można było zobaczyć scenę, w której Leo szczekał coś do iro. Nie tylko nie było wiadomo, co mówi iro, ale także, czy iro to robi. Były też chwile, kiedy Roxy wchodziła i schodziła po schodach, a on z niepokojem spoglądał w górę schodów, aby upewnić się, że nie straci równowagi Ta nadopiekuńczość wystarczyła, abym ja, mąż, poczuła się przesadzona Dlaczego posunął się tak daleko dla Roxy, ale doszedłem do wniosku, że to dlatego, że był psem Jego nos wyłowił, kto był największą osobą w tym domu Leo zachowywał się sużalczo w stosunku do Roxy, ale jego sympatia do Eris była zła Choć mówił, że ich pokrewieństwo było złe, Leo sprawiał wrażenie, jakby był świadomy, że druga strona, Eris, jest trudna do zniesienia Eris lubiła psy i koty. Lubiła z całych sił zatapiać twarz w ich miękkim futerku. Dlatego być może Eris cieszyła się futrem Leodoseta, kiedy nie patrzyłam. Siła szalonego króla mieczy była niezwykle intensywna. Wyświadczyłam też tego, że przytulanie przez Eris całej siły przypominało mi przytulanie przez niedźwiedzia. Czułem zagrożenie dla mojego życia. Chociaż nie nienawidziłam być tak przytulana przez Eris, to nie tak, że nie mogłam zrozumieć powodu, dla którego Leo unika Eris. Tylko podczas spaceru Leo zbliżył się do Eris. Dopiero w tym czasie nie oddalał się od Eris i wyszedł razem, potwierdzając ich terytorium Przyczyna była prawdopodobnie związana z fizycznością. Zasięg chodu Leo był szeroki. Jej zasięg był tak szeroki, że można by się zastanawiać, czy odległość to jedna podróż dookoła miasta. Biorąc pod uwagę sytuacje awaryjne, ukończenie tego w krótkim czasie wymaga szybkiego tempa, a jedynymi, którzy mają wystarczającą siłę fizyczną, aby biegać w tym tempie w naszym domu jesteśmy tylko Aris i ja. To było w tempie, w którym Sylf również ledwo mogła to zrobić. Zresztą Leo często wybierała na towarzyszkę spaceru. W przeciwnym razie, dla lwa, Eris może również należeć do tej samej kategorii, odpowiadając za bezpieczeństwo. Nawiasem mówiąc, okazało się, że wszystko w promieniu 1 kilometr wokół naszego domu stało się terytorium Leo, bez pańskich kotów już nie było. Wyglądało na to, że Leo poważnie traktował ochronę rodziny. W jakiś sposób magiczna bestia strażnika pozwoliła innym poczuć się bezpiecznie. Zgodnie z oczekiwaniami pies był dobry. Problem polegał na tym, że ten pies był bóstwem stróżem plemienia bestii. Tym, który powiedział coś takiego, była Khislaina, która przyszła zobaczyć się z Eris, ale była zaskoczona widokiem Leo. Chociaż nie mogę zrozumieć słów świętej bestii sama, wygląda na to, że święta bestia sama jest tu z własnej woli. Tak więc plemię Dorudia też nie może narzekać. Wydawało się więc, że będzie dobrze. Pomyślałem, że czas przejść do kolejnego etapu harmonogramu. Część dwa w dniu, w którym tak myślałem. Cliff złożył wizytę. Hej Rudeus, jeśli masz dziś wolny wieczór, chcesz zjeść kolację na zewnątrz? Ja, ty i Zanoba, nasza trójka. Zaproszenie na obiad. Nasza trójka, ja, Cliff i Zanoba. To mógł być pierwszy raz tylko z mężczyznami. Zwykle dołączają do nich Selfie, Elin, i inni. A raczej tym razem możemy nawet wybrać się do lekko różowego sklepu. A może to był trudny temat do rozmowy, gdy kobiety były w pobliżu. W porządku. Bez względu na wszystko, zgodziłem się bez namysłu. Nie było powodu do odmowy i chciałem też poprosić Sliffa o przysługę, to było darem niebios. Cześć w w czasie, gdy słońce zaczęło zachodzić. Poszedłem we wcześniej wyznaczone miejsce i spotkałem się z Sliffem i Zanobą. Sklep, do którego poszliśmy, był bardziej elegancki niż zwykle. Wchodząc zerknąłem na szyld sklepu, żeby potwierdzić nazwę, podobno nazywał się Altana Morskiego Orła Czerwonego Stellera w trzech wielkich magicznych narodach sklepy, które używały orła w nazwie, były restauracjami, sklepy, które używały w nazwie Sokoła, były monopolwymi, sklepy, które używały nietoperzy w swojej nazwie, miały dziewczyny, sklepy, które używały koni w swojej nazwie, były karczmami, a tam było wiele sklepów, które je zapewniały. Jednak stwierdzenie, że było ich wielu, nie zawsze gwarantowało, że tak jest. Były też wzorce, takie jak sklep, który pierwotnie zapewniał dobry alkohol i zanim się zorientujemy, sklepikarz stał się lepszy w gotowaniu. To była tylko praktyczna zasada. THRE sea i Glas Arbor Leaf, który wybrał, była wyrafinowaną restauracją. Klienci wydawali się być głównie szlachcicami z niższej klasy i zamożnymi kupcami. Kiedy kontynuowaliśmy, był tam prywatny pokój wysokiej klasy. Według wyjaśnień kelnera była to trzecia najlepsza sala w restauracji. Przeprosił, że gdyby wiedzieli, że Rudeus sama odwiedza sklep, mogliby przygotować jeszcze lepszy pokój. To było prawie jak tradycyjna japońska restauracja. Kiedy powiedziano mi, że jedziemy na kolację, pomyślałem, że będzie to zwykła kolacja, ale wydawało się, że to kolacja co do joty. Każdy z nas usiadł na jednym końcu kwadratowego stołu i stał twarzą do siebie. A teraz, Rudeusie, rozumiesz, po co przygotowano takie miejsce? Cliff powiedział to z bardzo poważną miną. W jakiś sposób czułem, że jesteś zły. Chociaż miałem pomysł. Dzisiaj były urodziny Cliff Senpai, prawda? Moje urodziny już minęły. Cliff powiedział to bez rozbawienia. Czy Cliff miał teraz 20 lub 21 lat? W tym świecie był już wspaniałym dorosłym. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby ludzie mieli dwa lub trzy dzieci. Chociaż ze względu na swoją dziecięcą twarz Cliff wyglądał jak 15 latek. To nie to. Tak. Wyprostowałem się. Wyglądało to na poważną rozmowę. Właściwie przemowa litwa. Prawdopodobnie chodzi o Orsteda. Kiedy wróciłem, powiedziałem im, że o szczegółach porozmawiamy później i zostawiłem to tak, jak było. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby zabrakło im cierpliwości. Na razie uważamy, że dziecko Elinaliza powinno mieć na imię Clifa, jeśli byłby to chłopiec, a Elaclarice, gdyby to była dziewczynka, co o tym sądzisz? Nazwa? HM, mamy dzisiaj taką rozmowę? Tu źle zrozumiałem. Innymi słowy, jeśli to był chłopiec, będzie w stylu milis, jeśli to była dziewczyna, będzie to w stylu plemienia długich uszu. Co Rudeus o tym myśli? EHM Clive brzmi bardzo mądrzej i wygląda na to, że zostanie dobrym politykiem, ale wydaje się sprawiać nieco trudne wrażenie. Nie uważam, że Larice jest zła. To miłe dla ucha i dobrej nie. Ale wygląda na to, że mistrz złodziei ukradłby coś bardzo ważnego, oddając moje szczere myśli. Clive spojrzał w sufit, mówiąc tak, jak myślałem. Potem zwrócił się do mnie i powiedział z kamienną twarzą. Cóż, to był żart. Imię było już ustalone. Dobrze było usłyszeć twoją opinię, ale dzisiejsza rozmowa nie jest o tym. Ach, żart. To było niezrozumiałe. Jeśli to był żart, śmiej się więcej. Nikt wcześniej się nie śmiał? Z pewnością już wiesz, się. Chodzi o twoje ostatnie działania. Zanoba skinął głową, kiedy Clive wskazał na mnie. Wydawało mi się, że on też był trochę zły. Krzysztof. Cokolwiek się zamierza zrobić, zamierzam podążać za tobą. Jednak czy ostatni iż nie miał zbyt wielu tajemnic? Utrzymywał w tajemnicy. Z kim będziesz walczył do końca? Myśląc, że to siedmiu wielkich tuż przed tym, jak Zanoba mógł dokończyć, drzwi do prywatnego pokoju otworzyły się i wniesiono napoje. Zanoba zamknął usta i czekał, aż stół będzie nakryty. Kiedy kelner wyszedł, Zanoba ponownie otworzył usta. Zastanawiałem się, czy wybrano prywatny pokój, ponieważ była to tajna rozmowa. Przeciwnikiem był smoczy pokorstat z siedmiu wielkich potęg? Co więcej, czy ten las nie został zniszczony, ponieważ się walczył na poważnie? Nie, nadal tam jest. Mniej więcej połowa. W końcu wywieszono białą flagę, nie było innego wyjścia, jak tylko to zrobić. Nie można o nim myśleć inaczej niż o potworze, nie zabijającym, ale obezwładniającym Szisz, który nosił te zbroje i poszedł na całość. Cóż, Orstyda można było uznać za potwora. Magia używana z dużej odległości była niweczona, w walce wręcz nie nadawały się ani ręce, ani nogi. Nie uważałem się za silnego, ale mimo to miałem zamiar to zrobić. Ponieważ Ish nie miał tragicznej miny, pomyślałem, że był nieoczekiwanie miłym facetem, ale ten facet był za nobe. spuścił wzrok, jego ciało drżało, potem nagle podniósł twarz i krzyknął. Czy ten facet czy nie był po prostu jak diabeł we własnej osobie? Pewnego dnia widok jego postaci z tymi oczami wystarczył, by potwierdzić, że jest wrogiem. Zaledwie w zeszłym tygodniu Zenoba spotkał Orsteda i został uśpiony. Kiedy spotkał Orsteda, był pod wpływem swojej klątwy HM. Ale do tej pory nie myślał, że jest złym człowiekiem. Innymi słowy, dopóki nie spotkają się osobiście, klątwa się nie aktywuje. Myśląc wstecz, przypominam sobie, że ani Aizha, ani Norn nie żywili urazy do Orsteda. Zastanawiam się, czy klątwa była nieszkodliwa, o ile nie była bezpośrednia. Pracować pod kimś takim, nie mogłem myśleć, że to coś więcej niż szaleństwo. Zenoba kręcił głową, ponieważ nie mógł zrozumieć powodu. Powiedzieć takie rzeczy o kimś, kogo dopiero co poznałeś, efekt klątwy był niesamowity. Nie wiem, ponieważ nie widziałem Orsteda osobiście. Wtedy Cliff otworzył usta i poszedł dalej. Ale Zenoba, Sylfy, Roxy, wszyscy uważają Orsteda za niebezpieczne. Ponieważ wszystkie ich poglądy na niego są zgodne, jest on z pewnością złym człowiekiem. To była deklaracja, o której nigdy byś nie pomyślał, że pochodzi od Tlifa, który nie słucha innych ludzi. Jednak porównanie tego oznacza, że mimo wszystko Cliff był poza efektem klątwy. Pracować pod kimś takim nie jest to działanie, jakiego można by się spodziewać po inteligentnym Rudeusie. Chociaż nie byłem szczególnie inteligentny, jednak zostałem. Otrzymując obiekcje od wszelkiego rodzaju ludzi na temat pracy pod Orsted, wygląda na to, że poruszanie się w przyszłości stanie się trudne. Ale kiedy usłyszałem, że trzeba naprawić tę magiczną zbroję, przyszło mi to do głowy. Cliff powiedział tonem, jakby zrozumiał, potem spojrzał na mnie wzywającym wzrokiem. Jeszcze raz będziesz walczył, prawda? Przeciwko temu smoczemu bogu, Orstedowi jech. Najpierw udawaj, że pracujesz pod jego okiem, a potem pokonaj go, gdy zobaczysz okazję. Czy to nie była tego rodzaju strategia? Nie, Orsted sama był w porządku, jeśli nie ujawnisz tego wszystkim. Slif wyciągnął dłoń w moją stronę. Prośba o poprawę poprzez kontrolowanie ilości zużywanej magii to znaczy, że my również moglibyśmy jej użyć? Innymi słowy, zamierzałeś poprosić nas, abyśmy pewnego dnia walczyli razem z tobą, słysząc to objawienie, Slif uśmiechał się i śmiał? Czy mam rację? Nie, nie byłeś. Chociaż chciałem to powiedzieć, czułem, że to jakoś wystarczy Pomijając pewnego dnia będziemy walczyć i to jest przygotowanie Z tego powodu miałem wrażenie, że stopniowo zrozumieją, że w rzeczywistości Orsted nie był złym człowiekiem Slyw Senpai Ale nie było dobrze zasypywać wygodnymi kłamstwami kogoś, kto troskliwie się tobą opiekował Chociaż może mi nie wierzyć, powinnam chociaż raz powiedzieć mu prawdę Co to jest? Uwierzysz mi, jeśli powiem, że Orsted był faktycznie pod wpływem klątwy i dlatego wszyscy go nienawidzą? Ech, czy tak? Uwierzysz mi, jeśli powiem, że zostałem oszukany przez pewnego złego Boga i że muszę walczyć z Orstedem. Zły Bóg. Więc czy to ten facet, który jest ubóstwiany przez poplamione krwią majtki lub ubranie? Zabijecie. Ach, co? Przepraszam, to było inne? Tak? Rozumiem. Proszę, kontynuuj. Niedobrze? Zasadniczo się zdenerwowałem. Ale nie jest dobrze umniejszać czyjeś przekonania. Zostawiając to na boku. Rezultat spotkania z Orstedem. Z jakiegoś powodu tak lądwa mnie nie dotyczy i po rozmowie z Orstedem ustaliliśmy różnicę zdań. W zamian za przebaczenie mam walczyć z tym złym Bogiem razem z Orstedem. Gdybym to powiedział, uwierzyłbyś mi? Hm, sam w to nie uwierzę. Zadeklarował to Zanoba swoimi pozornie błyszczącymi okularami. Absolutnie nie można było uwierzyć, że ten Orsted był kimś, kto prosił innych, by razem z nim walczyli. Hm, skoro Zanoba tak powiedział, ponieważ Zanoba trzymał się swoich przekonań, Sliff również był zdezorientowany. Skrzyżował ramiona i zamyślił się. Pomyśl o tym z innej perspektywy. Zanoba, który nie interesuje się niczym poza lalkami, ten Zanoba był tak nieugięty w stosunku do kogoś innego. Nie wydaje ci się to dziwne? To efekt klątwy. Ha. Teraz, kiedy o tym wspomniałaś, ale nie, za nowe myśli właściwie, kiedy chodzi o ciebie i oczywiście będzie się martwić, jeśli pojawi się ktoś zbyt dziwny. Czy tak było? Też tak się martwił? Chociaż byłem wdzięczny przy tej szczególnej okazji, nie mogłem być szczerze szczęśliwy. Orstet zdecydowanie wciąż coś przede mną ukrywał, więc może nie być kimś, komu można całkowicie zaufać. Mimo to chciałem uniknąć uczynienia z nich dwóch wrogów, poruszając się między Orsted a ludzkim bogiem, jak nietoperz. Nie ma innego wyboru. Powiedzmy kłamstwo. W porządku, zostaniemy przy teorii Culifa Senpai. Moja teoria? Co przez to rozumiesz? Res odchrząknąłem. Jest dokładnie tak, jak powiedział Cliff Senpai. Niedługo planuję pokonać Orsteda. Jednak czas jeszcze nie dojrzał, dlatego teraz jest czas, aby wytrwać i zrobię, jak mi każe. Ech. Czy to jest w porządku? Co się stało z rozmową wcześniej? Rozmowa wcześniejsza, moim życzeniem było, żeby było miło, gdyby tak było. Gdyby Tlif zobaczył Orsteda, stałby się jak Zanoba. Potem tak to zostawię. W ten sposób, od teraz chcę prosić o pomoc Cliff i Zenobę. Zostaw to nam, sisz do następnego razu stwórzmy zbroję, w którą mogłaby się wyposażyć nawet Julię. Och, zostawiam to Tobie. Chociaż nie pozwoliłbym Julię walczyć, lepiej jest pokazać przynajmniej tyle ducha. A w szczególności mam prośbę do Cliffa Senpai'a. Co to było? Ubrałem słowa to, o co chciałem go dzisiaj zapytać. Zmieńmy trochę sposób zadawania pytań. Ech, jak to powiedzieć? Właściwie Orsted jest chroniony przez pewną barierę. Bariera? Jak w barierze opartej na magii. Nie, jak w barierze opartej na klątwie. Słysząc słowo przekleństwo, Cliff zmarszczył brwi. Widząc postać Orsteda, czy czyjeś ciało będzie zahamowane, a tym samym nie będzie w stanie wydobyć swojej zwykłej siły. Czy tak było? Tak. Przez to przegrałem. Nawet za noba, prawda? Czułem, że sam zostałem pokonany przez coś, czego nie znałem, ale teraz, kiedy o tym wspomniałeś, zdecydowanie miałem wrażenie, że moje ciało nie może się ruszać. To zdecydowanie była jego wyobraźnia, choć tego nie powiem. Rozumiem, ta klątwa wydaje się być trudna do zniesienia. Ech. trudno już sobie z tym poradzić. Dlatego chcę, aby Cliff Senpai zrobił coś przeciwko klątwie Orsteda. Ale moje badania mają wyłącznie na celu alinalizę Czy to doprowadzi do Orsteda? Cóż, jeśli nie doprowadzi do niego, poszukajmy innej metody Ponieważ alinalizę sen jest w ciąży, badania nie są możliwe W tym czasie przynajmniej spróbuj, czy efekt można osłabić, czy nie Cliff był ekspertem w dziedzinie klątw Nie było jeszcze idealnie, ale udało mu się osłabić klątwę alinalizę Jeśli prowadził badania nad osłabieniem klątwy Orsteda, możliwe, że strach przed klątwą został złagodzony A przynajmniej taki był plan Ale czy Orsted zgodzi się na te badania? Jak go oszukamy? Orsted to człowiek, który walczy jak krwiożerczy wilk. W rzeczywistości trochę lamentuje też nad tą klątwą. Jesteś pewny? Czy to nie pozwala jego walce toczyć się w korzystny sposób? Zwykł tak mówić. Choć raz chce walczyć z kimś z pełną mocą, a nie z kimś, kto jest hamowany przez klątwę. To było jawne kłamstwo. Ale wcześniej czy później z pewnością poprosiłbym o to od Cliffa. Prawdziwy powód powiem mu później. Okrągły wiatr to jaku? Jesteś pewny? Ech, jestem pewien. Dlatego Cliff Senpai może bez obaw szukać informacji o Orsted. HM w porządku. Chociaż wstydzę się oszukiwać ludzi, jeśli nalegasz, spróbuję. Świetnie. Cliff Senpai jest fantastyczny. Lize san, proszę, obejmij go. W porządku, przekonajmy Sylfy i innych, używając tego sposobu. W końcu urzeczywistnienie odrzucenia klątwy wyglądało tak. Ha! Jakoś poczucie winy było niesamowite, zastanawiam się, dlaczego tak kłamałem. Nie chciałem powiedzieć, że kłamanie jest złe. W niektórych przypadkach czasami lepiej było kłamać. Ale Cliff, Zanoba, Sylfy, Roxy i Jeris, wszyscy bardzo się o mnie martwili. Czuję się, jakbym ich zdradzał, mówiąc im kłamstwa. Nie miałem zamiaru nikogo skrzywdzić, ani oszukać, gdyby pewnego dnia klątwa Orspeda została rozwiązana, czy byłbym w stanie zamienić to kłamstwo w zabawną historię, tak to jest. Zanoba, Slipsen Paj polegam na was. HM. Czuję ulgę, że już ma konkretny plan. Rozumiem. To ważne zadanie. Zostaw to mnie. Kiedy obaj skinęli głowami, pojawił się posiłek. Część cztery przygotowania do obiadu dobiegły końca. Na stole ustawiono wspaniałe dania i rozdano kielichy z alkoholem. Podniosłem kubek z alkoholem. Prawidłowy. Ważna rozmowa dobiegła końca. Wznieście toast, a potem jedzmy. To prawda. Zanoba trzymał kubek. Za co wznosimy toast? Cliff również trzymał kubek i zadał pytanie. Dzisiaj w pobliżu nie było kobiet, ku przyjaźni mężczyzn tak myślałem. A co powiesz na to? Czy to było zbyt mdłe? No cóż, wiedziałem o tym. Zarówno Cliff, jak i Zanoba nie zdradziliby mnie w nagłych wypadkach. Nawet jeśli miałoby to zmienić go we wroga ojczystego kraju, Cliff mi pomoże. Nawet gdybym zamienił się w szumowina, Zanoba mnie nie porzuci. Byli niezastąpionymi towarzyszami. Chociaż tym razem skłamałem, myślałem, że chcę być ich sprzymierzeńcem aż do śmierci. Myśląc w ten sposób, przez chwilę wydawało mi się, że płyną mi łzy. Było dobrze, nawet jeśli było mglące. Nie byłoby dziwne, gdyby moje ciało już wydzielało charakterystyczny zapach ciała osób w średnim wieku i starszych w zależności od wieku. Chodźmy z czymś odpowiednim dla mojego wieku. Więc do naszej przyjaźni. Za przyjaźń. Na zdrowie. Kiedy stuknęli się filiżankami, rozlało się trochę alkoholu. Ale męska przyjaźń o czym tu rozmawiać w takim czasie? Porozmawiamy o historiach erotycznych. Erotycznych HM? Ach, skoro już o tym mowa, Rudeus. Poszedłaś i powitałaś nową żonę, prawda? Tak, na razie to uczyniłoby Eris moją przyjaciółką z dzieciństwa. Eris to no huch, jak nostalgicznie, zastanawiam się, jak dokładnie stała się znana jako wściekły pies kiedy tym razem się z nią przywitam, zapytam ją. Zanoba zmrużyło oczy w nostalgii W królestwie Zanoba nie rozmawiał zbyt wiele z Eris. Ale cóż, wciąż pamiętał tamten czas. Nie można było zapomnieć o istnieniu Eris. HM. Myśląc o tym, Sliff Pai wiedział o Eris, prawda? Wspomniano o tobie w przeszłości. Ja, po prostu spotkałem ją przez chwilę w przeszłości. Nie mam już żadnych trwałych uczuć. Widzę, trochę, w przeszłości. Możliwe, że Eris zapomniała o Cliffie. To była Eris, nic na to nie poradza. Raczej o to chodzi, chodzi o ciebie, Rudeusie. Mówiłem to już wcześniej, ale kobiety to nie zbiór. Być wyczekiwanym przez tak wielu potem? tym, kazanie Cliffa Senpai było kontynuowane. Kiedy troje ludzi było już nieźle pijanych, Zanoba zaczął opowiadać erotyczną pogawędkę. Początkowo chodziło o pierwsze małżeństwo Zenoby i jego partnera, ale od połowy stało się to horrorem, a w końcu rodzajem narzekania na to, że kobiety nie rozumieją lalek. Potem Cliff i ja rozmawialiśmy. Jak Eris i Elina Lizy był jak bestień w łóżku, znaleźliśmy w sobie pokrewną duszę. Ale kiedy rozmawialiśmy we dwoje, Zenoba się nudził i zmienił tok rozmowy na magiczną zbroję. Ich oczy błyszczały, kiedy mówiłem o walce z Orstedem w magicznej zbroi. Mimo wszystko walki gigantycznych robotów z dużymi potworami wydawały się interesujące. Tej nocy trzej mężczyźni aż się upili, a po zamknięciu sklepu kupiliśmy tylko alkohol, wynajęliśmy pokój w sąsiedztwie i piliśmy dalej. W jakiś sposób dobrze było urządzić imprezę alkoholową tylko z trzema mężczyznami. Gdyby istniała jeszcze jedna szansa, chciałbym znowu iść na drinka z trzema mężczyznami. Mushoku ten sej. Tom 17: Sidestory, spotkanie kobiet. Tom 17: Opowieść poboczna, spotkanie kobiet, części 1 w tym czasie, gdy Rudeus pił alkohol razem z innymi mężczyznami i w stanie nietrzeźwości wołał ile tego było. W sypialni na drugim piętrze domu Rudeusa. Na szczycie wielkiego łóżka trzy kobiety siedziały twarzą w twarz z drugą, nie mając nic na sobie oprócz koszul nocnych, które miały na sobie. W takim razie rozpoczniemy 26 regularne spotkanie domu gry ratów. Oklaski. W odpowiedzi na słowa białowłosa i dziewczyny, niebieskowłosa klaskała w dłonie. Rudowłosa dziewczyna słuchała oklasków z poważną miną, siedząc w seiza. Choć wiek jednego z nich przekroczył już całkiem domenę dziewczynki, należy jednak zachować ostrożność, gdyż powiedzenie tego rozgniewałoby pana domu Rudeusa niczym wielki demoniczny bóg. Dopóki wygląd przypomina gimnazjalistę, czyż nie jest w porządku, był sentymentem mistrza. Gdyby to nie był alternatywny świat, ten sposób mówienia zostałby odparowany właśnie w tym problem. No więc, rudowłosa kobieta, Eris zrobiła obojętną minę i spojrzała na twarze pozostałych dwóch kobiet. Ta kobieta została zatrzymana przez Sylfy podczas nocnego treningu w ogrodzie i zabrana do tej sypialni. Nie otrzymawszy ani jednego wyjaśnienia, była nieco zdezorientowana. Białowłosa kobieta, Sylfietę odchrząknęła kaszląc. Miała na sobie koszulę nocną, która jak zawsze spodobała się Rudensowi, góra i dół był wykonany z miękkiej tkaniny. W takim razie złożymy wyjaśnienia ze względu na Eris, która kilka dni temu dołączyła do naszej grupy. Wyjaśnienie będzie ode mnie. Wtedy do przodu bez wahania podeszła niebieskowłosa kobieta, Roxy. Miała na sobie jednoczęściową koszulę nocną i dla osób, które nie wiedziały, będzie to wyglądało tylko na uroczy projekt dla dzieci. To spotkanie zostało zaplanowane przez Selfy, abyśmy mogli łatwo przerwać niezgodę, pozwalając nam na dobre stosunki z innym. Odpowiednio, z pewnością pojawią się uczucia spekulacji, zazdrości i chęci monopolizacji, jednak Rudy nie chce, żebyśmy się o takie rzeczy kłócili. Jako żony dołóżmy wszelkich starań, aby ten dom był szczególnie wygodny do zamieszkania dla Rudiego. Eris spojrzała na swoje ubranie. Ma prosty, szorstki wygląd. Eris zdecydowała w myślach, że jutro kupi koszulę nocne. Eris, czy ty słuchasz? N, nie ma problemu. Eris spokojnie skinęła głową. Minęło około 20 dni, odkąd przybyła do domu Rudeusa. Ostatnio Eris ma poczucie porażki. Przede wszystkim przeciwko wysokości kobiecości Sylfy. Począwszy od gotowania, poprzez pranie, ubrania Rudeusa, aż po mebleń w domu, wszystko zostało dobrane zgodnie z wyczuciem Sylfy. Szarmancko opiekując się Rudeusem, pomagając mu w praktycznej stronie życia. Ponadto pomaga Rudeusowi finansowo, pracując jako eskorta księżniczki. Przez krótki czas, kiedy Eris i Rudeus byli razem, nie mogła pomóc żadnemu z nich. Zgodnie z oczekiwaniami nawet Eris nie mogła sprzeciwić się temu, by została żoną Rudeusa. Wręcz przeciwnie, aby ona i ja byli traktowani jednakowo było niespokojnym uczuciem. W każdym razie, jeśli masz coś do powiedzenia, proszę powiedz to w tym miejscu nie przedstawiajmy naszej kłótni przed drugim. Ostatnio Rudy wydaje się być zajęty. W miarę możliwości nędzę, wracajmy mu głowy naszymi sprawami. Rozumiem. Eris poważnie skinęła głową. Nie walcz w domu. Nie przeszkadzaj Rudeusowi. Ostatnio Eris myślała tylko o byciu razem z Rudeusem. Ślepo wierzyła, że w ten sposób osiągnie szczęście. Jak się nad tym zastanowić? Od tamtej pory rzadko myślała o sprawach, a wspominając to, Eris miała ochotę uderzyć się w głowę. Dlatego dzisiejszy temat dyskusji dotyczy siebie nawzajem. Niewiele wiemy o Eris, a Eris niewiele wie o nas. W takim razie pogłębimy naszą przyjaźń, dowiadując się o sobie więcej. Mówiąc to, Sylf wyjęła z poduszka butelkę mocnego alkoholu to typowy tutaj drink. Roksy wyjęła z półki kupki i taca przygotowaną wcześniej i postawiła je na środku łóżka. Sylfy położyła butelkę z alkoholem na łóżku i powiedziała: Na razie porozmawiajmy szczerze, o tym, jak do tej pory każdy z nich spotkał Rudiego. Powiedzmy, jak bardzo kochamy Rudiego. Tak jak chciałam. Eris z pewnością siebie wypinała pierś. Wierzyła, że nie przegra z nikim o to, jak bardzo kocha Rudeusa. W takim razie ja zacznę. To było jeszcze w wiosce Buina, kiedy po raz pierwszy spotkałem Rudiego. O ile dobrze pamiętam, miałam około pięć lat, tak oto rozpoczęło się zebranie kobiet w domu Rudeusa. Część dwa: spotkania kobiet w domu Rudeusa trwało do późnej nocy. Ponieważ Roksy była w ciąży, powstrzymała się od alkoholu. Podczas gdy Iris była na poziomie, na którym była lekko podchmielona. Jedyną pijaną osobą była Sylfy. Wiesz, że wtedy Rudy i ja po raz pierwszy zostaliśmy przyjaciółmi. Od tamtej pory zawsze go lubiłem, tak nostalgicznie. Widzisz, Rudi przytulił mnie tak blisko. Nic nie powiedział, tylko mnie przytulił. Hehe. He. Z oddechem cuchnącym alkoholem taka sylfy czepiała się i przytulała Eris. Więc co? Nawet ja zostałem przytulony przez Rudeusa. Słyszałem to przed chwilą? Eris na pewno ma to dobrze. Byłeś razem z Rudim w najlepszym okresie. Otrzymałeś nawet jego pierwszy raz. Jak wyglądał pierwszy raz Rudiego? Mój pierwszy raz był w jakiś sposób niesamowity. N. Nic szczególnego, to było normalne, ale S. Sylfę urodziła pierwsze dziecko Rudeusa, a nawet weszła za niego za mąż, twoja sytuacja jest o wiele bardziej godna pozazdroszczenia. Kiedy rozmowa potoczyła się w niepokojącym kierunku, tą, która wdarła się do rozmowy, była ROKSY. Cóż, nawet jeśli to nie był jego pierwszy raz, czy to nie w porządku? Mimo, że nie otrzymałam żadnego z pierwszych razów Rudiego, jestem szczęśliwa. Pfffff. ROKSY wyszła. Ponieważ ROKSY jest pierwsza, czy nie jesteś osobą numer jeden, którą Rudy szanuje? Szacunek zastanawiam się, dlaczego Rudy tak bardzo mnie szanuje. Rudy tak powiedział: ROKSY nauczyła mnie najważniejszej rzeczy numer jeden. Z pewnością powiedziałaś mu coś niesamowitego. Coś, co Rudy lubi, co Siedzki. Rudy był już ecki, nawet bez nauczania. Podglądał, kiedy się kąpałem, a raczej ja go tylko normalnie uczyłem hm. Mówiąc to, Roxy głęboko się zamyśliła. Poważnie, dokładnie jaką część mnie tak bardzo lubił Rudeus. Jakoś miałam wrażenie, że nasze pierwsze spotkanie było dość okropne i zastanawiam się, czego mogłam go nauczyć. Naprawdę nie mam pojęcia. No cóż, nawet jeśli Roxy jest wyjątkowa, Eris też jest trochę inna. W jakiś sposób straciłem pewność siebie, co masz na myśli, mówiąc trochę inaczej? To znaczy, Eris i Rudy mają mniej więcej taką samą siłę? Możliwość stania i walki obok siebie jest godna poza Zamierzałem bardzo się starać i stać się silnym, ale nie jestem nawet blisko Rudy'ego. Czuję, że Rudy próbuje mnie chronić. Z czego się cieszę z powodu alkoholu, zmartwiona selfie bez nadziei nie się upiła. Widząc to, Eris nie miała jednak poczucia wyższości. Eris udała się do świętej krainy miecza, aby zmierzyć się z Rudeusem. W rzeczywistości udało jej się osiągnąć umiejętności dorównujące jego umiejętnościom. Nawet w udawanej bitwie pozwalającej na magię mogła wygrać z Rudeusem. Taki był jej cel i w końcu udało jej się to osiągnąć. Jest to coś, z czego jest dumna. Ale mimo wszystko była trochę zazdrosna o związek Rudeusa i Sylfy. Tym bardziej, że wiedziała, że nigdy nie może się taka stać. Sylfy w opałach, Roxy przechylające głowę, eri skrzyżująca ramiona. Drzwi sypialni były otwarte. Przepraszam, panie. Ach, Lilia San. Tą, która weszła przez drzwi, była kobieta w średnim wieku, ubrana w strój pokojówki Lilia. Gdy unosiła się para, to, co trzymała na tacy, przypominało ziemniaczaną mieszankę. Przyniosłem ci wieczorną przekąskę. Przepraszam, że cię zaniepokoiłem, Lilia San. Nie, roksy sama. Oczywiście, obowiązkiem pokojówki jest pomagać paniom. Dokłaniającej się roksy, Lilia oddaje ukłon. S. więc T dziękuję bardzo. Nie, Eris sama nie ma potrzeby wdzięczności. Odkąd zostałaś żoną Rudeusa sama, stałaś się także moim panem. Jeśli chodzi o Eris, jest trochę niepewna co do tego, jak dokładnie traktować Lilię. W posiadłości regionów Edoa było wiele pokojówek. Jednak Eris jakimś cudem była w stanie odgadnąć, że nie może traktować Lili tak samo jak te pokojówki. Jest matką siostry Rudeusa. Wygląda na to, że była mamką lub kimś w rodzaju drugiej matki. W umyśle Eris była zdecydowana ciężko pracować, aby nie być znienawidzoną przez matkę Rudeusa. I dobrze jest nie być tak formalnym. Słyszałem wiele rzeczy na temat Eris sama od czasu pobytu w wiosce Buina, o czym? Cóż Lilia zawahała się. Wieści o Eris, które można było usłyszeć w wiosce Buina, były dość okropne. O tym, jak szybko stała się brutalna w swoich rękach, o tym, jak uznano, że niemożliwe jest dla ciebie życie jako szlachcianka i jak byłaś jak dzika małpa. Eris wydeła wargi. Szczerze mówiąc, nic się nie zmieniło od tamtych dni poza jej ramieniem z mieczem. Był czas, kiedy robiła co mogła, ale w końcu została porzucona. Ale stałaś się porządnym człowiekiem. Król miecz sama, gdyby feudalny pan sama regionów Edo zobaczył obecną Eris sama, z pewnością byłby dumny. Czy te tak, ale o to sama i o jej sama już na ach, Przepraszam. Lilia skłoniła się, robiąc smutną minę. W porządku. To był taki incydent. Bez względu na to, dokąd się udasz, nieszczęśnicy zostali zrujnowani. Nawet otoł i oka San, Ioka, San Rudeusa, w jednej chwili atmosfera w środku zrobiła się smutna, unosiła się tylko po raz ciepłego naczynia matki. Osobą, która wyczuła nieprzyjemną atmosferę, była sylfy. C. Pomyśl o tym, Lilia też wie o czasie, kiedy urodził się Rudy. Tak. Pierwotnie zostałam zatrudniona jako mamka Rudyusa sama. Jak się miał Rudy, zanim poznał Roksy i mnie? O się sama, kiedy się właśnie urodził? Powiedziawszy to, Lilia pamięta rzeczy z przeszłości. Zobaczmy, na początku myślałem, że Rudeus sama jest niesamowity. Ech. Dlaczego? Cóż, dlaczego chyba dlatego, że wiele razy Rudeus sama znajdował się w nieoczekiwanych miejscach i kiedy myślałeś, że i w końcu został odnaleziony? Śmiał się przerażająco. Lilia roześmiała się, gdy przypomniała sobie tamte czasy. Chociaż Rudeus sama był takim uroczym dzieckiem, zastanawiam się, dlaczego go unikałem. Rzeczywiście były wtedy złe emocje, ale z czasem zostały one zapomniane, pozostawiając po sobie tylko dobre uczucia. Ach, ale nawet teraz niewiele się zmienił. To prawda, ale przez większą część tamtych dni miał minęć z nieprzyjemnym uśmiechem, kiedy pocierał twoją klatkę piersiową, kiedy był trzymany, ale nawet teraz niewiele się zmienił. Wydaje się prawdą. Od dawna Rudeus był dzieciakiem, Ecki. Po wysłuchaniu tej historii tylko jedna osoba śmiała się przez nos w atmosferze, która się nieco skomplikowała. Jeśli podobał mu się biust Lili, to nie będzie miał problemu z moim. Takie było stwierdzenie rudowłosej kobiety, która posiadała niezwykle zmysłowy biust. Trochę się tym martwiłem. Sylfy i loksy są dość małe, zastanawiałam się, czy moje będą w porządku. R. Rudy nie dawał takie rzeczy. Chociaż Sylfy tak powiedziała, jej głos lekko drżał. Jak się nad tym zastanowić, w środku naszej podróży zawsze wpatrywał się w kobiecą klatkę piersiową. Ech, nawet podczas podróży? Ach, skoro już o tym mowa, zaraz po naszym ślubie, kiedy tylko była taka możliwość, głaskał mnie po klatce piersiowej W dzień odpoczynku dotykał ich przez cały dzień Moja nie była aż tak pocieranym, zastanawiam się, czy on ich nie lubi Roxy potarła swoją klatkę piersiową, będąc lekko przygnębioną Jednak niestety nie były w odpowiednim rozmiarze, aby odpowiednio je wytrzeć To była smutna sprawa Dzięki temu będę Lilia-san, napijmy się razem Sporadycznie Sylfy zatrzymała Lilię, która próbowała wyjść z pokoju Roxy też się zgadzała jak się nad tym zastanowić, nie przypominam sobie, żebym widział Lilię sam pijącą alkohol w czasie pobytu w wiosce, bo i na nie jestem w stanie pić przy tej okazji, ale po przejściu przez te wszystkie kłopoty, co ty na to? Trzeba jednak zaopiekować się panią Zenit. Wtedy razem z Zenitem, san. Zgadza się. Jeśli jesteś dorosły, przynajmniej pij alkohol. Sylfy i Jerry wygłaszały pochlebne uwagi. Pijacy to formy życia pełnym wigoru. W jednej chwili Sylfy namówiła Lilię i zaangażowała nawet Zenita do obsługi pijackiej imprezy. Część trzy Lizy zaczęła się samotna tej nocy, kiedy Clifa nie było. Dzisiaj Clif wyszedł. Po męsku oświadczył, że przeprowadzi z Rudęsem męską rozmowę i wyszedł. Nie depcząc jego męskiej dumy, Elina podniósł podniosła głos i powiedziała mi o jej podróży. Była pogrążona w myśleniu, że jest taką czystą kobietą, jednak od razu się znudziła. Nawet dla Elina Lizę, która objęła tliwa pomimo ciąży, gdy go to nie było, nie mogła zaspokoić swojego pożądania seksualnego. Po pierwsze, w czasie ciąży jej popęd seksualny nie rośnie tak bardzo. Nawet gdyby nie zrobiła tego przez jeden dzień, wszystko byłoby w porządku. Aby zobaczyć pojawienie się roksy, Elina Liza zaczęła iść w kierunku domu ratów. To, co zobaczyła, było szczęśliwym piciem pomiędzy pięć kobietami z domu Gryratów. Mój Boże, wygląda na to, że ma miejsce interesujące wydarzenie. Ach, to babcia. Lizę babciu, twój brzuch na pewno urosł. Czy to brat, czy to siostra? HM. Ale Liv jest ojcem, Rudy jest HM. Kiedy Alina Lizę przybyła, Sylfy była już blisko Erisy i masowała jej klatkę piersiową od tyłu. Eris nie zareagowała na to, tylko cicho siedziała, jadła i piła alkohol. Zenit nieustannie wlewał alkohol do jej kubka, jakby to był drink do obiadu. U jej boku siedziała Lilia, również pijąca. Podczas gdy Roxy słyszyła jej ze względu na siebie, Lilia wszczynała kłótnie. Roxy-san, dlaczego moja córka nie cieszy się sympatią Rudeusa sama? Wierzę, że cieszy się jego sympatią. Roxy poważnie odpowiedziała na słowa Lili, myśląc, że nie upicie się to wstyd, skoro ma dziecko w brzuchu. Chodzi o to, że jest jego siostrą, czy szczęściem kobiety nie jest otrzymanie miłości mężczyzny? To rzeczywiście moje szczęście, ale nie wydaje mi się, aby przyjmowanie miłości drugiego było konieczne, a Ischa jest doskonała. Jestem pewien, że pewnego dnia znajdzie dobrego partnera. Ktoś lepszy niż Rudeus sama? Niewielu jest ludzi lepszych od Rudeusa myśląc w ten sposób, to nie tak, że popełniłem błąd. Chociaż prawdą jest, że wydaje się, że było to trochę przedwczesne. W chwili, gdy Alina Lizę to zobaczyła, natychmiast przypomniała sobie spotkanie kobiet w gildi przygód, które nie mogłem wyjść za mąż. Mimo, że w tym przypadku wszyscy tutaj byli małżeństwem, zapamiętała takie spotkanie. Ci, którzy to spowodowali, Paul Rudeus, zdała sobie sprawę z głębi karmy rodzic dziecko, ale na razie zostawiła to na boku. Poważnie, nawet Rudeus by się rozpłakał, widząc to. Kobieta powinna pokazywać swój pijacki stan tylko wtedy, gdy jest sama z mężczyzną. Liz radośnie wszedł na spotkanie. Nie miała się czego bać. Och, babciu, mówisz coś takiego. Ach, tak. Ty babcia nie zawsze uczy roksy kilku technik. dlaczego nie uczysz mnie takich technik? He, he dlaczego? Ach, skoro Sylfa już tyle wypiła, powodem, dla którego nie uczycie technik, jest to, że sprawienie, by Rudę uwierzył, że jesteś naiwną młodą dziewczyną, która nic nie wie, podnieca go bardziej to już jest w porządku, ponieważ chce wiedzieć różne rzeczy. Bo już mam dość pozwalania Rudeusowi obić w łóżku, co mu się podoba Najwyższy czas, aby Rudeus sapnął Widząc tę katastrofalną scenę, Elinaliza porzuciła wszelkie racjonalne myśli na kilka sekund Jej mózg podjął decyzję, że wypije i dołączy do nich Na razie daj mi filiżankę Elinaliza wzięła pustą filiżankę jedną ręką i wypiła ją jednym haustem Widząc to, Sylphie uniosła palec Ach, to nie ma sensu Nie możesz pić alkoholu w ten sposób z powodu dużego w twoim żołądku Zostaw takie sprawy Roxy do powiedzenia Nie ma problemu, ponieważ Roksa nie pije, nie ma problemu nawet jeśli pijesz, istnieje magia detoksykacji, nie ma problemu. To było coś, czego trzeźwa Sylfy by nie powiedziała, ale dziś jest pijana. Elinalizę włączyła się do rozmowy i usiadła gdzieś na pustym krześle. Nawet ja nauczyłem się o detoksykacji w szkole. Mogę to zrobić bez intonowania. Ach, tak, tak, bardzo imponujące, zgodnie z oczekiwaniami mojego wnuka. Elinalizę z łatwością uniknęła chełpliwej przemowy Sylfy i zaczęła otwierać usta. Zamiast być wnukiem babci, to dzięki edukacji i Rudiego. Czy to magia, czy łóżko, jestem znacznie poniżej Rudiego. Ale mężczyźni też są podnieceni przez takie kobiety. Bracia, To będzie dla mnie inny czas, aby pokazać Rudiemu moją drugą stronę. Uhehe. Całkowite nadrobienie ilości wypitej przez Sylfę zajęło Elinalizę około godziny. Część cztery tego dnia pięć kobiet intensywnie piło. Pić, pić i pić dalej i wyrzucać sprawy z głowy. Niepokój, który odczuwali, ponieważ ostatnio Rudeus poruszał się za kulisami. Podejrzliwość wobec Orsteda i ludzkiego Boga. Optymizmu, że jakoś sobie z tym poradzą. Z dodatkiem alkoholu podczas rozmowy o takich rzeczach dawało im to chwilowe uczucie radości. Gdy wszyscy inni zasypiali po zmęczeniu piciem, tylko Roxy pozostała trzeźwa i narzekając, w końcu zastosowała magię detoksykacji wobec wszystkich. Następnie wróciła do swojego pokoju i położyła się do łóżka, aby być gotowa do jutrzejszego wyjścia do szkoły. Nadal miała jutro pracę. Dopiero następnego ranka Roxy przypomniała sobie jedyną dziewczynę, która nie mogła uczestniczyć w tym spotkaniu i dąsając się poszła spać. Mushoku Tensei, Tom 17 rozdział 6 Łukasz. Tom 17 rozdział 6 Łukasz. część 1 Kiedy się obudziłem, przytulałem nobę. Chociaż oczywiście nie byłem homo. To efekt tego, że wczoraj za dużo wypiłeś? Wczorajszy alkohol był dobry. Szczerze myślałem w poprzednim życiu co zyskam pijąc z facetami, ale myliłem się. Nie było nic smaczniejszego i przyjemniejszego niż picie alkoholu z męskimi przyjaciółmi. W każdym razie rozstaliśmy się po tym, jak pozbyliśmy się bólu głowy magią detoksykacyjną i leniwie zjedliśmy śniadanie w gospodzie. Teraz była pora letnia. Śniegu już nie było. Wkrótce nadejdzie pora godowa plemienia bestii. Ponieważ ruja mojej bestii zwierzęta trwała przez cały rok, pora roku nie miała większego znaczenia. Ale zgodnie z oczekiwaniami otoczenie było niespokojne, ja też stałem się niespokojny. Brzuch Roxy już się urósł, więc najwyższy czas, żeby zrobiła sobie przerwę od szkoły. Chociaż wybór imienia dziecka, które miało się dopiero urodzić, było zabawne, za miesiąc będę musiała podążać za Arielką do Królestwa Asurów. Korzystając z magicznych kręgów teleportacyjnych, prawdopodobnie mógłbym natychmiast wrócić, ale nie było wiadomo, ile dokładnie miesięcy tam spędzimy. Zdecydowanie nie chciałam być nieobecna podczas porodu. Bo żeby urodzić moje dziecko, musiała znosić 10 miesięcy dyskomfortu. W połowie niewiele mogłem zrobić, uczucia wdzięczności i tym podobne musiały zostać wyrażone czynami. Dziecko z roksy. Czy to był chłopiec czy dziewczynka? Lucy była dziewczyną, zastanawiam się, czy tym razem chłopiec byłby lepszy? Nie, chłopiec czy dziewczynka, jedno było w porządku. Jak się nad tym zastanowić, Elis powiedziała, że chce chłopca. W poprzednim świecie, jak dokładnie ponownie określałam opłacić. Jeśli dobrze pamiętam, słyszałem, że zrobienie czegoś ułatwiło narodziny chłopców lub dziewczynek. Używając octu lub czegoś w tym rodzaju, zastanawiam się, czy w tym świecie można było to kontrolować za pomocą magii. Cokolwiek, oba był w porządku. Niezależnie od tego, czy był to chłopiec, czy dziewczynka, można było okazywać mu szczerą miłość, gdy dorastał w niedalekiej przyszłości na pewno powstanie nawet ta Eris. Problem polegał raczej na tym, że Eris będzie się zachowywać w czasie ciąży. Ale mimo wszystko Eris stała się trochę niecierpliwa. W połowie wielokrotnie to potwierdzała, to wystarczy, prawda? Lub nie było pomyłki, prawda. Chociaż można powiedzieć, że własne pragnienia seksualne Eris są silne, widząc luce lub ciężarną roxy, może pomyśleć, że zaczęła późno. W królestwie sure w niemałym stopniu uważano, że aby właściwie nazwać się żoną, trzeba urodzić dzieci. Nie wiedziałem, co Eris o tym myśli, ale jeśli urodzenie dziecka przyniesie jej ulgę, to chciałem, żeby poczuła ulgę jak najszybciej. Część dwa, kiedy myślałem o takich rzeczach, byłem już blisko domu. Nie powiedziałem wczoraj, że nocuję poza domem, pewnie będą źli. Nie, to nie był taki surowy dom. Ale spędzając noc poza domem lub godzinę policyjną, lepiej było raz jeszcze odpowiednio wyjaśnić takie zasady. Na tym świecie trwa błym na porwania, a ja nie wiedziałem, co może zrobić Bóg człowiek. Nawet luce ostatnio stopniowo rosła, także ze względu na przychodzące dzieci. Tak? Zasady dla dobra dzieci. HM. Wtedy zauważyłem, że ktoś jest przed domem. Mężczyzna rozmawiał z kimś nieco podniesionym głosem. Nie było słychać głosu drugiej osoby. Po długim, twardym spojrzeniu zrozumiałem, kim był ten mężczyzna, posiadający jedwabiście brązowe włosy, wyglądający jak i Kemen. Podobno najpopularniejszy w magicznym mieście Szaria. Łukasz Notus Gerrat. Przypomniałem sobie słowa Orsteda i pamiętnik. Orsted powiedział, że ludzki Bóg może manipulować ludźmi. Pamiętnik miał coś w rodzaju. Luke został zmanipulowany przez ludzkiego Boga i wplątał w to Sylfy. Ja z pamiętnika miała dość silny kompleks prześladowczy, ale aby wplątać w to i Sylfy, skuteczne byłoby zmanipulowanie Lukea. W jakiś sposób, nawet Sylfy wydaje się ufać z Lukea. W walce z Bogiem Człowiekiem bez wątpienia bardzo ważne było odkrycie apostołów Boga Człowieka i ustalenie ich celów. Myśląc w ten sposób, postanowiłem trochę poczekać i zobaczyć. Obniżyłem talię, przechodziłem od cienia do cienia i kontynuowałem zmianę pozycji, aż wyraźnie usłyszałem jego głos. Ach, pomyśleć, że taka cudowna osoba przybyła do tego miasta. Jesteś niesamowicie urocza. więc zdeterminowane, piękne oczy, te pozornie powiewające włosy. Prawdziwe nie, to tak, jakby zstąpiła bogini piękna. Zakochałem się w tobie, gdy po raz pierwszy spojrzałem na ciebie. Usłyszałem głos, który zdawał się bolać mnie w głowie. Bolała mnie głowa. Nawet ja nie powiedziałem takich nędznych rzeczy. Ale w tym świecie takie słowa były w porządku. Opowiadając takie rzeczy, Sylfer rumieniła się i śmiała nieśmiało, mówiąc, nawet bez tak żarliwego uwodzenia byłam już Ludiego, he. Ahem, przepraszam. Bardzo przepraszam za moje opóźnienie. Jestem Luke Notus Greirat. Jestem drugim synem Notusa Greirata, jednego z czterech władców feudalnych królestwa Asura. Zakładając, że Luke była postołem Boga-Człowieka, istniało duże prawdopodobieństwo, że jego entuzjazm dotyczący zalotów do kobiet był radą ludzkiego Boga. W końcu Luke nie był kimś, kto nigdy nie miał kobiet. Wyglądało na to, że Sylfy rozpoznała w lukę kogoś, kto traktuje kobiety tak samo jak tkanki twarzy, a raczej do kogo się zalecał. W cieniu bramy nie było widać drugiej osoby. Spośród tych, które w środku pasowały do przymiotnikowego odpowiednika anioła, najlepiej była Sylfy, ale Luka nie zabiegał o jej względy. Tą, która dokładnie pasowała do miny bogini, była Roxy, ale to też nie pasowało. Więc to była Aisha. Jeśli to możliwe, czy mógłbyś nie podać mi swojego imienia, proszę? Ach, oczywiście, nie ma problemu, jeśli nie chcesz podać swojego nazwiska. Ale proszę, chcę usłyszeć i wyryć Twoje piękne imię w moim sercu, przynajmniej jako pocieszenie. Chociaż nie wiedziałam, kogo próbuję namówić, musiałam znać imię tej drugiej osoby kim dokładnie był Luke, który próbował stworzyć swój własny. Gdyby ta osoba była znana, można by zrozumieć cel Boga człowieka. Cóż, to było tylko przy założeniu, że Luke rzeczywiście był apostołem ludzkiego Boga. Możliwość, że prostoduszny Luke zakochał się od pierwszego wejrzenia i tylko się zaloty, nie była niemożliwa. Ach, nie powiesz mi swego imienia. W takim razie przynajmniej proszę, obdarz mnie zaszczytem ucałowania tej pięknej dłoni. Mając tylko to, ja, Luke obniżył talię i wyciągnął rękę w kierunku drugiej osoby. W jednej chwili głowa Luke'a zatrzęsła się. Przestał się ruszać. Coś się stało. Ale nie wiedziałem, co się stało. A tak Hitogamiego? Może właśnie teraz, w tej chwili, otrzymał objawienie od Boga człowieka. Ale kiedy tak myślałem, Luke padł na kolana i nagle upadł z Hukiem. Nawet nie drgnął. Stracił przytomność. Co się stało? Wydawało mi się, że znam taką scenę. Trzęsąc się, upadając i tracąc przytomność, UGH, moja głowa HMPF. Patrząc z góry na upadłego Łukasza, z wejścia wyszła jedna kobieta. Zerknęła na leżącego Lukea i kopnęła głową wąglę go na palcach. To była Eris. Eris była tą, która pokonała Lukea. Co z nim? Nagle pojawia się i gatem z doryzet niezadowoloną, mimo że Eris kopnęła i przewróciła Luke'a w miejsce, gdzie nie przeszkadzał mu w wejściu do domu. A potem wrócił do domu, jakby nic się nie stało. Wyszedłem z cienia i zbliżyłem się do Luke'a. Upadł i widać było białka jego oczu. Podrywać żonę innej osoby, zastanawiam się, czy ten facet nie miał moralności. Ach nie, jak się nad tym zastanowić, zgłosiłam się do Arie i Luke'a, ale chyba nie wspomniałam, że wyszłam za mąż. Było to pierwsze spotkanie z Eris. Ale i tak, żeby pomyśleć, że Lukea podrywałby Eris, więc ten facet był mimo wszystko apostołem ludzkiego boga. Czy też był to wpływ oryginalnej historii? Nie mogłem dojść do wniosku. Niezależnie od tego, źle było pozwolić mu dalej tu leżeć, zostawmy go w domu. Przepytam go, kiedy się obudzi. Część 3 wróciłem. Niosąc Lukea, weszłem do domu i Riz przyszła mnie powitać. Chociaż zrobiła szczęśliwą minę, gdy zobaczyła moją twarz, ale kiedy zobaczyła Lukea, zmarszczyła brwi i skrzyżowała ramiona. Ten facet? Czy to był znajomy? Ach, raczej niż mój, bardziej przypominał kolegę Sylfy. Rozumiem, przepraszam, uderzyłem go. Och, jakimś cudem Eris była dość łagodna. W porządku. Z pewnością ten facet musiał powiedzieć coś dziwnego. On zrobił? W takim razie ten facet był tym złym. Położył rękę na mojej Eris? Ten facet to zrobił? Ale nawet gdyby był zły, na razie go położę. HM, byłby przeszkodą w salonie, wrzućmy go na razie do pustego pokoju na pierwszym piętrze. Cześć, Rudeusie. Ale zatrzymała mnie Eris. O co chodzi, Eris? Rudeus też myśli o pocałowaniu mnie w rękę? Spojrzałem na rękę Eris. To była szorstka dłoń, pełna odcisków miecza. To była dobra ręka, która pasowała Eris. Zamiast tego, chcę to zjeść. Mówiąc to, Eris uderzyła mnie w brzuch. Nie było w tym wiele mocy, ale było to precyzyjne uderzenie w wątrobę. Takie rzeczy zdarzają się tylko w nocy. Z zaczerwienioną twarzą Eris wróciła do salonu. Rozumiem, rozumiem, więc dzisiaj był dzień Elis. Nie mogę się doczekać. Ach, racja, gdzie są inni? Czy wszyscy wyszli? Oni jeszcze śpią, bo my wczoraj do późna. Co to, nie spałem do późna. Impreza bez mnie, więc warto kogoś pominąć. Więc w czasie, gdy kroczyłem kwiecistą ścieżką mężczyzny do mężczyzny, odbyło się spotkanie kobiety z kobietą. Mam nadzieję, że nie obmawiali się nawzajem, więc ach, Onihan, witaj z powrotem. Wtedy z kuchni wyszła Aisha. Kto to to Luke sama? Co się stało? Aisha. Można nie używać sama dla Luke'a. Ale Nornana powiedziała, że jeśli nie będziesz nazywać Luke'a Luke sama, żeńskie senpai się wścieknął. Poważnie. Więc był taki porozumienia. Ale pomyśleć, że i w szkole wprowadzili takie dziwne zasady. A potem znęcali się nad tymi, którzy tego nie przestrzegali. Norn dawała z siebie wszystko, by nie dać się zastraszać. To niemożliwe, żeby osobą, którą Norn lubił, był Luke, prawda? Onihan na to nie pozwoli, wiesz? Ach, dobrze, wysłuchaj mnie Onihan. Wszyscy są okropni. Po tym, jak poszedłem spać, wszyscy pili alkohol i byli hałaśliwi. Ach, więc nie brałaś w tym udziału? Spałem razem z Lałach, a także posłuchaj tego, Onihan. Kiedy spałem z Lao i kiedy nadszedł ranek, pomyślałem, że jest trochę chłodno, Leo zmoczył łóżko. Kiedy go skarciłem, chwilił, jęczał, wiesz. Mimo że Leo wygląda na dorosłego, wciąż jest dzieckiem. A Ischa wydawała się cieszyć każdym dniem. Kiedy niosłem Luke'a do pustego pokoju, postanowiłem wysłuchać historii Aishy. Czułem, że nie odbyłem z nią zbyt wielu rozmów. Nie, to nie mogło być. Więc, co stało się później? Umyłeś to? Oczywiście. Ach, więc Erisany mi pomogła. Ponieważ sama tego doświadczyłam, milczała. Nie uwierzyła mi, kiedy próbowałem wytłumaczyć, że tego nie zrobiłem. Onihan też powinien to wyjaśnić. Poza tym nigdy w życiu nie zmoczyłem łóżka, rozumiem, rozumiem. Podczas rozmowy z Aishą przenieśliśmy się do salonu. Nie było nic lepszego niż zaznajomienie się z nami. Część cztery, zanim Lukę się obudził, poszedłem zobaczyć stan Sylfy i innych. Leo siedział grzecznie na schodach drugiego piętra. Robił dobrze zarysowaną minę na tyle dobrą, że nie pomyślałbyś, że zmoczył łóżko. Rozejrzałam się po pokojach. Z ubraniami rozrzuconymi po całym pokoju, pokój Roksy był pusty. Kiedy zobaczyłem, że jej roł też nie ma, musiała już iść do szkoły. Pomyśl o tym, czy Roksy też piła alkohol. Chociaż w tym świecie istniała magia detoksykacji, zastanawiałam się, czy kobiety wciąż piją alkohol. Trochę się martwiłem. Sylfa spała w swoim pokoju. Z jakiegoś powodu razem z Elinalizę. Wyglądało na to, że w zeszłej nocy Elinalize przyszła do naszego domu. Prawdopodobnie miała trochę wolnego czasu, ponieważ tlifa nie było w domu. W każdym razie, budząc ich, byłoby źle. Po cichu zamknąłem drzwi. Lilia i Zanit też spały. Zanit spał jak dziecko zwinięty w kłębek, a Lilia spała tuż obok niej. Ponieważ nadal czuć było trochę alkoholu, wyglądało na to, że obaj wczoraj też pili. Normalnie ta dwójka nie piłaby alkoholu. Zastanawiam się, czy picie było aż tak przyjemne. Przez chwilę miałem ochotę wciągać się do tego łóżka, ale na razie wróciłem na dół. Zaglądając do salonu, Eris machała Lucy. Lucy stała na sofie i próbowała złapać Eris za rękę, podczas gdy Eris wspierała ją nerwowym spojrzeniem. Po obejrzeniu tak wzruszającej sceny wróciłem do pustego pokoju. Luke już otworzył oczy. Widziałem sen. Sen o z rudymi włosami. Piękny anioł i chociaż była urocza, można było też wyczuć jej siłę. Rzeczywiście była moim idealnym aniołem i kiedy próbowałem pocałować ją w rękę, obudziłem się. Górna część ciała Luke'a ożywiła się, a on ciągle mamrotał coś, czego nie rozumiałem. Z pewnością jakieś uszkodzenie mózgu musiało pozostać, kiedy został trafiony przez Eris. Nie, powiedział coś o Nielę przed uderzenia. Proszę, uspokój się. Luke Pai Nie była niąła z rudymi włosami. Ach, Rudeus Luke spojrzał na mnie z roztargnioną miną. Dlaczego Rudeus tu był? HM, tutaj było w domu Rudeusa. Przed chwilą, przy wejściu, była nią. Zaburzenia pamięci. Podczas gdy stracił wspomnienia, poczucie, że spotkał ludzkiego boga nie istniał. Ach, Luke krzyknął, kiedy spojrzał za mnie. Patrząc wstecz, Aris tam była. Zaglądała do środka przez otwarte drzwi. HMPF. Rzucając okiem na Lukea, prychnęła i wróciła do salonu. Zastanawiam się, czy na razie się martwiła. To niemożliwe, że Berry zainteresowała się Lukiem, prawda? Zabrzmiały dzwonki alarmowe mojej wewnętrznej dziewicy Deus, ale wszystko było w porządku, prawda? Ach, proszę, poczekaj, twoje imię, proszę, pozwól mi usłyszeć twoje imię. Przy okazji, także twój adres i jaki kwiat ci się podoba. I typ mężczyzn, których lubisz. Proszę, uspokój się, Lukensen Senpai. Jej adres jest tutaj. Powstrzymałam Lukę, który próbował wyskoczyć z łóżka. Luka chwycił mnie za ramiona, podszedł bliżej i powiedział z desperowaną miną. Rudeus, fakt, że była w twoim domu oznacza, że była twoją znajomą, prawda? Powiedz mi, kim ona właściwie była? Ona jest Eris Greirat. To kobieta, która niedawno została moją żoną. Co żona Luke za Więc jest twoją kobietą? Ech, można tak powiedzieć. Może bardziej trafne byłoby stwierdzenie, że byłem jej mężczyzną. Czy to tak przepraszam? Kiedy odruchowo przeprosiłem, Luke był zdziwiony. Dlaczego przepraszasz? To byłoby kto pierwszy, ten lepszy. Cóż, to może być prawda. Może to dlatego, że nie słyszałem historii Orsteda, ale jakoś było poczucie winy. Historia, w której Luke i Aris powinni być razem. Miałem wrażenie, że otrzymałem dostawy do domu, których nie powinienem był dostać, ale mimo to dotarłem do siebie. Nie, mimo to nie zmienia to faktu, że nie zostałam korepetytorką Aris. Razem przemierzyłam magiczny kontynent i przeżyłam nasze pierwsze wspólne chwile. Kiedy się martwiłam, Luke westchnął. Często zdarzało się, że wielu mężczyzn zakochiwało się w jednej dobrej kobiecie. Często też zdarzało się, że wiele kobiet zakochiwało się w jednym dobrym mężczyźnie. Nagle zaczął mówić: Mężczyźni zatrzymaliby tyle kobiet, ile mogliby dźwignąć. Ale nie było odwrotu. Bóg nie stworzył ludzi w ten sposób. W końcu mężczyzna może uczyć wiele kobiet w tym samym czasie, ale kobiety mogą mieć dziecko tylko z jednym mężczyzną na raz. Wydawało się, że wśród niektórych raz demonów są kobiety, które mogą mieć dzieci z wieloma mężczyznami w tym samym czasie, ale ludzka rasa taka nie była. Cóż, to był raczej zorientowany na mężczyzn sposób myślenia. Chociaż myślałem, że może istnieć również coś przeciwnego. Samotna kobieta z wieloma mężczyznami była odwróconym haremem. A potem dobre kobiety przechodzą na strony mężczyzn, którzy posiadają najwięcej zdolności. Posiadasz siłę, pieniądze, pozycję i honor. Mogę w pełni wytłumaczyć, dlaczego Elisan, która jest jak anioł, przeszła na twoją stronę. Dlatego, Luke, który mówił do tej pory, potrząsnął głową. Nie, to nie to. Nie przyszedłem tu, żeby rozmawiać o czymś takim. I wystchnął głośno. Dzisiaj przyszedłem prosić Cię o jedną przysługę. Ho! Usiadłam prosto na krześle. Część pięć. Kontakt w tym czasie, w tym czasie. Apostoł Boga człowieka. Zmiana w historii. Nie było mowy, żeby to nie było powiązane. A teraz, o jaką przysługę poprosisz? Coś, co doprowadzi mnie do upadku W przeciwnym razie pozwolić teraz Ariel zostać królową Pierwsze uderzenie ludzkiego boga Z nami czy nie rozważysz współpracy z księżniczką Ariel? Słysząc te słowa, nie mogłem się powstrzymać Co masz na myśli? Pozwolisz mi współpracować? Nieodwrotnie Twoja umiejętność magii i umiejętność konwersacji Pozwalająca ci pogłębiać przyjaźń z ludźmi, z którymi trudno sobie poradzić Przetrwanie walki ze smoczym bogiem, a także wystarczające zdolności bojowe By zostać przyjętym jako podwładny Są czymś przerażającym Czułem się trochę zażenowany tym, że byłem tak chwalony. Ale jeśli cię w to wciągniemy, szczęście sylfy zostanie zniszczone. Luke zawahał się, po czym podniósł wzrok. Dlatego nie można teraz powiedzieć, że tak aktywnie z nami nie współpracowałeś. Ja, jak również Ariel sama, nie chcemy dalej wciągać sylfy w spór o królestwo Asura. Myślę, że to zostało powiedziane wcześniej. To było w czasie, gdy pojedynkowałem się z Jem. Ale Luke spuścił wzrok postawa cienia i kemena. Wydawało się, że w jakiś sposób kobiety nagle zostaną przez to oszukane. Ariel sama zrezygnował z przekonywania Perugiusa sama. Cóż, biorąc pod uwagę sytuację, przypuszczam, że tak. Przez te sześć lat, prymując się w trzech wielkich magicznych narodach, udało nam się pozyskać wielu szlachciców i techników. Wśród nich są szlachcice z królestwa Asura oraz ci, którzy posiadają w kraju wielką władzę polityczną, ale to za mało, by zadać decydujący cios. W końcu są to ludzie spoza królestwa Asura. ale Perugius sama jest osobą, która może stać się tym decydującym ciosem. Posiada przytłaczającą władzę polityczną, siłę mowy i zdolności bojowe w królestwie Asura. Gdyby ta łata istniała, droga Ariel do zostania królową byłaby wielkim krokiem naprzód. Oczywiście nadal nie można tego stwierdzić z całą pewnością, Luke mówił poważnie. Przynajmniej nie czułem, że oszukuje lub kłamie. Perugiusz, osoba niezbędna, która była potrzebna, aby uczynić Ariel królową, była wysoko ceniona. Jednak pierwotnie był to plan, który upadł. Nawet bez Perugiusza sama wierzymy, że damy sobie radę w taki czy inny sposób. Czas przygotowań zająłby jeszcze kilka lat, ale i tak uważam, że szansa na zwycięstwo wciąż istniała. Nie byłem pewien tych słów. Według opowieści Orstada wiadomość o zachorowaniu króla powinna minąć jeszcze 20 dni. Gdybyś wcześniej usłyszał Radę ludzkiego Boga, myślę, że słowa jeszcze tylko kilka lat nie zostałyby wypowiedziane. A potem chcę, żebyś użyczył mi swojej siły, aby stać się decydującą siłą, która zapewni nam szansę na zwycięstwo. Ja absolutnie nie rozumiem polityki. Istnieje również możliwość, że do niczego się nie przydam. Jesteś człowiekiem znacznie większego kalibru, niż myśleliśmy. Jestem pewien, że po prostu będąc sobą, staniesz się odpowiednią siłą. Nie jestem szczególnie dobrą osobą. Nawet jeśli nie jesteś kimś wielkim, twoja siła militarna jest niezawodna i masz osobiste koneksje. Perugios Sama, Smoczy Bóg, Władca Demonów, Obcy Książę, Wnuk Świętego Milis Pope, Dorudia, Cicha Siedmiu Gwiazd. Tylko twoje osobiste powiązania jako jednostka to coś? Nie poproszę o pozwolenie na korzystanie z tych osobistych powiązań. Ale osoba z tymi osobistymi powiązaniami ma coś. Chcę, żeby to coś, nieważne jak małe, zwróciło się w stronę Ariel Sama. Myślenie, że coś kryło się pod tymi wszystkimi słowami pochwały, wynikało prawdopodobnie z tego, że moje skojarzenia z Lukeim były raczej płytkie. Ale nadal, w którą stronę to było? Czy Łukasz była postawą Boga człowieka, czy nie? Były też instrukcje Orsteda, więc nawet bez prośby Luke o przysługę zamierzałem wesprzeć Ariel. Ale czy było to zgodne z oczekiwaniami ludzkiego Boga? Czy nie na razie powinienem zobaczyć, jak zareagował? Czy to na czyje polecenie? instrukcja? Nie, to nie jest wola Ariel sama. Czy ktoś inny udzielił ci rady? To było według mojego własnego osądu. Czy nie ludzki Bóg brzmi znajomo? Ludzki Bóg słyszałem to u sesama, sama, co to jest? Cóż, zakładając, że byłby apostołem ludzkiego Boga, nie odpowiedziałby mi uczciwie. Przez ten czas nikomu nie powiedziałem ani słowa, zapisałem sobie z tyłu głowy, że Luka ma tajemniczą twarz. Rzeczywiście, może to brzmieć sprzecznie. Chcemy też, żeby Sylfa była szczęśliwa. Jeśli wciągniemy ją wspól o królestwo Asura, to szczęście zostanie zniszczone. Jeśli zostanie potraktowany jako buntownik przez królestwo Asura, nawet trzy wielkie magiczne narody prawdopodobnie nie zapewnią ochrony. Dla mnie też to było przerażające. W Pamiętniku Zenoba został zabity przez państwo Holemilis. Zrobić wroga z kraju oznacza, że nie wiedziałeś, co mogą zrobić. Byłem pewien, że dam radę walczyć. Gdybym uderzył ich poważnie magią, mógłbym unicestwić dość dużą liczbę wrogów na raz. Jeśli naprawa magicznej zbroi zostanie zakończona, do pewnego stopnia będę w stanie pokonać ich w walce wręcz. Nawet Orsted powiedział, że nie zamierza iść na całość. Z drugiej strony. Byłoby w porządku być wrogim, jeśli można wygrać w bezpośredniej walce, taka była logika dzieci. Byli idioci, którzy wyzwali zapaśnika na pojedynek z pustymi rękami. Dźgnięcie nożem w plecy, otrucie lub inne użycie pieniędzy do wywarcia presji. Jeśli nie można było pokonać kogoś siłą, można było wygrać w inny sposób niż siłą. Ja w pamiętniku była silnie związana z krajem i posiadała samoobronę. Na szczęście nie ścigało mnie królestwo Asura, ale kiedy Milis poprosił mnie o wydanie, powiedziano im nie, ponieważ do pewnego stopnia byłem użyteczny dla kraju. Ciekawe jak wypadnie tym razem. Ponieważ Leo był tutaj, zastanawiam się, czy powstrzymają się od podniesienia na nas rąk, ponieważ inne kraje obawiały się, że ich stosunki z rasą bestii mogą się pogorszyć. Zastanawiam się, do jakiego stopnia Leo chroni moją rodzinę. Orsted powiedział, że byłoby dobrze, gdybym miał magiczną bestię stróża. Powiedział coś w rodzaju pozwolenia magicznej bestii strażnicy z silnym przeznaczeniem, aby próbowała ich chronić, moja rodzina byłaby chroniona. Ale wciąż zastanawiam się, czy tylko jeden pies byłby naprawdę w porządku, ale jeśli to ty. Myślę, że nawet gdybyśmy zaangażowali ciebie, który ma poparcie Smoczego Boga, nie byłbyś w stanie uszczęśliwić sylfy. Zastanawiam się nad tym. Orsted miał słabe wpływy w różnych miejscach. Mimo, że wszyscy ludzie żyjący na tym świecie widzieli o istnieniu siedmiu wielkich potęg, zdawali się nie do końca rozumieć, jak bardzo są silni lub niesamowici. Nawet jeśli mam wsparcie Smoczego Boga, nadal istnieje osobiste zagrożenie dla mojego życia. Cóż, to prawda, powiedział Luke na jednym oddechu, spojrzał mi prosto w oczy. Dlatego w tej chwili jest to tylko pozór dla samego wyglądu. Chcę uczynić Ariel sama królową, nawet jeśli szczęście Sylfy zostanie zniszczone. Luki patrzył na mnie błyszczącymi oczami. Przyjąłem jego spojrzenia, nie odwracając wzroku. Co dziwne, nie uważałem tego za nieprzyjemne, że Sylfy została zlekceważona. Oczy Luke'a mogły być nieoczekiwanie silne. Siła jego błyszczących oczu wystarczyła, abyś pomyślał, że aby osiągnąć swój cel, odrzuci wszystko. Wyczułem okropność, która przypomniała Mioru i Jerdzie. Proszę cię, czy nie użyczysz Ariel same swojej siły? Ponieważ nie było mowy o tym, co zostanie przyznane, jeśli Ariel zostanie królową królestwa Asura, prawdopodobnie dlatego, że ta rozmowa nie była przez Ariela, ale oparta na jego własnym osądzie. Dlatego zapytaj mnie, myśląc wstecz. Na przykład, nawet kiedy byłem manipulowany przez ludzkiego boga, wciąż byłem sobą. Oprócz otrzymywania porad, desperacko myślałem również, aby pójść w lepszym kierunku. Łukasz może być taki sam. Na swój sposób Luka może gorączko wydawać z siebie wszystko. Myśląc o tym, chcę ze wszelką cenę użyczyć im mojej siły, ale to, z czym walczę, nie jest ani królestwem Asura, ani Arielem. To był ludzki Bóg. Jeśli stanąłem po stronie Ariela, istniała możliwość, że było to zgodne z oczekiwaniami ludzkiego Boga, a w takim przypadku zdecydowanie muszę skonsultować się z Orstedem. Pozwól, że skonsultuję się przez chwilę z otoczeniem. Powiedziawszy to, Luke zrobił minę, jakby chciał się rozpłakać i śmiać przez chwilę. Pewnie myślał, że zostanie odrzucony. A potem powoli wstał, zrozumiany. Przepraszam za to, że powiedziałem coś niemożliwego. Nie, oficjalna odpowiedź będzie w późniejszym terminie. Na pewno udzielę odpowiedzi. Z opuszczonymi ramionami Luke wyszedł z pokoju. Poszedłem za nim, żeby go odprawić. Z małego pokoju, przechodząc korytarzem do wejścia. Po drodze spojrzałam w górę schodów i zobaczyłam Leo, którego pozycja tak naprawdę niewiele się zmieniła od czasu wcześniejszego. Siedział na schodach drugiego piętra i warczał cicho, jakby mówił, że nie wolno ci tu przechodzić. Tak jak się spodziewałem, Luke był czarny. Chociaż nie wiedziałam, czy zmysł węchu Leo może rozróżnić, czy ktoś jest apostołem ludzkiego Boga. Ach prawdopodobnie dlatego, że usłyszała warczenie, twarz Eris pojawiła się z salonu. Kiedy Luka ją zobaczył, natychmiast położył dłoń na piersi i wykonał elegancki ukłon. Pani, nawet gdybym nie wiedział, proszę wybaczyć mi wcześniej. Niech nadejdzie dzień, w którym znów się spotkamy. Eris chwyciła koniec jej spódnicy i chciała ją podnieść, ale zauważyła, że ma na sobie spodnie, zrobiła niezręczną minę i skrzyżowała ramiona. Następnym razem odpowiednio ugoszczę gościa. Dziękuję bardzo, a teraz przepraszam. Ale w tym momencie. Fuła Eris, wszyscy jeszcze śpią, nie wydawaj takiego głośnego głosu. Właśnie wtedy Sylfy zeszła z drugiego piętra. Wyglądając na śpiącą, przestała się ruszać, gdy zobaczyła postacie Luke'a i mnie. Ach, witaj z powrotem ludziach. Luke przeszedł. Co jest nie tak? Czy coś się stało Ariel sama? HM cóż, nie spiesz się. Chcesz herbaty? Nie, dziękuję, właśnie miałem wracać. Widzę. Ja też wrócę za chwilę, a do tego czasu proszę, zaopiekuj się Ariel sama. Jasne. Luke roześmiał się samotnie, po czym wyszedł z mojego domu. Sylfy i ja odprowadzaliśmy go, dopóki nie opuścił wejścia. Plecy Luke'a emanowały smutkiem, jak u zmęczonego pracownika najemnego. Coś zaczęło się poruszać. Moje serce poczuło takie przeczucie. Czas przygotowań już się skończył. Mówiąc o tym, co się stało, wezwano magiczną bestię strażnika Lao i poprosiłem Clif'a, aby rozwiązał klątwę Orsteda. Zrobiono niewiele, nie można było zaprzeczyć odczuciu braku przygotowania, przynajmniej powiedzmy, że pojadę z duchem walki. Myśląc w ten sposób, zdecydowałem się wezwać Orsteda. Musho Kutensei. Tom 17 rozdział 7 podejmij decyzję. Tom 17 rozdział 7 podejmij decyzję część 1 za pomocą wspomnianego pierścienia, aby zadzwonić do Orsted, przyszedł list z poleceniem przybycia do chaty na przedmieściach. Co zaskakujące, wydawał się być w pobliżu. W takim razie dobrze byłoby zadzwonić bezpośrednio do mnie, mimo wszystko udałem się do chaty na przedmieściach, tak jak mi kazano. Orsted czekał ze skrzyżowanymi rękami, w pozie jakby spał, jego wyczekująca poza była jakby ucieleśnieniem słowa czekania. W jakiś sposób poczułem, że jest mi przykro, że kazałem mu czekać. Jestem spóźniony. Nie, właśnie przyszedłem. Nasze powitanie było jak para, która właśnie zaczęła ze sobą chodzić. Po przywitaniu się z nim opowiedziałem mu wszystko o tym, co wydarzyło się w tym tygodniu. Pierwsza dotyczyła Leo, który stał się strażnikiem magicznej bestii. Wydawało się, że nie ma z tym żadnych problemów. Był raczej zdziwiony, że wyszło na jaw takie wielkie wydarzenie. Ponieważ została wezwana święta bestia, bezpieczeństwo mojej rodziny było zagwarantowane, to była zapieczętowana umowa. Wydaje się, że święta bestia była tak znaczącą istotą, pod wrażeniem, szepnął cichym głosem, tak jak myślałem, dziecko Roksy było wyjątkowe. Po tym, jak usłyszałem, że twoje własne dziecko jest czymś wyjątkowym, uśmiechnąłem się lekko. Powiedziałem mu też, że poprosiłem Sliffa o rozwiązanie jego klątwy. Orsted również dał mi swoją zgodę w tej sprawie. Co jakiś czas Cliff będzie przychodził do tej chaty, aby opracować magiczne narzędzie do klątwy Orsteda. Chociaż nie wiedziałem, czy wyniki przyjdą, a klątwa wciąż pozostała, powiedziałem mu o pozie, którą przyjmę. Jestem zmuszony podążać za Orstedem, ponieważ wziął moją rodzinę jako zakładników. Podczas gdy wyraz twarzy Orsteda się nie zmienił, wypuścił rozumiem i dał mi swoją aprobatę. Otrzymałem niemałe lanie, bo nie miałem kontaktu z Arielką przez ostatnie 10 dni. To, że martwiłam się o Erisileu, a także, że zamierzałam poczekać na odpowiedni moment, by przedstawić Chysleinę, używając tego jako pretekstu do nawiązania kontaktu, brzmiało jak wymówki. Ponieważ było jednomiesięczne odroczenie, wydawało mi się, że potraktowałem to zbyt lekko. Przyznam, że byłem nieostrożny. W czasie, gdy byłem nieostrożny, Orsted chyba raz osobiście odwiedził Perugiusza. Chociaż poprosił go o współpracę w uczynieniu Ariel królową, wyglądało na to, że został odrzucony. W postawie upartej Perugiusz powiedział, że dopóki nie upewni się, że Ariel jest godna zostania królową, on sam nie ruszy się z miejsca. Niesamowite, Perugiusz się sama. Chociaż powinien się bać Orsteda, pomyśleć, że wyraźnie mu odmówi. Trochę go podziwiałem. Ale zostawiając to na boku. Opowiadałem też o tym, jak w tym czasie Luke przychodził do mnie do domu, żeby nawiązać ze mną kontakt. Że Luke przyszedł prosić o wsparcie. Możliwość, że Łukasz był apostołem Boga człowieka. O tym, jak z niepokojem poprosił mnie o wsparcie Ariel. Biorąc pod uwagę te trzy kwestie, kiedy zapytałem, czy nastąpiły jakieś zmiany w naszych przyszłych działaniach, Orsted odpowiedział zdecydowanie. Nie ma żadnych zmian w odniesieniu do naszego celu, jakim jest uczynienie Ariel królową. Teoria, że uczynienie Ariel królową było zgodne z oczekiwaniami ludzkiego Boga, została obalona. Wyglądało na to, że dla Orsteda bardzo ważne było, aby Ariel została królową, ale Orsted zastanawiał się, jak poradzić sobie z Lukeiem. Kiedy myślał przez kilka minut, nagle powiedział, chyba zabij Luke a byłem zdumiony. Nagle wymamrotano bardzo niebezpieczne słowa. Zabijemy go? Orsted robił przerażającą minę. Nie, to nie było straszne. To był jego domyślny. Z tą twarzą wciągnął pod myśląc i wpatrując się w jeden punkt na stole. Straszny. Nie wiem, co zrobią apostołowie ludzkiego Boga. Czy, to tak. Zabij Lukea. W związku z tymi słowami, chociaż powinienem był być przygotowany, poczułem się trochę nieswojo. Zabicie Lukea, który tak desperacko myślał Ariel. Tak czy inaczej, nie zabiłem ludzi z tego świata. Chociaż mogą być tacy, których zabiłem pośrednio, ale na nikogo nie położyłem rąk. A pierwszym z nich będzie Lukea. Pierwszym morderstwem będzie znajomy. Myśląc w ten sposób, stało się to uczuciem nie do opisania, ale jednocześnie było uczucie jak cóż, nic na to nie poradza. Stanaj się moim wrogiem, a jeśli masz stać się zagrożeniem, to lepiej go zabić. Nie mogłem pozwolić, aby zapraciłem się w chwilowych uczuciach, a potem wpadłem w tarapaty. To było takie uczucie. Ale nadal zastanawiam się, czy zabijanie ludzi było dopuszczalne tylko dlatego, że nie można było temu zaradzić. Nie zamierzałem martwić się moralnością dotyczącą morderstwa. Ale niezależnie od tego, nadal była pewna niechęć. Jeśli chodzi o mordowanie ludzi, byłem pod tym względem znacznie bardziej wymijający, niż myślałem. Ale nadal nie zdecydowano jeszcze, że jest apostołem ludzkiego Boga, prawda? Chociaż były to słowa pełne nadziei, Orsted potrząsnął głową. Nie, jeśli wywołał cię w takim momencie, to jest pewne. To znaczy wyczucie czasu. Słysząc to, Orsted skinął głęboko głową. Ani negocjacje z Perugieuszem nie zostały całkowicie zerwane, ani też nie dotarła jeszcze informacja o chorobie króla. W tej sytuacji zawołał cię. Mogę całkowicie przejrzeć intencje ludzkiego Boga. Ton ostatnich słów, którym wypowiedział Orsted, rzeczywiście był przepełniony nienawiścią. Zgodnie z oczekiwaniami, Orsted żywił niechęć do ludzkiego Boga. Jeśli tak, to dlaczego kazał współpracować z Arielem? Czy nie powinno być odwrotnie? Jeśli nie chciał, aby Ariel została królową, lepiej byłoby trzymać mnie z daleka. Celem jest kontrolowanie kogoś w królestwie sura i sprawienie, że wpadniesz w pułapkę. Ludzki Bóg nie może teraz zobaczyć twojej postaci. W ten sposób posługuję się Łukaszem. Zamierza obserwować twoje działania, podobnie jak słuchanie dźwięków przez ścianę. Więc lukę jest szpiegiem. Nędzny szpieg jest możliwy. Myśląc o ryzyku, że coś się wydarzy podczas podróży, lepiej pominąć Luke'a. Możliwość, że moje działania i zachowanie ujawnią celorsteda. Biorąc to pod uwagę, rzeczywiście lepiej było, gdyby nie było szpiega. Trudno byłoby poprowadzić Arielkę innych, ukrywając ważne sprawy tylko przed Łukaszem. Ale zabicie Luke'a czy nie miałoby to na przykład wpływu na Ariel sama lub inne osoby? Co masz na myśli? Wziąłem pod uwagę rozmowę sprzed kilku dni. Chodziło o problemy, które nastąpią po zabiciu Luke'a. Derrick Redbat, prawda? Ten, który powinien był zostać premierem w oryginalnej historii. Obecnie już go nie ma. Istnieje więc możliwość, że Ariel emocjonalnie polegała na Łukaszu. Gdyby Luke został zabity, Ariel zostałaby sama. Cóż, wciąż byli jej służący i rzeczywiście wydawało się, że porcja Luke'a była największa. To nie była miłość ani przywiązanie było raczej zbliżone do uczucia pomiędzy Zenobą, Slifem i mną. Byli to faceci, którzy bez względu na to, co się stanie, nigdy by mnie nie zdradzili. Czyniąc lukę swoim apostołem, ludzki Bóg mógł już wziąć pod uwagę, że nie zostanie to odkryte i albo rzuca Orstedowi sama, albo mnie na próbę zabicia Luke'a. Gdyby Luke umarł, nie wiadomo było, co stanie się z Arielką. Ludzie są słabi. Mogą wyglądać na silne, ale były też chwile, kiedy nagle stawały się bezużyteczne. Znałem wiele przypadków, którzy tacy się stali. Jeśli manipulowano nią jak marionetką, to i tak było dobrze tak jak myślałem, odczytałem wyraz twarzy Orsteda. Ta możliwość również istnieje. Dla Arielki, którą znałam, Luke był także przydatną osobą. Gdyby go tam nie było, Ariel mogłaby nie zostać królową. Wyglądało na to, że Orsted był zmartwiony, gdy Ariel stał się nic nie wartą marionetką. Być może na razie lepiej byłoby pozwolić Lukeowi odejść wolno. Oczywiście było też uczucie, że nie chcę się zabijać. Luke był także bliskim przyjacielem sylfy. Był też chwilowo moim kuzynem. Relacje mogą być słabe, ale on nie był kimś, kogo chciałbym widzieć martwego. Ale w najlepszym razie były to tylko słowa. Jeśli chodzi o moje własne uczucia, część, w której unikałem zabijania ludzi, była mocna. Być może biorąc to pod uwagę, cicho odpowiedział Orsted. To prawda, zróbmy to w ten sposób. Tak. Kiedy do tego dojdzie, w końcu może zaistnieć potrzeba zabicia Luke'a. Jeśli go zabiłem, zastanawiam się, czy Sylphy będzie miała do mnie żal. Ciekawe, czy wymusiła rozwód. Na samą myśl o tym boli mnie brzuch. Ale jeśli doszłoby do zabicia go bez względu na wszystko będę na to przygotowany. Na razie wystarczyło w sprawie Łukasza. Mówiłeś mi wcześniej, że ludzki Bóg nie może manipulować dużą liczbą ludzi, prawda? Zagłębiłem się w sprawy, które chciałem usłyszeć. To znaczy dokładnie do ilu osób może manipulować? Wcześniej Orsted powiedział kiedyś, że ludzki Bóg nie mógł manipulować dużą liczbą ludzi w tym samym czasie. Innymi słowy, czy to nie oznacza, że mógł manipulować więcej niż jedną osobą w tym samym czasie? Nie jest to pewne, ale kiedyś walczyłem z trzema apostołami jednocześnie. Tak więc jest to prawdopodobnie do trzech osób. Troje ludzi. Było tego zaskakująco mało. Możliwość, że liczba ludzi, którymi manipulował, wykraczała poza to, tylko trzy osoby były gotowe mnie zabić i później nie było żadnych bezpośrednich ataków. Tak więc dobrze było pomyśleć do trzech osób. Z kim walczyłeś? Byli to Bóg miecza, Bóg północy i władca demonów. Orstat zabił ich w zamian. Dwóch w klasie siedmiu wielkich mocy głównych i władca demonów. Nawet po tym, jak zgromadził taki potencjał wojenny, nie byli w stanie go wyeliminować, Bóg człowiek mógł tylko się poddać. Szczerze mówiąc, gdyby coś takiego zostało wysłane, nie miałbym szans cóż, zamierzałem zrobić, co w mojej mocy. Tak jak w moim przypadku, musiałby spędzić dużo czasu, aby odmienić los. Wyglądało na to, że ludzki Bóg lubił tego raz fitch. Zastanawiam się tylko, dlaczego to aż trzy osoby, to dlatego, że taka była granica przyszłej zdolności widzenia tego faceta. Więc chociaż widzi przyszłość trzech osób w tym samym czasie, więcej było niemożliwych? Zgadza się. Innymi słowy, gdyby nie użył swojego przyszłego wzroku, możliwe, że mógłby manipulować czterema osobami. Nie, było dla niego mało prawdopodobne, aby uprawiał hazard na ludziach bez użycia oszukańczego wzroku przyszłości. Zasadniczo można było pomyśleć, że nie mogą zwiększyć się do więcej niż trzech osób. Opierając się na tym założeniu, potwierdźmy ten przypadek zakładając, że Luke jest jeden, więc jest jeszcze dwóch. Chociaż nie jest pewne, czy w tym samym czasie manipulowane są trzy osoby. To prawda. Ale myślę, że prawdopodobieństwo, że będzie przynajmniej jeden w królestwie Asura, jest duże. Co ty na to? Dlaczego tak myślisz? Jeśli ludzki Bóg nie chce, aby Ariel została królową, czy nie byłoby dobrym planem manipulować ludźmi wrogo nastawionymi do Ariel, jak również jej bliskimi, robiąc coś w rodzaju sprzedaży informacji? Nawet nie robiąc czegoś takiego, ludzki Bóg mógłby nie, jest sens mówić innym o swoich działaniach. Orsted skinął głową, przekonany. Cóż, po przemyśleniu tego Bóg człowiek potrafił czytać w ludzkich myślach, więc nie było potrzeby robić czegoś takiego jak sprzedawanie informacji. Dość już powiedziano o postępach Ariel, która przeze mnie stała się niepewna. Istnieje również możliwość, że w zupełnie innym miejscu coś robi. Na przykład atakowanie mojej rodziny podczas mojej nieobecności. Odkąd święta bestia stała się magiczną bestią stróżem, nawet ludzki Bóg nie może tak łatwo położyć na nich ręki. Ta bestia ma tyle mocy. Więcej niż Armanfi. nie można tego porównywać z duchami stworzonymi przez Pergiusa. Spoglądając na psa, który zmotył łóżko, trudno było uwierzyć w te słowa, skoro jednak to Orstat to powiedział, na pewno będzie dobrze. W każdym razie nie było sposobu, aby to potwierdzić. W każdym razie, tak jak się tego spodziewałeś, ludzki Bóg ma jednego apostoła w królestwie Asura. Odkrycie tej osoby będzie kluczem do walki z ludzkim Bogiem, prawda? Tak będzie. Nie znam ostatniej osoby. Chociaż możliwe, że porusza zupełnie inną sprawę niż nasza, nie traćcie czujności. Aby osiągnąć nasz cel, w walce z ludzkim Bogiem musieliśmy ustalić trzech apostołów i pokonać ich. Myślę, że stanie się to czymś w rodzaju powtórki Z tej okazji miała ona uczynić Arielkę królową Łukasz był jednym apostołem Duże prawdopodobieństwo Druga i trzecia osoba były nieznane Czy istnieje osoba, o której można powiedzieć z całą pewnością Że nie jest apostołem Nawet jeśli to było bezużyteczne, nadal pytałem Bez względu na to, kto został apostołem Nie było żadnej zmiany w tym, co należało zrobić Ale jeśli za lub Cylif zostaną apostołami Nie będzie innego wyjścia Jak tylko ich zabić Najprawdopodobniej pogubię się w tym, co muszę zrobić Twoja rodzina jest bezpieczna Oprócz bransoletki jest też wpływ magicznej bestii strażnika. Z oba są. Istnieje taka możliwość? Bądź ostrożny. Poważnie. Nie chcę tego w każdym razie. Czy nie ma sposobu, aby nimi nie manipulować? Nie ma takiej rzeczy. Jeśli to konieczne, możesz ich ostrzec przed stosowaniem się do rad tego, kto nazywa siebie Bogiem Człowiekiem. Chociaż myślę, że byłoby to bezużyteczne. Bezużyteczne. Czy tak jest? To niefortunne. Cóż, jest to kwestia możliwości. Nawet ludzki Bóg nie manipulowałby lekim. Zanobaj i lif nie byli celem młodym się. Jakikolwiek Bóg oprócz Boga Człowieka. W międzyczasie, aby Ariel została królową, poproszę Pergiusza o współpracę. Ten kurs jest w porządku? Aha. Nie zaniedbuję postaw w Boga Człowieka. Tak. Na razie przebieg działań pozostaje bez zmian. Spróbujmy tym razem skontaktować się z Arielem. Część dwa w końcu Orsted wypożyczył magiczne przedmioty. Były pożyczką. Choć Orsted powiedział, że mi je odda, uznałem, że dobrze będzie potraktować sprzęt jako pożyczkę. To, co zostało pożyczone, to obiecana szata. Kolor szaty był szary, chociaż o to nie prosiłem. Był zbliżony do koloru szarego, podobnego do tego, w który się ubierałam do tej pory. Ta szata jest czymś, co wielki mędrzec Titiana nosił tysiąc lat temu. Materiał wykorzystuje skórę Deat i został skrzyty za pomocą nici nasyconej magią. Ma znaczną odporność na magię i jest wysoce odporny na ostrza. To także magiczny przedmiot, który od dawna przebywa w labiryncie, a noszący go zmniejsza wagę o połowę i może poruszać się jak wiatr. Dla ciebie, który nie możesz nosić ducha walki, to ci odpowiada. Takie było wyjaśnienie Orsteda. Słuchając tej historii, wydawało się, że jest niesamowita. Interesujecie? Ile to jest warte? W ciągu tych kilku dni przyniosłem między skarbca plemienia smoków. Gdyby został sprzedany, byłby bezwartościowy na swój sposób to jest ochrona siebie. Użyj go, nosząc go. Te słowa gnęły mnie jak gwóźdź. Jak wyglądała krypta plemienia smoków? Czy było przepełnione takimi przedmiotami na pewno tak? Jak buty podczas otwierania skrzyni skarbów lub jak opakowanie znalezione w ukrytych drzwiach. Na razie z tą szatą siła bojowa wzrośnie. Była duża różnica w porównaniu z magiczną zbroją na dróbmy różnicę odwagą i mądrością, chociaż nie miałem, ani hm. Dajmy z siebie wszystko. Cześć tej nocy. Zawołałam Sylfę do sypialni. Jeśli mam poprzeć Ariel, najpierw muszę to z nią omówić. Jakby domyśliła się z mojej poważnej miny, nie przebrała się w bieliznę nocną, tylko weszła do pokoju w ubraniu dziennym. Gdybyśmy rozmawiali poważnie, to byłoby w porządku. Więc rudy, chcesz pogadać? O co chodzi? Usłyszałem to, podczas gdy Sylfy miała bardzo zaniepokojoną minę. Sylfy, będę bezpośredni. MM. Zdecydowano, że pomogę uczynić Ariel sama królową. Słysząc te słowa, Sylfy przez chwilę zrobiła zdziwioną minę. Potem roześmiała się radośnie, ale znów zrobiła zdziwioną minę. Zdecydowane? Ach. Innymi słowy, czy to nie jest wola Rudiego? To był rozkaz Orsteda. Po tych słowach Cera Sylfy wyraźnie się zmieniła. Tak jak myślałem, lepiej byłoby nie wspominać o Orsted. Nie, z drugiej strony, może powinienem powiedzieć wszystko. Że im w zależności od sytuacji istniała możliwość zabicia Lukea. Ale czy należy to powiedzieć? Możliwość jest na wczesnym etapie. Co pomyślałaby Sylfy, słysząc to? Czy mimo wszystko nie uzna Orsteda za wroga? Kiedy się wahałam, powiedziała Sylfy. Jak myślisz, jaki cel Orsket ma na celu uczynienia Ariel sama królową? Robienie czegoś takiego, czy Orsket ma jakieś korzyści? Poprzeze mnie może połączyć się z królestwem Asura. Wygląda na to, że w tej chwili nie chciał otrzymać niczego szczególnego, ale wygląda na to, że jest coś, w czym potrzebuje pomocy. Ale to jest Smoczy Bóg. Jest kimś, kto może pokonać Rudiego, gdy jest wyposażony w magiczną zbroję. Nawet gdyby królestwo Asura było najsilniejszym krajem na świecie, czy chciałby wejść z nim w spółkę? Nawet Orsket by tego chciał, aby go kiedyś użyć. Tym razem przypadek był posunięciem strategicznym. Uczynienie Ariel królową opłaci się w przyszłości za sto lat. Chociaż to powiedziałem, trudno było to wytłumaczyć. Orsted znał trudną historię. Śledząc tę historię, nie wiedziałem, jak Orsted wykorzysta istnienie Arieli czy w ogóle ją wykorzysta. Z tego, co zrozumiałem z pamiętnika, było co najmniej niekorzystne dla ludzkiego boga, aby Ariel została królową. Chciał temu zapobiec. Gdy strona nękająca była silna, jednym z sposobów walki było niepozwalanie przeciwnikowi na to, czego chciał. Dla Orsteda miało to wielkie znaczenie. Ale nie miało to dla mnie większego znaczenia. Pomagając Ariel zostać królową, nie było wątpliwości, że będę powiązana z frakcją Ariel, a potem zostanę wciągnięty w zamęt wśród szlachty. Było przewinienie. Szczerze mówiąc, nie sądziłem, że można wiele zyskać na zrównoważeniu połączenia Asura Kingdom z tą wadą. Zgodnie z moimi własnymi odczuciami, nie chciałem pomóc Ariel. Ale tym razem bądźmy dobrej myśli. Ariel zostaje królową, Ariel Banzai. Kiedy jej najlepsza przyjaciółka osiąga swój cel Sylfy Banzai utrudnianie realizacji celu ludzkiego Boga, Orsted Banzai. Sylfy znów się we mnie zakocha, Orsted upewni się, że jestem użytecznym facetem. W porządku, to było pełne zasługi. Cóż, nawet jeśli Orsted coś knuje, nie powinno to być złym tematem dla Ariel. HM, cóż, to prawda. W królestwie Asura było wielu złych ludzi, więc myślenie o starciu złych ludzi ze złymi ludźmi może być dobrym pomysłem. Sylfy była zgorzkniała. Zastanawiam się, jak Orsted odbija się w jej oczach. W moich oczach wyglądał na dość złego człowieka, ale zastanawiam się, czy nie wyglądał na jeszcze gorszego. Zastanawiam się, czy wyglądał jak ktoś, kto zabiłby drugą osobę, która na niego wpadła. Cóż, nie mogłem temu zaprzeczyć. Do Aril sama należy decyzja, czy przyjąć pomoc Orsteda, czy nie Sylfy zmrużyła oczy, mówiąc to. Jeśli chodzi o mnie, chcę gwarancji, że Orsted nas nie zdradzi. Gwarancja. Zgadza się. Dlaczego Rudy myśli, że Orsted nas nie zdradzi? To nie było tak, że myślałem, że on nas nie zdradzi. Właściwie wyglądało na to, że wciąż coś ukrywa. Ale w porównaniu z ludzkim bogiem, wierzę mu. Gdy go zawołamy, natychmiast przyjedzie. Myślę, że nas nie zdradzi. Ale korespondencja Orsteda była szczera. Nie zmieni się we wroga, jeśli nadal nie będę mu okazywać wrogości i udowodnię, że jestem użyteczna. Czy to tak Sylfę wciąż robiła nieco niezrozumiałą minę? Zrozumiany. Przy tej okazji okaże się, czy Orstedowi można zaufać, czy nie. Czy to w porządku? Ponieważ, nawet jeśli teraz się kłócimy, nie ma to sensu. Wygląda na to, że Rudy postanowił mu zaufać. Cóż, prawda. Wtedy stanie się to tylko powtarzającymi się argumentami. Mówiąc to, sylfy wzięła jeden głęboki oddech. Wyprostowała plecy i spojrzała mi w oczy. Zamiast tego, dobrze byłoby od teraz rozmawiać o przyszłości. Rudinie, w jaki sposób Orsted zamierza uczynić Ariel samą królową? Powiedziała to z ostrym wyrazem twarzy. Zwykle była to twarz, której przede mną nie pokazywała, była to twarz eskorty Ariel. Robiąc taką minę, jej chłopiec wygląd został w pełni wysunięty do przodu i stał się bardzo dostojny. Po pierwsze, zamierza przekonać Perugiusa sama. Smoczy puk i smoczy król, w tym przypadku Smoczy Puk. Innymi słowy, myślę, że pozycja Orsteda jest wyższa, ale on zamierza przekonać Perugiusa sama. Wpływ Pergiusza sama w królestwie Asura jest ogromny i ma on również polityczny wpływ. Dla porównania, Orsted nie ma wpływu w królestwie Asura. Raczej powtarzałem słowa Orsteda. Ale Pergius sama nie podda się tak łatwo. Nie słucha niczego, co mówi Ariel sama, a przekonywanie go przeze mnie i Lukea było bezużyteczne. Na to wygląda. Mimo, że Orsted złożył prośbę, Pergius nie wydawał się uczciwie zrobić tego, co powiedział. Ponieważ jest raczej przerażające, pomyślałem, że słowa Orsteda wystarczą zgodnie z oczekiwaniami, coś o czym myślał, ale wydaje się, że zanow bez powodzeniem zyskał przychylność Pergiusa sama. Też wydaje się być lubiany co za różnica. Jeśli chodzi o różnicę, może to dlatego, że ani Zanoba, ani ja nie dążymy do zostania królem. Dążenie do zostania królem? Czy obraziło to Perugiusa sama? Ten sposób myślenia był prawdopodobnie zbyt wąski. Ale wydawało się, że Perugiusz miał własne zdanie na temat istnienia króla. Zastanawiam się, czy od samego początku Perugius sama nigdy nie miał zamiaru wspierać Ariel sama? Nie, gdyby od początku nie miał zamiaru jej wspierać, stanowczo by jej odmówił: Sprawdza coś Ariel sama. Czy to tak HM? Sylfę skrzyżowała ramiona i przechyliła głowę. W każdym razie, w ciągu następnych dni chciałbym mieć możliwość porozmawiania z Ariel sama. Czy to byłoby w porządku? Rozumiem, w takim razie zaaranżuję ustawienie. Powiem też tylko będę dzielić z nim stolik. Zgadza się? Ach, żaden problem. Tylko czy możemy milczeć w sprawie Orsted i sprawić, by wyglądało na to, że Luke i Selfy przekonali mnie, żebym ją wspierał. Po co ukrywać sprawy związane z Orsted? Rudy został pod władnym Orsteda. A jeśli powiesz, że wykonujesz rozkazy z góry, Ariel sama może poczuć ulgę? Poparcie Boga Smoka. Ale nie chciałem dawać Lukowi, apostołowi ludzkiego Boga, więcej informacji, niż to konieczne. Chociaż nie zostało jeszcze potwierdzone, że Luke była apostołem Boga Człowieka. Ponieważ nie wiadomo, skąd ludzie ludzkiego Boga mogą podsłuchiwać, chcę w jak największym stopniu ukryć instrukcję i cel Orsteda. Orsted walczy z ludzkim Bogiem, prawda? Czy Bóg Człowiek jest takim złym facetem? Pomijając to, czy był zły, czy nie, próbował zabić Roksy, a także Sylfę, i próbował zabić mnie, zmuszając mnie do starcia z Orstedem. On jest wrogiem. Ech, ja też byłam celem mówiąc to, Sylfy rozejrzała się po otoczeniu. Nawet teraz? Zastanawiam się, ale nie sądzę, żeby się poddał w takim razie najlepiej. Uważaj na siebie. Również w drodze w nocy. Słysząc to, Sylfy roześmiała się. W tym mieście jedyną osobą, która mogłaby mnie zaatakować w nocy, jest Rudy. Haha, wzięła jej pon. W takim razie zaatakujmy ją dziś wieczorem bez rezerwy. W ten sposób udało mi się spotkać za wielką razem z Sylfy. część cztery i tak. Jednak rozmowa jeszcze się nie skończyła. Mówiąc, że pomożesz Ariel sama, Rudy również pojedzie do królestwa Asura, prawda? No to tak będzie. To nie jest tak, że mogę powiedzieć dobrze, żegnaj zaraz po perswazji. Z pewnością znajdą się tacy w Królestwie Asura, pokonanie apostołów ludzkiego Boga musi zostać dokonane. Musisz także znaleźć kobietę o imieniu Tristina. I nie trzeba było tego mówić, będę musiał udać się do Królestwa Asura. Ja też chcę być zabrany ze sobą. Co? Wiem, że Rudy chce, żebym opiekowała się Lucy. Wiem też, że zarówno Ariel sama, jak i Luke chcą, żebym żyła szczęśliwie w Szariacie. Ale mimo wszystko chcę pomóc. Bo do tej pory zawsze byłam razem z Ariel sama. Kiedy Sylfy to mówiła, trzymała mnie za rękę. Jej miękka dłoń ściskała moją dłoń. To był mocny uścisk. Proszę, rudy. Proszę weź mnie też ze sobą. Odwzajemniłem uścisk dłoni sylfy. Szczerze mówiąc, chciałem, żeby sylfy została w domu. To było mojego, ale chciałem, żeby sylfy opiekowała się lucy w bezpiecznym miejscu. Żona powinna iść trzy kroki za mężem, nie myślałem o czymś takim. Ale mimo to sylfy była, nie umiałam tego ująć w słowa, ale czułam, że nie chcę jej narażać na niebezpieczeństwo. Ale sylfy jest razem z Arielką i Lukiem od lat. Były takie od czasu katastrofy, many. Dla mnie to Erz i jerd. Eris zostawiając ją na chwilę na boku. Jeśli Ruiir był w kropce, zamierzam do niego biec bez względu na wszystko. Taki obowiązek ciążył na Ruiirdzie. Chociaż wahałbym się, gdy rozważałbym życie mojej rodziny. Ale mimo to pomoc Ruiirdowi zajmowała wysoką pozycję w moim porządku priorytetów. Z pewnością Sylfy też tak uważała. Z pewnością myślała też, że rodzina jest oczywiście ważna i że ludzi trzeba wychować. Ale jeśli jej bliscy przyjaciele byli w niebezpieczeństwie, naturalne było, że usilnie starała się im pomóc. Zrozumiany. Sylfy też pomoże. Tak. Sylfę uśmiechnęła się szeroko i pokiwała radośnie głową. Widząc to, nagle przypomniałem sobie, co powiedział ludzki Bóg. Rozmowa o tym, jak przeznaczeniem Sylfy była śmierć w królestwie Asura. Chociaż w to nie wierzyłem, czy gdyby Sylfę miała zamiar pomóc, jej życie nie zostałoby skrócone. Zastanawiam się, czy nie myślałem za dużo. Historia się zmieniła. Niekoniecznie potoczy się tak, jak mówi pamiętnik. Ale w końcu lepiej byłoby to powiedzieć. Sylfia. Co? Ludzki Bóg ukrywa swój wygląd? Zmanipuluje kogoś, aby spróbować przeszkodzić Orstedowi mnie? Jak to, jak Rudy i Orsted zostali zmuszeni do walki ze sobą? Ach. W takim razie musimy również uważać na osobę, którą się manipuluje. H.M. Wydaje się również, że znajoma osoba jest manipulowana. Znajoma osobę, taką jak... Luke czy coś w tym stylu. Słysząc to, twarz Sylwy zrobiła się surowa. Rudiego. To nie może być. Orsted zamierzał sprawić, by Ariel sama została królową, podczas gdy ludzki bóg działał. Był niemożliwy, że Ariel sama zostanie królową, prawda? Innymi słowy, Luke podejmuje działania, aby był niemożliwy, że Ariel sama zostanie królową, Coś takiego jest niemożliwe. Luka nie mógł się odwrócić i stać się wrogiem Aril sama Ale możliwe, że dał się nabrać na miodowe słowa ludzkiego boga. W ten sposób zniewala ludzi. Sylphie spojrzała na mnie groźnie. Nie do tego stopnia, żeby było zabarwione pragnieniem krwi. To może być pierwszy raz, kiedy Sylphie patrzy na mnie w ten sposób. Jeśli Luka zatraci się i skrzywdzi Ariel-sama zabije Luka. Sylfy powiedziała to mocnym tonem. Powiedziała, że ją zabije. Po raz pierwszy pomyślałem, że Sylphie jest przerażająca. Ani ja, ani Luka nie myślimy o zdradzie Ariel-sama. Jeśli ktoś został oszukany i zdradził Ariel, sama lepiej byłoby umrzeć. Jednak mogłem zrozumieć uczucia Sylfy. Gdybym poważnie spróbował zranić Rujierda, możliwa, że nawet Aris stałaby się moim wrogiem. To było to samo. Rozumiem, przepraszam. Mówiąc coś dziwnego: HM Rudy nie musi przepraszać. Rudy miał się na baczności i dał mi radę, powiedziała Sylfy, śmiejąc się cicho. Widząc ten uśmiech, z jakiegoś powodu poczułam skurcz w żołądku. Jeśli nadejdzie czas, kiedy nie będzie innego wyboru, jak tylko zabić Luke'a w tamtym czasie nie mogłem pozwolić, by Sylfy to zrobiła. Zrobię to. Mushoku Tensei. Tom 17 rozdział 8 Organizacja Współpracy. Tom 17 rozdział 8 Organizacja Współpracy, część 1. Kiedy przybyłem do podniebnego zamku, Ariel urządzała w ogrodach herbatka. Sylwaril gościł, ale nigdzie nie było widać Pergiusa. Zamiast tego na Hoski siedział naprzeciwko Ariel. Ariel urządzała herbatkiem w opanowany sposób. Takie było moje pierwsze wrażenie, ale tak nie było. Ariel miał minę wyczerpanego pracownika najemcy. Wyglądała na zmęczoną od góry do dołu. Na pierwszy rzut oka może wyglądać tak samo wdzięcznie jak zawsze, jednak wyraźnie widać było słabe oznaki worków pod oczami. Naprawdę wygląda na zakręconą. W tym stanie wysyłała Aurę mówiącą: Nie zapytasz mnie? Zapytaj mnie, co się stało? Do na Hoskiego. Jeśli chodzi o na Hoski, ignorowała Ariel. Wygląda po prostu bardzo niekomfortowo. Najprawdopodobniej nie odrzuciła zaproszenia na wspólną herbatę, ale nie chciała mieć do czynienia ze skomplikowanymi uczuciami między Arielem a Pergiuszem. Jest jaka apatyczna bohaterka. A jednak została, może dlatego, że Ariel też jej pomagała w chorobie. Ariel pożyczyła tylko kilka magicznych narzędzi, ale intencje były. Ach, się. Być może z powodu niezręczności wyglądała na odetchniętą z ulgą, kiedy w końcu mnie zobaczyła. Chodź, usiądź z nami na chwilę. Postąpiłem zgodnie z instrukcjami Nanachos i usiadłem między Nanachoskim a Arielem. Sylwari nalał mi herbatę, kiedy zajęłam swoje miejsce. Odstawiła moją filiżankę dość szorstko, co zupełnie nie pasowało do zazwyczaj pełnego wdzięku Sylwari. Czułem jej zimne spojrzenie nawet za tą maską. Czy jest wściekła za to, że nie Marumanfię jego? Przepraszam, cóż, Rudy. Liczę na ciebie. Sylfy, która również przyszła szepnęła do mnie cicho, zanim zajęła miejsce za Ariel. Ariel wygląda na zadowoloną z obecności Sylfy. Rzucając okiem, dostrzegam tu także Lukea. Wysłałem Lukeowi wiadomość przed przyjazdem tutaj. Błysnął promiennym uśmiechem, kiedy powiedziałem mu, że pomogę Ariel. Minęło trochę czasu, rudeł się sama. Stając się pod władnem smoczego Boga Orsteda, powinienem ci pogratulować, czy? W głosie Ariel nie było pewności. Zmielone słowa. Być może Sylfy rozmawiała z Arielem Orsted za jego plecami. Dziękuję. Bez względu na wszystko, to uspokajające mieć wsparcie kogoś tak potężnego. Rudeus sama też jest bardzo potężny, może to po prostu stado ptaków z piór, może to dla mnie niemożliwe. Co? Ariel deprecjonuje samą siebie? Naprawdę jest teraz w złym miejscu. Hej! Nana Hoski powiedział to i szturchnął mnie w bok. Orsted przyszedł wczoraj. Ach, jak było? Po tym, jak przeprosiłem, wybaczył mi. Powiedział, od teraz też na ciebie liczę. Dobrze to słyszeć. Prosta rozmowa, ale wygląda na to, że Nana Hoski zrzuciła z jej ramion ciężar. Gdyby wszystko można było rozwiązać przeprosinami, nie potrzebowalibyśmy policji na świecie. Jeśli zostałem oszukany i padł ofiarą usiłowania zabójstwa, przeprosiny nie wystarczą. Z tego wnioskuję, że Orsted jest naprawdę wielkoduszny. Miałem też przywilej zobaczyć Orsteda sama. Brzęk w Ariel. Słuchanie tego jest naprawdę kojące. Charyzmatyczny głos, za którym chcę się podążać. Jest też piękna. Najpiękniejsze blond włosy, jakie kiedykolwiek widziałem. Jest ucieleśnieniem piękna. Wprawdzie otaczają mnie ładne dziewczyny i panie, ale z obiektywnego punktu widzenia Ariel jest chyba numerem jeden. Poza naturalnym pięknem, raczej artystycznym pięknem. Ale ponieważ straciła pewność siebie, teraz emanuje urokiem zmęczonej wdowy. Ta charyzma może być też przekleństwem. Orsted sama jest przerażającą osobą. Tak bardzo, że chociaż widziałem go tylko z daleka, czułem, że jestem w niebezpieczeństwie. Nie jestem na tyle krwiożertą osobą, żeby nagle kogoś zaatakować, więc jest w porządku. Widzę. Ariel widziała także Orsteda. Lepiej więc nie mówić, że działam na podstawie instrukcji Orsteda. Ale ona już wie, że zostałem podwładnym Orsteda, chyba tak. Przyszedł wczoraj i napił się herbaty z Hoski sama, a potem wrócił, ale chociaż przez cały czas wydawał się być w złym humorze, nawet się nie złościł, kiedy Sylwaryl sama rozlał herbatę. Sylwaril wylał herbatę na Orsteda. Cóż, nie było to celowe. Sylwaryl musi być strasznie przerażony. Czułem napięcie w powietrzu, ale nanachoski sama był dziwnie otwarty i wesoły i pomagał rozluźnić atmosferę, więc może jest bardzo tolerancyjnym gentlemanem w przeciwieństwie do jego wyglądu i atmosfery. He? Odniosła takie wrażenie? Klątwa nie była tak skuteczna na Ariel. Cóż, to wygodne, ale może to sprawka Hitogamiego? Jeśli się nad tym zastanowić, czy dla Hitogami jego manipulowania Ariel nie byłoby najwygodniejsze? Zamiast używać Lukea, aby dostać się do Ariel, pójście bezpośrednio do Ariel wydaje się prostsze. Ale Orsted nie ostrzegł mnie przed taką możliwością, może ma dowód, że Hitogami nie kontroluje Ariel. Jeśli chodzi o to, wydaje się, że jest po prostu znienawidzony z powodu klątwy. Naprawdę? Jeśli tak, powinienem był zawołać go przynajmniej raz. Już z daleka jest przerażające, chyba się posikam, jeśli usłyszę go w pobliżu. Ariel tak powiedziała i zachichotała. Sikanie cóż, sikanie przy ludziach jest raczej przyjemne, ale ach. Aril sama. Sylfy kaszle, by wyrzucić z siebie żal. Słyszałem coś o sikaniu, ale może powinienem udawać, że tego nie słyszałem. Cóż, szlachta w królestwie sura jest pełna zboczeńców. Mimo to, słuchanie tych słów wychodzących od tej artystycznej osoby wydaje się szczególnie perwersyjne. Rudy, nie zapuszczaj nosa przed Aril sama. Tak mamo, mimowolnie dotykam nosa, żeby sprawdzić. Któroś nie może jestem zboczeńcem, ale znam swoje granice. Na przykład Sylfe, ale oczywiście nie powinienem tego mówić. Upiechana na hoski jest przerażona, ale na razie odłożę ją na bok. Niezależnie od tego, rozumiem, dlaczego Orsted sama wziął rudęsa sama pod swoje skrzydła. Ech, jak to? Ponieważ myślałem, że osoba zdolna do kierowania Rudeusem byłaby wpływową osobą na tym poziomie. Zastanawiam się nad tym. Myślę jednak, że łatwo mną zarządzać. Gdyby Sylfew trugała się w nocy do łóżka i zapytała Hej Rudy, mam prośbę, zrobiłbym wszystko, o co prosi. Oczywiście Ariel nigdy nie przyjdzie błagać w ten sposób. Prosi tylko o drobne rzeczy. Jestem mężczyzną, który działa dla kobiet i pieniędzy. W każdym razie wracam do głównego tematu. Pomóż Arielowi. Kiedy mówisz wpływowa osoba, na przykład ktoś taki jak Ariel sama? Po powiedzeniu tego pośrednio, Ariel zakrywa usta i mruży oczy. Rudeus sama z pewnością wie, jak schlebiać dziewczynie to nie tylko pochlebstwa. Mogła być osaczona, ale Ariel nadal jest księżniczką królestwa Asura. Jej wzrost można porównać do następcy tronu Anglii w minionym świecie. Sądząc po jej etykiecie, języku lub sposobie, w jaki razem siedzimy, może na to nie wyglądać. Tylko dlatego, że dobrze się znamy. Jesteśmy dobrymi znajomymi tylko przez przypadek. Wszędzie indziej Ariel ciężko pracowała na różne sposoby. W tej chwili bardzo niewiele kluczowych stanowisk w Magic i Tisharia nie zostało dotkniętych przez Ariela. Dyrektor i wicedyrektor Magicznego Uniwersytetu. Dostojnicy Gildii Magów. Kierownik warsztatu narzędzi magicznych. Prezes Stowarzyszenia Kupców. Kierownik oddziału Gildii i poszukiwaczy Przykód. Gdziekolwiek pójdę, wszystko, co muszę wspomnieć, to Arieli gotowe. Cóż, wszystko, co robiłem, to przyjmowanie zniżek od biznesów Magic i Tisharia po nazwie Ariel. Zasadniczo chcę powiedzieć to: jest naprawdę zdolna, jeśli chodzi o networking. Ariel naprawdę jest zdolna. Kiedyś też rozważałem poproszenie Rudęusa sama, żeby dla mnie pracował, ale naprawdę, poddałem się od razu. Jest wiele powodów, ale największym było: Ariel patrzy prosto przed siebie. Naprzód, przez zachmurzone niebo po drugiej stronie pięknego ogrodu. Jeszcze dalej, na skraj błękitnego nieba. Kiedy patrzę, mruczę. Ty, który pragniesz władzy ponad swoje możliwości, czekacie ruina. Przez chwilę myślałem, że to było dla mnie. Ale nie. Ariel podąża tą linią. Wers moich młodszych lat, ze sztuki, którą oglądałem w pałacu Asura, powiedziała to wielka cesarzowa demonówki z Hirisu. To na pewno kłamstwo. Kto wymyślił tę historię bulwsket? Kischierika nigdy nie wymyśliłby tak fajnej kwestii. To była klątwa, którą Kischerika rzuciła na złotego rycerza aldebarana przed śmiercią. Och! Potem aldebaran został królem. Wszyscy się go bali, ostatecznie zbuntował się przeciwko niemu i został zabity. Jakie dramatyczne! Czekaj, to brzmi zupełnie inaczej niż historia, którą znałem. Ta sztuka była obowiązkową obserwacją członków rodziny królewskiej Asure z okazji naszego pełnoletności. Dojrzewanie. Więc ich pięć, dziesięć i piętnaście urodziny. W Królestwie Asura muszą to być ważne wydarzenia. Jeśli chodzi o tantiemy, sztuki są prawdopodobnie koniecznością. Oczywiście prawda jest inna, ale była wypełniona wszystkimi ideologiami linii Asura. Więc różniło się to jednak od faktów historycznych. Widzę. Jest zupełnie inny od tego, co też znałem. Złoty rycerz Aldebaran i z Hirysu walczyli do impasu. Ale czy to nie była tak naprawdę bitwa między demonicznym królem smoków dla placema walczącym bogiem? Cóż, to nie ma znaczenia, ale jednak. Wszystkie ideologie? Tak. Jak wojna, zwycięstwo, rządy i królestwo. Mimo to, dlaczego Aldebaran został zdradzony i zamordowany? Czy jakiś król napisał tę sztukę, by ostrzec swoich potomków przed naszą ruiną? Zastanawiałem się nad tym, kiedy byłem młody. Miałem piętnaście lat, kiedy w końcu zdałem sobie sprawę, że zdanie ty, który pragniesz mocy ponad siłę, czekać ruina obejmuje wszystko. Mówiąc to, Ariel spogląda w kierunku odległego nieba. Władza ponad siły prowadzi do zniszczenia. Dlatego zajmuj się tylko tym, co możesz kontrolować, co możesz opanować. Władza manipulowania wszystkim jest drogą króla. W tej chwili nadal tak myślę. Ariel wygląda na przygnębioną. Jej długie rzęsy rzucały cień. Rozumiem. Perugius sama i Rudeus sama, obaj są potężniejsi ode mnie. Na Ariel ponownie pojawia się delikatny uśmiech, jej zwykły. Ale wygląda jakby miała się zaraz rozpłakać. Jeszcze raz, a jeśli Perugius sama odmówi, poddam się. Poddać się? Tak. Oczywiście nie zrezygnuję z zostania królem, nawet jeśli nie mam poparcia Perugiusa sama. Ponieważ nadal wierzę, że trona Sury nie jest dla mnie zbyt duży, przynajmniej. Mogę to poczuć. westchnienie. Ale to nie przyszło. Ariel sama. Tak, Rudeus sama. W jaki sposób jestem potężny? Potężny, będąc wyjątkowym. Rzeczywiście, kiedyś marzyłem, żeby taki być. W poprzednim życiu tak myślałem i dlatego poniosłem porażkę. Dlatego na tym świecie staram się unikać myślenia, że jestem kimś wyjątkowym. Nie, nie zapomniałem tego. Rudeus sama przoduje w wielu dziedzinach, ale bardziej niż cokolwiek innego, twoja magiczna moc. Magiczna moc. Rzeczywiście, w tej dziedzinie mogę być kimś wyjątkowym. Wszystko dzięki mojemu czynnikowi Laplace, mój magiczny potencjał jest wyższy niż w większości. Jest na poziomie, którego większość ludzi nie jest w stanie osiągnąć, niezależnie od tego, ile wysiłków to włożą. Oczywiście wynika to również z tego, co zrobiłem ze swoim życiem. Ale samo to nie rozwiążeń wszystkiego. To, czy może rozwiązać moje problemy, to inna historia. Rzeczywiście, jeśli wszystkie moje zmartwienia mogą zostać rozwiązane za pomocą magicznej mocy, mógłbym również uważać się za potężnego. Twoje zmartwienia? Martwię się codziennie. W szczególności jest tak wiele myśli o jak mam to wytłumaczyć mojej rodzinie, że to się dusi. Strach przed hitogamim. Używany jako przynęta Orsteda. Nie mówię mojej rodzinie nic poza kłamstwami i oszustwami. Jestem potężny? Przestań żartować. Perugius sama może być inny, ale przynajmniej nie jestem potężny. Mąż twojej najlepszej przyjaciółki, Sylfy, może mieć nieco więcej magicznej mocy niż zwykle, nieco więcej wiedzy zaterecznej niż zwykle, ale jest po prostu kolejnym przeciętnym magikiem ze swoimi prywatnymi zmartwieniami. Nawet ja się wstydzę, że to mówię. Ale to były moje szczere przemyślenia. Chwytam rękę Ariel ze stołu. Miękka dłoń. Tak mała, że jej palce mają wrażenie, że w każdej chwili mogą się złamać. tam oka widzę, jak Sylfy płonie. Arielu sama, właściwie dzisiaj nie przyszłam na pogawędki. Och, przyszedłeś się do mnie zalecać? Nastrój Ariel nie zmienił się, kiedy nagle ją złapałem. Delikatny uśmiech. Zmęczony uśmiech, ale... To jest jej neutralna twarz. Sądzie to ciekawa propozycja, ale nie. Tymi, którzy mnie o to poprosili, byli Sylfy i Luka. Ariel rozgląda się za nią w rzadkiej panice. Sylfy wygląda na spokojną, Luke lekko pochyla głowę. Chcę pomóc Ariel sama. Kiedy to powiedziałem, poczułem, jak jej uścisk nagle się zacieśnia. Niewiarygodna siła z tych delikatnych palców. To prawie boli. Jak wy dwaj mogliście zrobić coś takiego? Prosisz o pomoc tego Rudeusa Greirata. Nie mam zamiaru patrzeć na ciebie z góry. To, co chcę powiedzieć, jest inne. Nagle łapiąc ją za rękę, mówiąc o tym, jak zareagowałby normalny Ariel, czy mogę być twoim wsparciem? Szczere łzy popłynęły z oczu Ariel. Kiedy usłyszała te słowa, wzruszyła się. Piękna łza. Zdziwiło mnie to, że doprowadzi to Ariel do płaczu. Dlaczego? Ariel wolną ręką otarła łzy i zmusiła się do uśmiechu. Pierwszy raz w życiu powiedziano mi, że tekst na podlew tak bardzo poruszył moje serce. Żartuję, ale jej twarz jest szczera. Nie rumieni się ani nie płacze. Twarz księżniczki. Rzeczywiście, to niesamowita propozycja, ale. Ariel nie zgodziła się od razu. Trzymając się za podbródek, patrząca na mnie lekko uniesionymi oczami, mruży oczy. Jakbym szukała moich prawdziwych uczuć. Słyszałem, że Rudenus sama został podwładnym Orsteda sama. Pozwoliłby na to? Poinformowałem już Orsteda sama o moich zamiarach. Może Orsted sama kazał to zrobić Rudęsowi sama? Możliwe, że klątwa Orsteda jest mniej skuteczna przeciwko Ariel, a ona sama powiedziała, że jej to nie przeszkadza. Ale zgodnie z planem kłamie na temat motywów Orsteda. Nie o to chodzi. Po prostu dał mi wolną rękę, kiedy zapytałem, czy mogę pomóc Ariel sama. Naprawdę w takim razie rozumiem. Ofiarowuję Orstedowi sama moją wdzięczność. Kątem oka widzę, jak Sylphy dąsa się, ale nic na to nie poradza. Cóż, jestem pod twoją opieką, Rudę sama. Podobnie. Znowu trzyma Mariel za rękę, ale inaczej niż wcześniej. Uścisk dłoni. Część dwa: no więc. Teraz, kiedy zgodziliśmy się na współpracę, zacznijmy. Nakłonienie Orsteda sama do pomocy Ariel sama w zdobyciu tronu jest możliwa, ale ma on niewielkie wpływy w królestwie Asura, więc niewiele może zrobić. Po tej bezczelnej przemowie tym razem zacznę od wstępu. Dlatego myślę, że zdobycie poparcia Pergiusa sama jest nadal niezbędne. Rzeczywiście. Ariel z poważnym wyrazem twarzy uspokaja się. Może to tylko ja, ale Sylphie i Luke też wyglądają poważniej. Przekonaj Pergiusa. Orsted wspomniał również, jak ważne było to. Ponieważ Perugius ma ogromne wpływy w Królestwie Asura. Ale jak? Prawdopodobnie sprowadza się to do tego, co powiedział Perugiusz. Spróbuję jeszcze raz poruszyć ten temat. Co jest najważniejszym czynnikiem króla, Arielu sama? Jeśli wiesz, będziesz miał moje wsparcie. I oczy Ariel zabrugały. To pytanie martwi ją najbardziej, ale odpowiedź nie przychodzi do niej. Najważniejszy czynnik dla króla, co to do cholery jest? Mnie też zapytano, a moja odpowiedź nie była wystarczająco dobra. W każdym razie, nie sądzę, żebym miał właściwą odpowiedź. Gdyby wierzyć w to, co powiedział Orsted, osoba o imieniu Derricka Redbat pomogłaby jej znaleźć odpowiedź. Ale historia się zmieniła, więc pytanie mogło być inne. Zapytanie o tego Derricka może być dobrym pomysłem. Ale jak mam do tego podejść? Nie powinienem znać tego Derricka. Ach, cóż, zanim omówimy ten temat, Ariel pochyla się i spogląda na Sylwarila. Perugius sama wszystko usłyszy, czy to w porządku? Jestem pewien, że nie ma nic przeciwko. Ale ta kwestia królestwa, czy można o niej dyskutować z innymi? Ach, oczywiście. Skoro chodzi o zostanie królem, to może tylko ta osoba może to przemyśleć. Więc co? Spoglądając na Sylwarila, delikatnie potrząsa skrzydłami na plecach. Perugius sama powiedział Ariel sama, że bez względu na to, jak wymyśli swoją odpowiedź, jeśli jej odpowiedź jest poprawna, on użyczy ci swojej siły, bo jest hojny. Powiedziała to z rzeczową postawą, więc mogłem od samego początku konsultować się z innymi? Raczej Perugius sama zastanawiał się, dlaczego tego nie zrobiłeś? Ariel może tylko rzucić krzywy uśmiech na tę odpowiedź. Byłem zbyt ograniczony umysłowo. Mruczy Ariel, ale nagle wygląda na odświeżoną. Rękami zaczyna czesać swoje blond włosy, po ich wyprostowaniu wyciąga rękę. Następnie obraca głowę w lewo i w prawo, aż trzeszczy i uderza ją w policzek. Zachowanie niegodne księżniczki. Rozumiem. Więc, Sylfy, Luke, usiądźcie. Tak zrozumiane. Na szczęście ci dwaj usiedli, ale dyskomfort na nachosch jego się podwaja. No to zaczynamy spotkanie. Głos pewności o Ariel, jak podczas naszego pierwszego spotkania. Mam klaskać? Nie, prawdopodobnie nie. Ale prawdopodobnie powinienem podnieść rękę, żeby mówić. Zanim zaczniemy, osiągnijmy wspólne porozumienie. Zrozumienie? Chodzi mi o to, że nic nie wiem o Ariel sama. Ech, co chcesz wiedzieć? Ariel lekko się rumieni i czuje, jak selfie piorunuje ją wzrokiem. To nie tak, że proszę o jej trzy rozmiary. Nie, trzymaj się poważnej rozmowy. Najpierw chcę wiedzieć, dlaczego Ariel sama chce być królem, jeśli łaska. Dlaczego Ariel chce być królem? Mogłem już o tym słyszeć. Coś o tych, którzy zginęli za nią. Po drodze może pojawi się imię Derrick. Czy już ci o tym nie wspominałem? Huch, uh, a ty? Tak, na ślubie Rudeusa sama samej sylfy. Jeśli to możliwe, proszę, powiedz mi jeszcze raz. Słysząc to, Ariel mówi non szalansko. Jeśli nie udało mi się zostać królem, nie będę w stanie stawić czoła tym, którzy zginęli, pokładając we mnie zaufanie. Więc, zaufaj, tych, którzy zginęli, czy możesz mi powiedzieć szczegóły na ich temat? Ariel uśmiecha się lekko, słysząc to, ale czuje też pewien niepokój. Czy to ma coś wspólnego z naszym tematem? Ach, to jest odrzucenie. Nie chcę o tym mówić. Nie wiem, czy tak będzie, ale myślę, że Perugios sama wystawia Ariel sama na próbę. Jeśli przyjrzymy się osobistym związkom Ariel sama, może znajdziemy jakieś wskazówki. Widzę. Wystarczająco dobre, właściwie to brzmi wiarygodnie. Ale byłem też szczery. Naprawdę nie mam pojęcia, o co chodzi z prawdziwym królem. Pamiętam, jak czytałem w lekkiej powieści z mojego poprzedniego życia, kim żyje dla swojego ludu, nie, aby przewodzić swojemu ludowi i podobne śmieci wcześniej. Ale choć bardzo się staram, nie mogę znaleźć poważnej odpowiedzi. Dobrze. Tych, którzy zginęli, jest wielu. Szczególnie podczas mojej ucieczki z Królestwa Asura zginęło wtedy 13 czterech rycerzy, Alister, Celun, Dominic, Cedric. Trzech magów, Calvin, Johan, Babette. Sześć pomocników, Wiktor, Marcelin, Bernadette, Edwina, Florence, Corinne. Imiona tych 13 osób nigdy nie zapomnę w tym życiu. Wspólna bolesna podróż, wspólna walka i wspólne pokonywanie trudności. Zginęli w nadziei, że nie zostanę królem. Uch. Jedno nazwisko nie padło, Derrick's. Dziwne według Orsteda on też umarł, ale może nie był nikim ważnym dla Ariel. Istnieje możliwość, że znajdę wskazówkę, czy Derrick przeżył z tych 13? Czy nie masz nic przeciwko szczegółowemu omówieniu każdego z nich? Zrozumiany. Ale to będzie trochę długie. Czy to w porządku? W porządku, ponieważ nie ma ani jednej osoby, która nie jest ważna. Powiedziawszy to, w jakiś sposób nastrój stał się bardziej zrelaksowany. Ariel się uśmiecha, a Luken wygląda na nieco zaskoczonego. Sylfy promienieje poczuciem dumy. Tylko na nachoski wygląda na nieco zirytowanego. W takim razie Ariel, powoli, ale pewnie, mówi o tych trzynastu: ich pochodzenie, gdzie dorastali, okoliczności, w jakich Ariel ich poznała. Ich osobowości, ich upodobania, ich antypatia. Z czego byli dumni? Sposób, w jaki mówią, co sprawiało, że im się uśmiechali, co ich denerwowało, co doprowadzało ich do płaczu. Kto z kim się dogadywał, kto kogo lubił, kto kogo nienawidził. I jak osiągnęli swoje cele. Życie każdego z nich jest godne dramatu. Sama narracja Ariel była więcej niż wystarczająca, aby przekazać ich osoby. Luke i Sylfy wtrącają się tu i tam. Z pewnością tych trzynastu żyjeń w tych trzech. Oczywiście, gdyby przyszłe pozostała dwójka, inni zwolennicy Ariel, oni też by wiedzieli sylfy w moim przyszłym pamiętniku, przez moją niekompetencję odeszła z Ariel. Ale może mimo wszystko pójdzie za Arielką? Myśląc o tym, zdałem sobie sprawę, jak silna jest ich więź. Ale teraz nie czas na zazdrość. Zginęli dla niej. Zginęli, by ją chronić. To brzemię, z którym mogę współczuć. Sylfy zna swój ciężar. O to chodzi. Rozumiem, ale niestety nie byłem w stanie wydobyć z tych trzynastu opowieści najważniejszego czynnika jakim jest król. Może ich więź sama w sobie jest dowodem na to, że jest królem. Powiedzmy, okrągły stół w królu Arturze ma trzynaście miejsc. Cóż, jeśli uwzględnisz tych, którzy przeżyli, liczby się nie zgadzają. Rudeus sama, czy coś odkryłeś? Bardzo przepraszam. Czy to ta Ariel wzdycha w odpowiedzi? Sylwail natychmiast nalewa jej kolejną filiżankę herbaty. Ja też wypiłem filiżankę podczas rozmowy. Miał głęboki aromat i słodko-goszki smak, przypominający kawę. Nawiasem mówiąc, nanachoski przeprosiła do to, ale ty uciekła. Może rozmowa o zmarłych to dla niej za dużo? O czym mamy dalej rozmawiać? Cóż chcę usłyszeć o Dereku Sporedbacie? Bardzo. Ale to imię nigdy się nie pojawiło, więc nie mogłem. Może powinienem po prostu zrezygnować z imienia i udawać, że Sylfe wspomniała o nim wcześniej? Mogę to po prostu spsać. Podczas mojego wahania, Ariel nagle położyła dłoń na swoim podbródku. Ach, to nie ma związku, ale właśnie coś sobie przypomniałem. Och, Luke, pamiętasz? Kiedy miałem 10 lat, w pałacowych ogrodach zawsze piłem herbatę w takie dni jak ten. Sylf wygląda na niepewną, ale Luke mruży oczy z nostalgii. Ach, zgadza się. Nie codziennie, ale mniej więcej raz na trzy dni. Zgadza się, wtedy zawsze spieszyłem się na tę czy inną lekcję. Dlatego podczas przerw na lunch lubiłem pić herbatę w ogrodzie pod słońcem. Stało się to nawykiem. Tylko ja, Luke i Derrick nie mogę pozwolić, by to słowo kluczowe przepadło. Derrick. Kto to jest? Ach tak, mój magik stróż przed Sylfy, z domu Redbat. Znakomity mak, ale zginął, chroniąc mnie podczas wydarzenia Metastasis. Ach, czy możesz mi o nim opowiedzieć szczegółowo? W końcu pojawia się ten Derrick. Więc zmarł podczas wydarzenia Metastasis. Czy był związany z regionem Fedora? Może znajdę wskazówkę w jego historii. Ale Ariel milczy, wyglądając na szokowaną. Coś źle? Nie, jak teraz o tym myślę, to śmierć Derricka sprawiła, że nie zapragnąłem zostać królem. Ariel zdaje się coś sobie uświadamiać, kładąc dłoń na ustach. W takim razie, czy możesz omówić to szczegółowo? Szczegóły, ale to było prawie 10 lat temu. Mogłem dużo zapomnieć o Derricku, proszę, spróbuj. Ariel dopija herbatę, przytrzymuje brodę i zamyka oczy, przeszukując jej wspomnienia. Pozostając tak przez jakiś czas, nagle Ariel ponownie otworzyła oczy. Derrick Radbat był moim magiem stróżem. Zawsze pouczał mnie na drodze do królestwa. Tak. Wtedy nie przejmowałem się walką z moimi braćmi o tron i szczerze mówiąc, nienawidziłem wykładów Derricka. Więc nie chciałeś być wtedy królem. Tak. Wtedy wolałbym raczej napić się herbaty jak teraz i knuć z lukiem, jak ułożyć pałacowe dziewczyny do łóżka. To wystarczyło, he? Dziesięć lat temu, czy Ariel sama nie miała wtedy tylko dziesięć lat? Luke też? Czy wszyscy szlachcice z Królestwa Asura są tak zaawansowani? Cóż, w porządku. Do każdego własnego. Prawidłowy. Byli inni, którzy oferowali plany uczynienia mnie królem, ale wszyscy naciskali na mnie dla własnych interesów. Tak, też miałem takich przyjaciół. Wtedy tylko Derlitzk był w tym szczery. Wierzył, że jeśli zostanę królem, kraj zmieni się na lepsze. Dopiero teraz zdaję sobie sprawę, że, och, Ariel mówi o tym, co się stało. Co się stało w Królestwie Asura? Zanim Selfie została teleportowana, Ariel piła herbatę w ogrodzie, kiedy miało miejsce wydarzenie przerzutów. Derrick poszedł do toalety, więc pilnował jej tylko lukę. Oczywiście nie spodziewali się, że pojawi się magiczna bestia. Ale pojawiła się magiczna bestia. Jako pierwszy zauważył Derricka, który wracał z toalety. Zaczął inkantację, gdy pędził w kierunku Ariel. Przygotował magiczny atak, gdy tylko go zobaczył. Ale przerwał swoje zaklęcie, by krzyknąć i zwrócić na siebie uwagę Ariel. W ten sposób Ariel w końcu zauważył magiczną bestię i uniknął śmiertelnego ciosu. Ale było za blisko. Magiczna bestia napierała. Luke wykonał ruch, ale było już za późno. To Derrick wpadł do środka, wciskając się między Ariela magiczną bestię. Derrick zmarł natychmiast z powodu ciosu magicznej bestii. Najwyraźniej, przetransportowanej sylfy udało się ujarzmić magiczną bestię, ale to już inna historia. Gdyby Derrick nie powstrzymał swojego zaklęcia, mógłby ujarzmić magiczną bestię i nie umarłby. Ale jeśli tak, Ariel sama mogła zamiast tego umrzeć. Rzeczywiście. Śmierć lub przynajmniej poważne obrażenia. Wygląda na to, że Derrick postawił swoje życie, by chronić Ariel. Ostatnie słowa Derricka brzmiały, bez względu na wszystko, proszę, bądź królem. Mam wrażenie, że w tym momencie w końcu zdałem sobie sprawę, że Derrick chciał, abym został królem ze szczerych uczuć. Ariel kontynuuje. Nie tylko to, u drzwi śmierci z powodu magicznej bestii. Po raz pierwszy poczułem w głębi serca, że muszę być królem, nie mogę tu umrzeć. Ariel zaciska pięść nad stołem. Jej źrenice rozszerzają się, skupiając się na zaciśniętej pięści. Jak? Dlaczego zapomniałem o tym o czymś tak ważnym? Ariel, której ramiona się trzęsą, wygląda na przygnębioną. Żal. Żal, że nie zapomniał, co skierowało ją na jej ścieżkę. Nie wiem, jak powinienem zareagować. Ani sylfy, ani lukę. Ale Ariel nic nie mówiąc, podnosi głowę. Jak odrzucenie cienia? Czy wspomnienie jej początków pomogło jej odzyskać to, co tkwiło w jej sercu? To dobra rzecz. Ale w tej chwili wciąż brakuje najważniejszego elementu króla. Wróciliśmy do miejsca, w którym zaczęliśmy. Może sylfy i lukę mają inny pomysł? To świetnie, ale wciąż nie mamy odpowiedzi na czynnik króla. Co to może być? Nie? Rudeł się sama. Dla zmartwionego mnie, Aril powoli kręci głową. Prawie niewidoczny uśmiech rozjaśnia jej promienną twarz. Twarz, w której nie sposób się nie zatracić, to mnie zafascynowało, mówi. Znam odpowiedź. Och, Muschoku Tensei. Tom 17 rozdział 9-pancerzony król Smoków i druga księżniczka. Tom 17 rozdział 9-pancerzony król Smoków i druga księżniczka, część 1 sala więcej na podniabnego zamku Housebreaker. 12 chowańców stojących w rzędzie. Sylwarii Pustki. w jasności. Juruzu zadośćuczynienia. Karowaty wglądu. Sukra Koto czasu. Czysta noc grzmotu. Kąpiel zniszczenia. Trofim fali. Harken mail życia. Gala trzęsienia ziemi. Wściekły furii. Najwyższe ciemności. A przed nimi siedzieli ich pan. Opancerzony król smoków Perugius Dola. Na przeciw niego, druga księżniczka królestwa Asura. Moja Mojasura. Po naszym spotkaniu, za pośrednictwem Sylvarilla, Ariel poprosiła o audiencję Perugiusa. Sylvarill od razu zabrał się do pracy, a Ariel w międzyczasie przebrała się. Sylfa i Lukia również zmienili swoje stroje. Były to przystojne, stylowe stroje godne tytułów drugiej księżniczki królestwa Asura i jej strażników. Jeśli chodzi o mnie, miałem na sobie szatę, którą pożyczył mi Orsted. Cóż, skoro to Orsted, powinno być dobrze. Ariel podchodzi do mnie między dwunastoma chowańcami. Nieskrępowana, mimo że znajduje się w centrum uwagi, kłania się Perugiusowi z elegancją. Sylfej tylko klękają. Tym razem również klękam. Jeszcze raz dziękuję, że znalazłeś dla mnie czas. Postawmy sprawę jasno. Co będziemy mieć dzisiaj? Wygląda na to, że to nie jest zaproszenie na herbatkę. Perugius udaje, że nie wie. Z mocą ziarni, to w tunder powinien słyszeć wszystko w zamku. Po prostu nabieram powietrza. Cóż, pytanie może być również częścią aktu. Aby zostać królem Królestwa Asura, jestem tutaj, aby prosić Perugiusa sama o wsparcie. Ariel, niewzruszona czynem Perugiusza, deklaruje na swój cel. W takim razie pozwól, że zapytam ponownie. Perugius kładzie łokieć na podłokietniku tronu, błoń na policzku, przechylając głowę pyta. Co jest najważniejszym czynnikiem króla? Ariel unosi podbródek. Najważniejszy czynnik nie znam jej odpowiedzi. Więc nie wiem czy to dobrze. Ariel powiedziała, że wie, ale nie ma gwarancji, że to prawda. Cóż, nawet gdyby mi powiedziała, nadal nie będę wiedział, czy to prawda, może byłoby lepiej, gdybym to sprawdził? Nie, zaufajmy Ariel. Widząc, jak bardzo jest pewna siebie, taka możliwość istnieje. Czy dziedziczyć testamenty? Jej słowa odbijają się echem, tylko cisza odpowiada. Cisza, która wydaje się niemożliwa w tej sali audiencyjnej z siedemnaście obecnymi. Ha, Perugius odpowiada, jakby właśnie wziął kolejny oddech. Nie sposób wywnioskować z jego miny, czy odpowiedź jest poprawna. Dziedziczyć testamenty. Rozumiem, dlaczego taka była odpowiedź Ariel. Śmieci śmierci na drodze Ariel do tronu. Od czasu Derrycka zmarło trzynaście jej zwolenników. Kim oni byli? Jakiej przyszłości sobie życzyli? W swojej śmierci powierzają swoją wolę Ariel. To stało się podstawą woli Ariela, by zostać królem. I przyjaciel Perugiusza. Kaunis Freyona Sura był człowiekiem na wojnie. Plotki głoszą, że łatwo się z nim dogadać, mimo że jest członkiem rodziny królewskiej. Ta osoba została królem. Może więc odziedziczył także testamenty tych, którzy zginęli w bitwie? Wyczuwam związek w tej odpowiedzi. Więc to musi być odpowiedź. Ale jakoś. Przynajmniej dla mnie wydawało się to trochę taniechach. Dziedziczyć testamenty? Perugiusz szydzi z Ariel się. Innymi słowy, twój zamiar zostania królem jest po prostu czymś, na co wpłynęli na ciebie inni ludzie. Czy taką osobę można nazwać prawdziwym królem? Pogarda w jego głosie. Innymi słowy, za odpowiedź. Ale Ariel wygląda na niewzruszoną. Tak to prawda. Perugiusz sama. Takie jak moje intencje są po prostu czymś, na co wpłynęły na mnie inni ludzie. Daleki jestem od tego, za kogo opinia publiczna uważa prawdziwego króla. Jednak Ariel bierze głęboki wdech, i głos pozostaje stanowczy. Jeśli jestem królem w stosunku do tych, którzy powierzyli mi swoją wolę, to nawet jeśli nie jestem prawdziwym królem, nie obchodzi mnie to. Hapelgius wygląda na niezainteresowanego. Opierając ponuro brodę na dłoniach, zadaje nowe pytanie. Więc mówisz mi, że powinienem pożyczyć swoje moce głupiemu królowi? Tak, ponieważ jestem głupcem, dlatego proszę cię o pomoc. Ha, czy wszystko idzie dobrze? Myślałem, że Ariel dobrze zareagowała. Prawdziwy król nie jest pojęciem, które można pojąć, ani odpowiedzią, którą można znaleźć. Po prostu staraj się być królem. Rządź nimi i zostań królem, którego pragną. Nie wiem, czy dobrze, ale brzmi wspaniale. Ale może odpowiedź, której szuka Perugius, jest inna? Więc myślałeś, że z tą odpowiedzią naprawdę uzyskasz moją pomoc? Nie, Perugius się sama. Ale to są moje prawdziwe uczucia. Nie skłamałem. Dlatego Arilany moja sura, szuka tronu. Silnym, niezachwianym spojrzeniem Maril patrzy na Perugiusza. Jeśli to nie jest dobre, to moc Perugiusa sama jest niepotrzebna. Słowa potępienia. Oczy Perugiusa rozszerzają się, jego dwunastu chowańców jest wyraźnie wzburzonych. Sylfe Luke też wyglądają na szokowanych. Też jestem w szoku. Więc nie potrzebujesz mnie, aby zostać królem. Jeśli moje idee i ideły Perugiusa same są zbyt daleko od siebie, stanie się to tylko przeszkodą. Perugiusz przestaje podtrzymywać głowę i powoli wstaje. To spojrzenie, czy to złość? Jego usta są zaciśnięte, oczy szeroko otwarte. Jego pięści są otwarte, ale wygląda apodyktycznie. Potem nagle podnosi rękę. Przez chwilę myślałem, że wyda rozkaz ataku swoim chowańcom. Dobrze powiedziane, Arieluane, moja suro. Twoje przekonanie, otrzymałem je. Już wlewałem magię w moją laskę, ale przystałem kiedy usłyszałem te słowa. Ja, opancerzony król smoków Perugius Dola, przysięgam mojemu zmarłemu przyjacielowi, Kaunisowi Frejonowi Asurze, udzielić ci wsparcia. Perugius życzy. Przygotujcie magiczne kręgi teleportacyjne. Natychmiast wróćcie do pałacu Asura. Przygotuj się na moje przybycie i wezwij mnie. Dziękuję bardzo. Ariel wyraża swoją wdzięczność Perugiuszowi. Sylfej i Luke pochylają głowy jeszcze niżej. Wciąż sztywno ściskam laskę. Szczerze mówiąc, nie sądziłem, że poszło dobrze. Odpowiedź była błędna. Ariel wybrała taką, której Perugius nie pochwalał, jednak Perugius nadal życzy Arielowi swojej mocy. Czy zdał sobie z czegoś sprawę podczas rozmowy z Ariel? Niezależnie od tego Perugius przysięga Arielowi swoje wsparcie. W ten sposób Ariel zyskał poparcie Pergiusza. Część 2 Ariel wychodzi z sali audiencyjnej. Ariel wygląda na opanowaną, ale Luke i Sylfy wyglądają na spęgnionych. Wychodziłem z nimi, gdy nagle się odwróciłem. Perugius i jego dwunastu chowańców pozostają w tyle. Perugius patrzy, jak wychodzimy, i nieuchronnie wymieniliśmy spojrzenia. Co jest? Rudeusie gracie. Nic odwracam się i planuję odwrót za Arielką. Ale nadal mnie to niepokoi. Więc ostatecznie najważniejszym czynnikiem króla, czy to była właściwa odpowiedź? Perugius odpowiada prychnięciem, nie tego się spodziewałem. Więc dlaczego? Perugius śmieje się radośnie, gdy usłyszał moje pytanie. Arielany moja sura wcale nie przypomina Kaunis. Ale sposób, w jaki mówi, jak się broni, coś mi przypomina. Czy Kaunis, tak zwany idealny król, również nie był kimś takim jak ona? Kaunis, idealny król. Wszyscy uważają Kaunisa za idealnego króla, ale nawet on uważał, że jest daleki od ideału. W młodości w barze, w naszych obozach wojennych, nawet po tym, jak został królem Asury, często mówił o tym, co to znaczy być idealnym królem. Perugiusz mówi z nostalgią. Ostatecznie Ariel jest daleka od ideu Perugiusza. Ale może jest bliżej ideu dla Kaunis, coś w tym stylu? Dla każdego ideu jest inny. Rozumiem, jaki jest zatem idealny król dla Perugiusa sama? Perugiusz patrzy na mnie z góry, kiedy pytam. Nie mam powodu, żeby ci mówić. Rzeczywiście. Przeprosiny. Kłaniam się i postanawiam opuścić miejsce zdarzenia. Jeśli nie chcę powiedzieć, nie muszę wiedzieć. Ale załóżmy, że to zrobił. Przypuśćmy, że powiem Arielowi odpowiedź później. Może Ariel znowu straci swoją ciężko zapracowaną pewność siebie i znów się zgubi. Więc jeśli nie muszę wiedzieć, on nie musi mi mówić. Rudeus Greirat. Ale Perugius znów zatrzymuje mnie w miejscu. Kiedy ponownie się odwracam, Perugius już wstaje i kieruje się w stronę drugiego wyjścia. Pozwól, że zadam ci pytanie. Co to jest? Dlaczego nie wspomniałeś o Orsted? Nie lubię go, ale nie mogę ignorować zignorować jego imienia. Gdybyś wspomniał o nim w tej sytuacji, czy rozmowa nie poszłaby gładko? Orsted sam zapytał Pergiusa i został odrzucony. Pomyślałem więc, że wzmianka o Orsted nie na wiele się zda. Czy jestem testowany? Co chciał, żebym powiedział? Ponieważ tym, który chce być królem, nie był Orsted sama, ale on chce Ariel jako króla, zgadza się? I ty też się zgadzasz? Jeśli tak, to dlaczego nie ujawnić tego imienia tak często, jak to możliwe? Orsted sama i ja chcemy pomóc, ale jesteśmy tylko Outsiderami. Myślę, że nakłanianie go do wymuszania tematu przynosi efekt przeciwny do zamierzonego. Myślę, że to dobry pomysł. Ostatecznie idealnie jest pozwolić danej osobie być zaangażowaną. Nie mam nic konkretnego zaplanowanego po tym, jak Ariel zostanie królem. To znaczy, niczego od niej nie oczekuję. Nie wiem jednak, co zaplanował Orsted niezależnie od tego, ponieważ nie należy to do moich obowiązków, nie muszę niczego na siłę. Twój sposób myślenia jest zbyt nieśmiały. Perugius zachowuje się, jakby coś wypluł i wraca do swojego pokoju. Nie mogąc znieść wzroku pozostałych dwunastu chowańców, żegnam się. To trochę krępujące. Innymi słowy, mówi, że nie jest dla mnie dobre mówić niezobowiązujące i nieszczere rzeczy. Część przy po wyjściu z sali audiencyjnej kieruję się w stronę pokoju Ariel. Przepraszam za moje spóźnienie, gdy wchodzę. W polu widzenia pojawia się śnieżno-białe, prawie przezroczyste ramię. Ariel się zmienia. Sylfy zdejmuje ten wspaniały strój ze swojego ciała, pokazując pod spodem rozluźniony gorset. Ach, hej, Rudy. W porządku. Tym razem Rudeus sama wyświadczył mi wielką przysługę. Bez względu na to, która jest godzina, nie potrzebuję pozwolenia na wejście do pokoju. Poczekaj, Ariel sama. Ach, przepraszam, sylfy. nie byłem rozważny. Rudeus sama, proszę, wyświadcz mi wielką przysługę, jeśli tylko poczekasz chwilę. Zanim ta kwestia została wypowiedziana, już opuściłem pokój i zamknąłem drzwi. Wygląda na to, że Ariel źle zrozumiał moje intencje. Nie byłem na tyle bezstydny, by patrzeć, jak dziewczyna się zmienia. Ale postać Ariel z pewnością jest czymś. Eris też ma ładną figurę, ale to dlatego, że wyrzeźbiła swoje ciało. Sylwetka Ariela to dar od Boga, odniosłem wrażenie, że nie da się tak wytanować ciała. Może ma to wpisane w dna, ale jeśli chodzi o proporcje, sylfy też nie przegra. Ona nie ma ani cycków, ani tyłka. Ale jej proporcje są idealne. Uwielbiam to w niej. Oczywiście Roxy jest Bogiem, więc bez porównań. Następnym razem nauczę się pukać. Kiedy tego nie robię, mam oko pełne mężczyzny, który robi brudne czyny z lalkami. Z tych doświadczeń powinienem był wiedzieć lepiej. Jestem zbyt zapominalski. Co? Powiedz, czy Luke też nie był w pokoju? A ten facet był w porządku? Prawdopodobnie. Jeśli chodzi o to, z kim Aril czuje się najbezpieczniej, musi to być Luke. Rudy, już jest dobrze. Po chwili drzwi się otwierają i pojawia się za nimi Sylfy. Pomimo tego, co powiedziała, widzę nieszczęście na twarzy Sylfy. Ariel, widziałeś? Um. Jej majtki są białe. Sylfy miady policzki. Nawiasem mówiąc, jej majtki są również białe. Potwierdziłem to wczoraj, więc jestem pewien. Po szturchnięciu jej napuchniętego policzka, dumnie wchodzę do pokoju. Szczypie mnie w tyłek, gdy wchodzę. Sylfietty san. O co chodzi? Rudeł się san. Zostawmy flirtowanie na powrót do domu. Poważnie. Sylfy klepie mnie po tyłku i nadal dąsając się, truchtem przechodzi przez pokój i gwałtownie siada na krześleń w kącie. Jej różowe policzki są również bardzo urocze. Cóż, dość o tym. Teraz zmieniona, Ariel siedzi na środku pokoju. Nawet na co dzień wygląda jak księżniczka. Może to różnica w cenie? Nie, dość o tym. Najpierw przeproszę. Wcześniej, kiedy się przebierasz, przepraszam. Nie więcej jak było? Jak było co? Moje ciało. Ech, czy mam odpowiadać? Och, to też jest test. Dziś jest dzień testów. Tym razem nie popełnię błędu. Wspaniale myślę, że w różnych miejscach, ale najbardziej kocham Sylfy. Naprawdę? Przepraszam, że jestem wrzodem na oczach. Ariel chichocze, a Sylfe wypuszcza co ty mówisz z twarzą świecącą na czerwono. Luka może tylko wzruszyć ramionami. Czy to z powodu sukcesu w przekonaniu Pergiusza? Nastrój jest raczej zrelaksowany. Proszę usiąść. Przybiera poważną minę i proponuje mi usiąść. Zobowiązuje się. To wszystko dzięki Rudeusowi sama możemy iść do przodu. Nie, nie zrobiłem wiele. Nie trzeba być skromnym. To nie było tak, jak powiedział Rudeus sama? Odpowiedź była we mnie. Dobrze się skończyło. To też może być przeznaczenie, ale według dziennika, bez Derricka Ariel nie byłaby w stanie przekonać Pergiusa. Z moją pomocą Ariel znalazła odpowiedź o własnych siłach. Myślę, że tak. Myślę, że wyszło dobrze. Jednak następny krok. Perugius sama kazał natychmiast wracać do pałacu i przygotować miejsce. Zamierzam wykonać jego instrukcje i wrócić do pałacu Asura. Przygotować miejsce? W sensie dosłownym. Nie rozumiem tego jednak w sensie dosłownym. Och, daj mi to przemyśleć. Jeśli czytam między wierszami, oznacza to, że Perugius nie planuje podróżować z nami do królestwa Asura. Tak więc Ariel najpierw wraca i przygotowuje miejsce odpowiednie na przybycie Perugiusza. Na przykład miejsce na przyjęcie, na którym zgromadzi się wielu szlachciców Przygotuj to dla niego i wezwij Perugiusza A perugiusz i dwunastu chowańców przybędzie z wielką pompą Wszyscy szlachcice będą krzyczeć o MG, to Perugius i dyszeć, padając przed nim na twarz Coś w tym stylu? No, po co ten pośpiech? Czy nie powinniśmy poświęcić więcej czasu na przygotowanie się? To nie może być zrobione Otrzymałem już wiadomość o chorobie ojca Ariel wygląda na zaskakująco opanowaną, gdy ogłasza tak poważną wiadomość Cóż, spodziewałem się, że wiadomość przyjdzie później, ale Ariel już ją otrzymał jeśli tak, to zmniejsza szanse, że Lukę jest apostołem hitogami. Ponieważ jest mniej prawdopodobne, że usłyszał to od Hitogamiego. Cóż, istnieje możliwość, że Hitogami powiedział Lukowi, a Lukę z kolei powiedział Ariel. Trzymać się. Więc możliwe jest, że Ariel usłyszy to bezpośrednio od Hitogamiego? Ariel może być apostołem Hitogami'ego. Dla nas jest mat, jeśli Ariel jest apostołem, może Orsted źle wyczuł czas. Niezależnie od tego, powinienem skonsultować się z Orstedem w sprawie możliwości wysłania Ariela na apostoła. Patrząc na reakcję Rudeusa sama, już wiedziałeś. Ach! A może teraz, kiedy jesteś pod władnym smoczego Boga, nawet choroba króla Asury ci nie przeszkadza? To dlatego, że po zobaczeniu i nagle proszącego o moją pomoc i Ariel sama w takim pośpiechu, miałem przeczucie co do sytuacji. Próbowałem to powiedzieć. Ariel wygląda na przekonaną, kiwając głową, wystarczająco dobry. Skoro Rudeus sama prawdopodobnie też się tego spodziewał, w takim razie czternaście, 15 dni na przygotowanie się wystarczy, Ariel potrzebuje tylko dwóch tygodni, aby się przygotować. Dość pospiesznie. Cóż, mój pamiętnik nie zapisuje żadnych dokładnych dat. Może to był właściwy moment. A Orsted źle wyczuł czas. Na szczęście możemy poprosić Perugiusa sama o przygotowanie dla nas magicznego kręgu teleportacyjnego, więc nasza podróż może nie potrwać długo, a my możemy mieć trochę czasu do stracenia. Ale skoro mój ojciec jest chory, jeśli się nie pośpieszę z powrotem, możemy przegapić nasz czas. Zanim przybędę, moi bracia mogli już umocnić swoją pozycję. Wygląda na to, że król umrze z powodu tej choroby. Następnie następca zostanie ochrzczony. Jeśli będziemy się ociągać, Ariel może nie mieć szansy na dołączenie do walki. Mimo wszystko też się martwię. Orsted mówił o kłopotliwej postaci w królestwie Asura. Starszy minister Darius silwa Według Orsteda, dopóki żyje, szanse Ariela na zwycięstwo są niewielkie. Dlatego potrzebujemy piętra Hillesowej Dariusa, kontaktując się z Tris. Jeśli Tris tu jest, możemy załatwić Dariusa. Zwykły starszy minister kraju powinien być niczym, gdy mamy poparcie Pergiusza. Tak właśnie myślę, ale jeśli tak jest, Orsted nie musiałby specjalnie na niego wskazywać. Ze wsparciem Pergiusa jesteśmy na równi z Pierwszym Księciem. Ale jeśli pozbędziemy się Dariusa, będziemy mieli przewagę. Zwycięstwo przychodzi do tych, którzy wykonują pierwszy krok. Ariel sama. Co do magicznych kręgów teleportacyjnych, może zapytamy, czy jest jakiś obok granic Królestwa Asura? Wiele pytań. Co więcej, magia teleportacji jest zakazaną techniką. Byłoby oczywiste, gdybyśmy używali go w Królestwie. Wydaje mi się, że lepiej jest przejść pieszo z granic do stolicy i pokazać swoją osobę publiczności. Rozumiem, to ma sens. W porządku. Cóż, w takim razie potrzebuję pretekstu, by nawiązać kontakt z organizacją TRIS. Nie myślałem jeszcze o szczegółach nawiązania kontaktu, ale to nie powinno być trudne. Jeśli chodzi o te organizacje, pieniądze przemawiają. Nie zgadzam się. Osobą, która przerwała rozmowę, jest Łukasz. Jego wysokość jest chory. Nie wiemy, jakie pułapki pierwszy i drugi książę zostawią na naszą drogę powrotną. Magiczne kręgi teleportacji mogą być zabronione. Ale dopóki nas nie widać, możemy wymyślać wymówki. Racja to też ma sens. To nie było tak jak wcześniej. Będziemy też mieli wsparcie Rudeusa sama, więc poradzimy sobie im w walce. Ale według plotek pierwszy książę wynajął północnego cesarza jako najemnika. Po dotarciu do pałacu powinniśmy być bezpieczni, ale po drodze grozi nam niebezpieczeństwo, jeśli zaatakują nas zabójcy w stylu Nordgoth. Wyczuwam strach w słowach Lukea. Będąc celem Zdam, patrząc na ich miny, uczucia Ariel i Sylfy skłaniają się ku argumentowi Lukea. Ci trzej walczyli w ucieczce z królestwa Asura. Muszą się bać, że znów staną się celem. W takim razie co wtedy? Czy mogę jak najszybciej znaleźć gdzieś wymówkę i nawiązać kontakt z Trills? Nie, Ariel nie będzie zadowolona, jeśli zniknę w dowolnym momencie podróży. Nadal nie ustaliłem, czy Lukea jest apostołem Hitogamiego. Jego sugestia może być również pod kierunkiem Hitogamiego. Zarówno Rudę sama, jak i Luka dobrze argumentują, więc Sylfy, co o tym myślisz? Kiedy Ariel się martwiła, wciągnęła Sylfy w temat rozmowy. Cóż, jeśli chodzi o mnie, myślę, że lepiej będzie, jeśli teleportujemy się na wieś. Nie wiem, dokąd dotrzemy, ale jeśli omijając przejście graniczne uda nam się ominąć pierwszego księcia, myślę, że warto zaryzykować. I Kes, Sylfy też pochyla się w stronę Lukea. Poza tym, wychodząc, też nie zrobiliśmy wielkiej sceny. Więc myślę, że dobrze jest wrócić po cichu. Z granicy do stolicy zajmie co najmniej miesiąc, więc należy wziąć pod uwagę zmęczenie podróżą. Czy to tak zrozumiałem? W takim razie teleportujmy się do królestwa Asura. To są dobre powody. Trudno się nie zgodzić. Czy popełniłem błąd, nie dzieląc się tym, co wiem z Sylfę? Nic na to nie poradza. Muszę tylko wymyślić inny sposób nawiązania kontaktu z Tris. Może poproszę kogoś innego o pomoc? Chryslaine prawdopodobnie poniesie porażkę w negocjacjach. Skoro o tym mowa, muszę przedstawić i Ariel, zanim wyruszymy. Elina Lisa jest w ciąży. W takim razie nie mogę też zapytać Litwa. Komu jeszcze ufam i mogę negocjować? Wydaje się, że Enzenoba nie ma zbyt wielu umiejętności negocjacyjnych. Może gdyby zabrał ze sobą Gingernie, nie powinienem mieszać to księcia innego kraju. Kiedy myślałem, puk, puk, grzechotanie od drzwi. Wyjdź, proszę mi wybaczyć. Tym, który wszedł, jest Silwaril. Rozgląda się po pokoju i lekko trzypoczę skrzydłami. Potem mówi: Właśnie potwierdziliśmy, że wszystkie magiczne kręgi teleportacyjne w królestwie Asura zostały zniszczone. Co? To pojawiło się znikąd. Wszystkie magiczne kręgi teleportacyjne zniszczone. Jak to się stało? Sylvaril wyjaśnia jasno. Po audiencji u Perugiusa otrzymała natychmiastowe rozkazy aktywacji magicznych kręgów teleportacyjnych. Wewnątrz podniebnego zamku znajduje się wiele magicznych kręgów skierowanych do królestwa Asura. Ale kiedy Sylvaril je sprawdził, magiczne kręgi teleportacyjne były pozbawione zasilania i nie reagowały. Uznając to za dziwne, Sylvaril poprosił Arumanfiego o zbadanie sprawy i odkrył zniszczone tam magiczne kręgi. W związku z tym Rumanfis zbadał inne lokalizacje i odkrył, że wszystkie, do których Perugius ma dostęp w królestwie Asura, zostały zniszczone. Tak mówi Sylvaril. Niemożliwe jest teleportowanie się do Królestwa Asura. Najbliższy dostępny magiczny krąg znajduje się w pobliżu granicy Królestwa Asura. Stamtąd będziemy musieli iść pieszo. Ktoś zrobił to celowo. Ale kto mógł to zrobić? Czy to Hitogami czy Orsted? Jutro powinienem skontaktować się z Orsted w tej sprawie. Ale w tej chwili trudno jest oczyścić moje imię z tej sprawy. Luki patrzy na mnie podejrzliwie. Stało się to zaraz po tym, jak złożyłem swoją propozycję. Jakby chciała powiedzieć, czy już o tym wiesz? Sylfy też nerwowo patrzy w moją stronę. Ich nieufność wobec Orsteda rosła. Tylko Ariel wygląda na niezachwianą. W takim razie nic na to nie poradza. Zamiast tego przyjmijmy propozycję Rudeusa sama. Tak, ale Ariel sama Luke ma głos konsternacji. Ariel ignoruje go i kontynuuje wyraźnie. Luke, poinformuje Elmore i Kleene i przygotuj się do podróży. Sylfy pójdzie ze mną na obchód z luminarzami w Królestwie Ranoa. Rudeus sama, liczę na ciebie. Proszę wszystkich o pożegnanie. Tak. Luke cicho kiwa głową. Rozchodzimy się, każdy z własnymi zastrzeżeniami. Musho Kutensei. Tom 17 rozdział 10 przed wyjazdem do Królestwa Asura. Tom 17 rozdział 10 przed wyjazdem do królestwa Asura, część 1 chata na obrzeżach szariatu. Moje trzecie spotkanie z Orstedem. Arielowi udało się przekonać Pergiusza. Zgłaszam mu to, jak również wiadomość, że magiczne kręgi królestwa Asura zostały zerwane. Orsted uśmiecha się, gdy usłyszał tę wiadomość. Zły uśmiech. A może to jego normalny? Rozumiem, dobra robota. Byłem chwalony. Ale problemy pozostają. Co myślisz o magicznych kręgach teleportacyjnych? Co do magicznych kręgów teleportacyjnych, wydaje się, że przez chwilę we mnie wątpi, ale wkrótce wygląda na przekonanego o mojej niewinności. Oczekuję się, że będzie podejrzewał, co on ukrywa przede mną. Prawdopodobnie to sprawka hitogamiego. Ten idiota zrobił zły ruch dla swojego otwieracza. Miejmy nadzieję, że to będzie kontynuowane. Wygląda na to, że Orsted coś sobie uświadomił. Całkiem wesoło. Mruczenie z tym, jeszcze tylko jeden czy coś. Co on przez to rozumie, mam nadzieję, że mi powie. Jeśli to możliwe, czy możesz wyjaśnić błąd? MHM, rzeczywiście. Orsted siada z powrotem i patrzy na mnie. Jego blask jest oślepiający. Jeszcze trochę, a jego oczy mogą zacząć świecić. Perugius potwierdził, że nie może używać magicznych kręgów teleportacyjnych. Tak? Szefie. Szefie w królestwie Asura nie ma zbyt wielu magicznych kręgów teleportacyjnych. To głównie awaryjne ucieczki dla szlachty i tantiem. Niektóre z nich są nieistniejące, z czego korzysta Perugius. Widzę. Droga ucieczki rodziny królewskiej. I tu jest błąd. Rozumiem? Tak to już jest. Nie? Ja nie. Co to jest? Wyjaśnij jej trochę więcej. Proszę. Zasadniczo, magiczne kręgi teleportacyjne nie są miejscami, do których zwykli ludzie mieliby dostęp. Chronią ich żołnierze. Aby wejść i przeszkodzić w magicznych kręgach, tylko członkowie rodziny królewskiej lub wyższa szlachta mają taką moc. Och, oczywiście. A potem, pomyśl trochę na własną rękę. Tak. Władza królewska. Dla nich zatrzymanie magicznych kręgów teleportacyjnych jest równoznaczne z odcięciem własnej linii życia. Ze względu na możliwość użycia ich przez Perugiusza, nieistniejące magiczne kręgi zostały zniszczone. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że stało się to na polecenie Hitogamiego. Co oznacza, że są szanse, że wśród członków rodziny królewskiej istnieje apostoł lub ktoś, kto im doradza. I on jest. Więc pierwszy książę grebel lub starszy minister Darius są prawdopodobnie apostołami Hitogamiego? Rzeczywiście. Co więcej, siły roboczej niezbędnej do zniszczenia wszystkich magicznych kręgów w całym królestwie Asura nie ma nikogo poza starszym ministrem Dariusem, który dzierży prywatną armię tej wielkości. Och, więc tak to jest. On dzierżący dużą prywatną armię to dla mnie nowość. Zasadniczo starszy minister Darius jest apostołem Hitogamiego, został potwierdzony? Tak. Taka możliwość istnieje również w przypadku pierwszego księcia, ale to nie ma znaczenia. Jest celem do zabicia tak czy siak. Pierwszy książę jest wrogiem Ariel, więc zabij go. Część mnie nie chce być zamieszana w królobójstwo, ale nic na to nie poradza. Jeśli okaże się, że muszę coś zrobić, zrobię to. Dzięki temu jest jeszcze jedna osoba. Masz na myśli Luke też jest pewny? Nie ma co do tego wątpliwości. A co z Arielem? Niemożliwe. Dość tego typu żartów. Na czym to opierasz? Są ludzie, którymi hitogami nie może manipulować. Ariel jest kimś, kim nie może manipulować. Masz sposób, żeby to ustalić? Moja intuicja po wielu latach. Intuicja? Ale wyglądało na to, że powiedział to po namyśle, więc może mieć jakieś pewne podstawy, których mi nie powie. Na razie nie będę prosić o wyjaśnienia. Są ważniejsze rzeczy do omówienia. Jeśli się mylimy i Ariel jest apostołem, to co wtedy? Jeśli tak się stanie, wezmę odpowiedzialność i załatwię sprawę. Załatwi sprawę? Cóż, to niekoniecznie musi oznaczać zabijanie. W każdym razie, na razie zignoruję możliwość, że Ariel jest apostołem. W takim razie może powinienem poinformować Ariel o informacjach Orsteda? Wydaje się, że Ariel ma pewną odporność na klątwę Orsteda. Jeśli nie jest ta postałką Hitogamiego, czy nie byłoby lepiej, gdybyśmy uzyskali jej pełną współpracę, mówiąc jej wszystko? Och, nieważne. Sylfy też, oboje ufają Lukowi. Wierzą, że Luki nigdy by ich nie zdradził. Luke też może pomyśleć, że działa w najlepszym interesie Ariel. Prawidłowy. Zmanipulowana przez Hitogamiego, taka możliwość istnieje. Być może przekonał samego siebie, że biorąc pod uwagę sytuację, wykonuje najlepszy ruch, ale tylko pogarsza sytuację. Jakie to kłopotliwe? Orsted myśli, że Luki pełni rolę pośrednika. Rolą Lukea jest informowanie Hitogamiego o moich ruchach. Ale istnieje możliwość, że gdy dojdzie do pchnięcia, Hitogami udzieli mu rady, które wydaje się być korzystna dla Ariel faktycznie doprowadzi ją do ruiny. Bardzo kłopotliwe. Rozumiem, dlaczego Orsted chce go natychmiast zabić. Orsted sama. Tak? Chcę potwierdzić naszą walkę z Hitogamim. Tylko po to, aby upewnić się, że rozumiem sytuację. Czy to w porządku? Och, zaczynam recytować. Podsumowanie taktyki bojowej Hitogamiego i Orsteda. Po pierwsze, Hitogami widzi przyszłość. Przyszłość, którą widzi, jest zarówno rozległa, jak i szczegółowa. I ma moc, by zmienić tę przyszłość, manipulując kimś. Ale nie widzi przyszłości, na którą ma wpływ Orsted. W porównaniu z dalekowzrocznością Hitogami'ego, tajemna sztuka smoczego Boga jest silniejsza. Kiedy Orsted wpływa na rzeczy, Hitogami widzi niewłaściwą przyszłość. Kiedy odkrywa, że coś jest nie na miejscu w tej przyszłości lub być może, gdy nastąpi wyraźna zmiana w przyszłości Hitogami wie, że Orsted ingeruje. Ale nie widzi, jak Orsted zmieni tę przyszłość. On może tylko oszacować. Dopóki nie wie, co Orsted próbuje zaaranżować lub jaki jest cel Orsteda, hitogami nie ma pewnego sposobu na zmianę przyszłości zgodnie z oczekiwaniami. Z powodu klątwy bycia nienawidzonym, Orsted jest w stanie podjąć działania, gdy hitogami nie dostrzega większości swojej ręki. Ale także z powodu klątwy Orsted ma niewiele dostępnych pomocy, co ogranicza jego zasięg. Ale teraz, kiedy jestem z nim w zmowie, jego zasięg wzrósł. Moje istnienie można by nazwać niewidzialną figurą szachową, ale jeśli ten kawałek poruszy się zbyt bezczelnie, wtedy intencje Orsteda zostaną ujawnione. Powinienem więc działać rozważnie. I unikaj ujawnienia informacji szpiegowi Hitogamiego, Lukowi, a także ci, którzy ufają Łukaszowi, którzy by mu się zwierzyli, Sylfy i Ariel. Nie możesz powstrzymać ludzi od mówienia, więc byłoby lepiej, gdybym rozmawiał o tym z innymi jak najmniej. Zrób, co w mojej mocy, aby ukryć zamiary i działania Orsteda. Mogę znowu wyglądać podejrzanie, ale jest dobrze, dopóki nam się udaje. Naszym celem jest nie pozwolić Hitogamiemu poznać naszych zamiarów i pokonać apostołów Hitogamiego. Będę pracował do śmierci i pomogę Orstedowi odnieść zwycięstwo ze 100 lat. Czy to prawda? Tak, to jest. Orstat ciężko kiwa głową. Rozumiem teraz, wiem, co muszę zrobić. Perugius może nazwać mnie nieśmiałym, ale bez względu na wszystko, będziemy dążyć do naszego celu. Prawdopodobnie kandydaci na apostołów Hitogamiego, Łukasz i Dariusz. To dwa. A ostatni? Niepewny. Ale bazując na nawykach Hitogamiego, prawdopodobnie ktoś z talentem władającym mieczem lub magią. Utalentowany mieczem lub magią cóż, nie może to być ktoś z mojej rodziny. Więc nie sylwy Więc może, jak powiedział mój pamiętnik, północny imperator albo Bóg wody w królestwie Asura? A co z Cesarzem Północy i Bogiem Wody? Auber i Reida rzeczywiście, bardzo prawdopodobne. W drodze do Królestwa Asura zachowaj czujność. Orsted sama nie idzie? Oczywiście, będę ci śledził. Nie będziemy jednak podejmować tych samych działań. Podążając za nami to naprawdę brzmi, jakbym został zmanipulowany z cienia. Cóż, skoro mogę się z nim konsultować w razie potrzeby, to nie brzmi tak źle. Zrozumiany. Potem Luke, Darius, Reida, Auber. Zwrócę uwagę na te cztery. Prawidłowy. Darius, Auber, Reida, mogą zabić obserwuj Luke'a, jeśli to konieczne, zabij go. Możesz go zabić na podstawie mojego osądu? Tak, twojego osądu. Naprawdę ufa mojemu osądowi? Pewnie myśli, że łatwo zabijam. Ponieważ moja walka z Ostredem była rzadką okazją, kiedy byłem względnie poważny w uporządku. Mówię poważnie tym razem. Część dwa następny dzień. Sylf i ja, po oczekiwaniu na powrót Norna do domu, odbyliśmy rodzinne spotkanie. Wydaje się, że to wszystko, co ostatnio razem robimy. Podróż potrwa 3-4 miesiące. Celem podróży jest królestwo Asura. Ponieważ jest to związane z pracą, Sylfy pójdzie pomóc Ariel. Rodzina reaguje nonchalansko na ogłoszenie Ach, daj z siebie wszystko Czy możesz zostawić trochę ziemi do ogrodu? Taka była odpowiedź Aisy. Bardziej martwi się glebą niż mną Ariel sama opuszcza szkołę, więc czy powinniśmy urządzić przyjęcie pożegnalne? Norn bardziej interesuje się szkołą Dziwny Poprzedni czas był bardziej ponury Chcę mieć mokre pożegnanie jak wtedy Myślałem, że Aisha się rozpłacze, więc przytulę norna i powiem, że wrócę Ale o nichan, za każdym razem, gdy mówisz coś w stylu Wyjeżdżam i nie wrócę, to zawsze wracasz, prawda? O, rozumiem nawet u progu śmierci wracam za każdym razem, więc moje siostry mają teraz we mnie wiarę A może udają, żeby mnie uspokoić? Niezależnie od tego, jeśli ja i z czują się bezpiecznie, kiedy staram się jak najlepiej, to też jest w porządku Poza tym wciąż sprowadzasz nowe kobiety Hej, ja też się martwię, ale tym razem Erisana i Sylfiany też idą, więc powinno być bezpiecznie Erisana-san też Skoro o niej mowa, jak tylko usłyszała królestwo Asury, wróciła do swojego pokoju, żeby się spakować Jednostronnie deklarując och, ja też idę Bez wahania jak myślisz, kim ona będzie tym razem, nana? Nie jestem pewny. Może pomocnicy Ariel sama? Kleinen senpai, także Elmoren senpai? Niegrzeczna rozmowa trwa, ale nie będzie więcej. Chcę głośno zadeklarować, ale moja dolna połowa nie ma już żadnej wiarygodności. To nie moja wina, że jestem tak popularny na tym świecie. Ale myślę, że tym razem powinno być dobrze. Nadchodzą Sylfy i Eris. Prawidłowy. Nie mogę iść sam, bo się zrewanżuję. Więc jako ochrona przed moim cofaniem się, poproszę Elis i Sylfy, aby były moim rezerwuarem. W ten sposób powinienem być bezpieczny nawet przed powodzią. Niech los wojny będzie z tobą. Lilia i Mama są takie same jak zawsze. Skoro już o tym mowa, zapomniałem skonsultować się z Orsterem w sprawie pamięci mamy. Mam wątpliwości, czy może pomóc. Skoro nie mógł też nic zrobić z własną klątwą. Kiedy już z tym skończymy, może sprawdzę jeszcze raz. Lilia-san, w takim razie zostawiam Lucy pod twoją opieką. I pani też. Zostaw wszystko mnie. Sylfy prawdopodobnie nie żałuje swojej decyzji, ale kłania się głęboko Lili. Zostawienie dziewczyny prawdopodobnie nie jest dobrą rzeczą, ale tym razem w porządku. Od tego jest służąca. Ostatnio Lucy dodała nowe słownictwo. Proste słowa, takie jak mama, Asha, Lila, Oki, Bibi i Io. Wygląda tak ujmująco, kiedy próbuje jej wymówić. Ale nadal nie ma papa. Raz na jakiś czas mówi robi ostatnio nie zwracam na nią uwagi, więc na pewno zapamięta mnie jako ostatnią. Rodzice tej dziewczynki wybierają się w długą podróż i zostawiają ją samą. Mam świadomość, że nie byliśmy dla niej odpowiednimi rodzicami. Nie wiem, kiedy się poprawimy. Lucyna jest taka słodka. Jest aniołem w moich oczach. Ale same uczucia nie wystarczą, przez te cztery miesiące będę czuła się samotna Tylko Roxy wygląda na samotną Czuję się winny, że wyjeżdżam w podróż służbową i zostawiam ciężarną kobietę z dzieckiem Przepraszamy, postaramy się szybko wrócić, ale nie spiesz się Chociaż Lilia Sania i Isła powiedziała, że Rudy nie musi tu być, kiedy zaczynam rodzić Ale pamiętaj, żeby przynieść mi pamiątki Chcę cukierki owocowe, ten słodko-kwaśny deser W porządku? Roxy wygląda jak zawsze śmiertelnie poważnie Martwi się o swoje pierwsze dziecko, ale nie okazuje tego Nie rób tej żałosnej miny, Rudy Martwię się, ale mężczyźni polują, kobiety chronią dom i dzieci. To sposób mi górda. Z domu wyjaśnia Roksy. To godna zaufania kobieta. W porządku, jeśli odejdziesz. Więc idź bez obaw. Mimo to w końcu dostałem długie wakacje, więc to trochę niefortunne. Miałem nadzieję spędzić trochę wolnego czasu z drugim. Tak to prawda. Wygląda na to, że Roksy wzięła urlop macierzyński, dopóki nie zacznie rodzić. Tradycja tego kraju pozwala na urlop w okresie ciąży i opieki nad dzieckiem. Ale Roksy planuje kontynuować karierę nauczycielską. Przekonała wicedyrektora jej nas i wzięła długie wakacje. Pewnie przez to rzuciła moje nie. Może to już po fakcie, ale jeśli moje imię może pomóc Roksy zrobić to, czego chce, może podać tyle nazwisk, ile chce. Na razie, zanim wyruszymy, postanawiam spędzić więcej czasu z Roxy. Część tej nocy w pokoju Aris słychać głośną wymianę zdań. Głos Sylfy i Elis. Aris. Aris sprzeciwia się temu, co powiedziała Sylfy. Głośne dlaczego i dlaczego powinienem. Eris łączą spokojne reakcję Sylfy. Powoli głos Eris cichnie i w końcu kończy to, rozumiem. Później tej nocy Eris przyszła do mojego pokoju. Leżałem w łóżku, gotowy do spania. Szybko chowa się w łóżku. I zrobiła mi swoją poduszkę do przytulania. Obszar wokół jej klatki piersiowej mocno do mnie przylega. Pod presją takiej sprawy w nocy nawet dżentelmen nie może spać. Cóż, dzisiaj też jestem dżentelmenem. Jednak też nie mam nic przeciwko temu. Chcę jednak coś sprawdzić przed wykonaniem czynu. Ty pokłóciłeś się z Sylfy? Nie zrobiliśmy tego. Czy tak jest? Nie słyszałem żadnej prawdziwej walki. Cóż, jeśli teraz wyjdę i sprawdzę pokój Jeris, może znajdę tam nieprzytomną Sylfy. Ale na razie ufam Elis. Od jutra będziemy pracować z Sylfy. Po audiencji Khesla i Nowaril musimy przygotować się do wspólnej podróży przedstawił jutro Chryslaina Ariel. Sylfy powiedziała, że to pozwól mi się tym zająć. Sylfy prawdopodobnie poradzi sobie z tym sama, ale biorąc pod uwagę celek Chryslaina, lepiej będzie, jeśli sam się przedstawię. Myślałem wtedy o odrzuceniu Sylfy, ale tak czy inaczej będzie obogaril. R. I też powinna przyjść, więc kończy się tak, że jutro nasze czwórka razem odwiedzi Ariel. Sylfy naprawdę chce przedstawić Alice Chryslaina. Dlaczego? Więc powiedziała, że teraz, gdy wszystko jest ustalone, Rudęż chce spędzać więcej czasu z Roksy. Tak powiedziała Sylfy? Tak, to jest powód. To było dla Roksy. Jeśli moja odpowiedzialność się zmniejszy, wtedy Rokse dostanie więcej czasu, rozumiem jej rozumowanie. Sylfy była troskliwa. Powiedzmy, że Sylfy przekonała Eris bez użycia siły. Nie, Eris dorosła. Wcześniej była dziewczyną, która pozwalała mówić pięściom. Jeśli przedstawisz powody, ona posłucha. Dlatego dała mi dzisiejszy wieczór. Och, więc wysunęła swoje żądania. Ale rozumiem, Eris też ma potrzeby. Tej samolubna strona jest raczej nostalgiczna. Ta bezmyślna dziewczyna zmarła. Eris kłami zniknęła. Nie jest już wilkiem mną, no. może tylko na dzisiaj. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby Sylphie miała własne potrzeby A może na razie odłożyła się na bok? Cóż, mogę ją odpowiednio docenić w naszej wspólnej podróży Więc zrobię to Odkładając te myśli na bok, odwzajemniam uścisk Eris A Eris przerażającą szybkością rozbiera mnie do naga To nie zadziała, jeśli okaże się, że jesteś w ciąży podczas podróży Więc wstrzymajmy się pomyśl o tym później Noc była chaotyczna Planowanie rodziny nie jest częścią słownictwa Eris Część cztery następnego dnia rozpoczynają się przygotowania Pakując się na wyjazd staram się też spędzać więcej czasu z Roxy Oczywiście, nie zawsze mogę być z Roksy. Przedstaw Hysla i Jaris, spotkania z Orstedem, starannie przygotowując. Jakie umiejętności posiada północny cesarz Alberi Reide i, i jakim im przeciwdziałać? Jak zbliżyć się do Trysi jej bandy złodziei? Na wszelki wypadek zapamiętaj ogólną geografię królestwa Asura i układ królewskiego srebrnego pałacu Asura. Pomóż Tlifowi rozpocząć badania nad klątwem Orsteda. Robię wszystko, co mogę. Z tą myślą miał ja dni. Cześć pięć pewnego dnia. Roksy i ja siedzieliśmy razem na sofie w salonie. Ostatnio zawsze spędzamy tam koniec dnia na czacie, tylko we dwoje. Rozmową nie ma końca. Od tego, co wydarzyło się w szkole dla Roxy, po ostatnie badania nad magicznymi narzędziami. Do tego, co wydarzyło się w naszych indywidualnych podróżach po wydarzeniu przerzutu. Nic ważnego, po prostu relaksujące rozmowy między mną a Roxy. Cóż, Rudy, zanim wyruszysz w podróż, zdecyduj się na imię dla dziecka. Dzisiejszym tematem jest imię dziecka. Decydowanie o imieniu przed wyruszeniem w podróż, czy to nieźle? Odpowiadam po wysłuchaniu Roxy. Czy tak wyglądają bohaterskie opowieści dla ludzkości to nie ma znaczenia dla plemienia Migurdów. Jaki szczery. Innymi słowy, przekleństwo to przekleństwo. Ale jeśli mój Bóg tak mówi, to nie ma powodu do zmartwień. To jest Boże przykazanie. Dla Migurda starszy wioski decyduje o imieniu, ale naszą głową wioski jest Rudy. Więc proszę się zdecydować. Czy naprawdę mogę podjąć decyzję? Oczywiście. Codziennie mogę masować rosnący brzuszek i wypowiadać imię, które wybrał Rudy. To z pewnością będą szczęśliwe chwile. Roksy masuje swój rosnący brzuszek, jak powiedziała. Również przyłożyłem do tego rękę. Nie do wiary. Poznałem Roxy ponad 10 lat temu, a ona teraz nosi moje dziecko. Sylfy też była niewiarygodna, ale Roxy jest jeszcze bardziej niewiarygodna. Radość wzbiera w mojej piersi. Jakie to niesamowite uczucie, nie mogę się nim nacieszać. Uhehe. Co jest, Rudy? Śmiałeś się przed chwilą jak Sylfy. Jak Sylfy? Och, brzuszek Roxy jest cudowny. Nie jest tak mały jak Sylfy i nie tak ciasny jak Eris, ale jeśli ci się podoba, ciesz się do seta. Naprawdę? Zgodne z poleceniem zaczynam cieszyć się pocieraniem go dowoli. W środku połowa należy do Rudiego, a druga połowa z zewnątrz należy do Rudiego. Więc to wszystko jest moje? Dziecko jest w połowie moje. Nie ustąpię. Jakie proste. Roksy Sensei z pewnością jest mądra. Tak, dziecko jest nasze. Ale Roksy jest moja. Imię dziecka, jakie powinno być cóż imię Migurda powinno spłynąć z języka. Nazwy Migurdów są generalnie oparte na inicjałach. Ale ponieważ nasze dziecko jest mieszane, nie musimy zbyt ściśle trzymać się tradycji. Więc może oparlibyśmy nazwę na Roxy i Rudeusie? Naprawdę? Nasze powinowactwo nie może się nie udać. Nie możemy ich jednak tak po prostu skopiować. Żadnego ru ani ro, więc re. Pomyślę o imionach zaczynających się na R. 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 brzmi jak dziecko, które lubi zamiatać cały dzień. Lubi nie sprzątania jest złe. Potem imię, którym wyskakuje z języka, jak sugerowała Roxy. Przypomina mi dziewczynę, która pragnie ognistej miłości. Ale to też nie wydaje się właściwe. Coś zwiększą z większą Roxines. Hmm. La. ri, ru, R. ro, Które z tych brzmień bardziej pasują do dziecka Roxy? To by wystarczyło. Jeśli to chłopiec, rolno. A jeśli dziewczyna, Lara. W porządku. Rollo I Lara. Oba brzmiały łatwo na języku. W tym wypadku. Czy zostanie porwany przez władcę demonów, czy też zostanie wybawcą? Roksy nadal ma wygląd gimnazjalistki, ale jej twarz przypomina świętą matkę. To jest boskie. Dlaczego tak bosko? Na pewno urodzi dziecko Boże. Rudy. Tak? Wiem, co powiedziałem kilka dni temu, ale proszę, wróć bezpiecznie. Chcę, żeby Rudy trzymał to dziecko razem ze mną. Tak. To jest oczywiste. Nadchodzi dzień wyjazdu. Tom 17 Okres Młodego Człowieka rozdział o Królestwie. Koniec następny. Tom. tom 18 Okres Młodego Człowieka rozdział o Królestwie Asura. Mushoku Tensei. Tom 17. Poboczna historia. Król Miecza Czarnego Wilka. Tom 17. Opowieść poboczna. Król Mieczy Czarnego Wilka. Część 1. Trzy dni po tym, jak Perugio dola nawiązał współpracę z Arielem Moja W augi nieco oddalonej od kobiecego dormitorium magicznego uniwersytetu, przygotowanego dla szlachty, miejsca o różnorodnym przeznaczeniu. Obecnie miejsce to było zarezerwowane przez księżniczkę Arielkę w ramach przygotowań do przeprowadzki. Przed salą audytoryjną stały cztery postacie. Były trzy kobiety i jeden mężczyzna. Kwagmir Rudens i Silent Sylfiette. Pozostała dwójka to z Fort Kings, którzy niedawno stali się sławni w okolicy. Był to Eris i Chris Powiem to najpierw, zapomniałem o etykiecie. Jestem też ignorantem w kwestiach obyczajowych. Przed drzwiami audytorium ci dwaj oświadczyli wprost. Przed ich postawą Rudę wzruszył ramionami, a Sylphie uśmiechnęła się gorzko. Ariel sama nie jest osobą, która robi takie zamieszania z powodu etykiety. Od osoby towarzyszącej nie wymaga się więcej niż niezbędnej etykiety. Jak powiedziała Sylfe, podniosła i wyjęła kawałek nici, który zobaczyła na ramieniu Eris. W obliczu tej postawy, stairis uformowały się litery i skrzyżował ramiona. Ale jestem też żoną Rudeusa, Jeśli moje zachowanie jest dziwne, czy nie będę sprawiać Rudensowi kłopotów? Słysząc słowa Eris, Rudeus mrugał ze zdziwienia oczami. Nie sądził, że takie słowa mogą wyjść z ust Eris. Nie jestem szczególnie zmartwiony. Chcę jednak, żebyś pamiętał o grzecznościowej mowie. Jeśli nie, Sylphy straci twarz. Nie, nie mam nic przeciwko. Przyzwyczaiłem się do takich rzeczy. Sylfy podlepała się za uchem, wydymając usta. Będąc zastraszana, mając doświadczenia w przebieraniu się za mężczyznę do towarzystwa, przyzwyczaiła się do tego, że inni ludzie ją nazywają. Oczywiście, nawet jeśli się do tego przyzwyczaiła, było ciężko. Ale po tych dziesięć dniach wspólnego życia oczekiwanie takiego zrozumienia od Eris było niesprawiedliwe. Z drugiej strony, widząc to, Eris pomyślała, że mimo wszystko powinna dać z siebie wszystko. Jej uczucia do Sylfy wciąż były skomplikowane. Szczerze mówiąc, nie miała jeszcze wyobrażenia o swoim miejscu w rodzinie. Jednak nie zidentyfikowała jej jako wroga. Poczucie bycia towarzyszem, a raczej poczucie bycia rodakiem, było bliższe. Heim, podczas gdy twarz Eriz zmarszczyła brwi, spojrzała na swój strój bez pewności siebie. Nie było śmiesznych miejsc. To nie był formalny strój, ale Nina zapewniła, że nie był to strój, który przyniósłby wstyd królowi miecza. Była jednak upartym królem miecza. Czy strój nie jest dziwny? Tak. W porządku. Bardzo fajna ta forma. Otrzymawszy aprobatę sylfy, Eriz skinęła głową z w porządku. W jakiś sposób, gdy sylfy powiedziała, że wszystko jest w porządku, wystarczyło do zatwierdzenia. A może sukienka byłaby lepsza? W końcu Eris jest to jałusama z szanowanej rodziny. Lepiej byłoby wyglądać jako jałusama? Jeśli nie ma problemu, to jest w porządku. Eris kupiła też ubrania i akcesoria, odkąd tu przyjechała, ale jeszcze nie pokazała ich Rudeusowi. Jak dotąd nie było okazji ich założyć, jakoś nie pasowały, ani razu nie był założone. Pokazano tylko paniu do użytku nocnego. Co więcej, w nocy czesne pokazanie go Rudeusowi był krótki, zresztą wkrótce został zdjęty. Jeśli chodzi o etykietę, dopóki nie dotrzemy do królestwa Asura, dobrze jest uczyć się od sylfy. Cóż, nie jestem niechętny na uczaniu. Eris wzięła głęboki oddech. Zostań żoną. Zostań kobietą odpowiednią dla Rudeusa. Myśląc, że wytrwała dobrze, w końcu sam trening miecza nie był dobry. Okej, okay, chodźmy. Idąc za słowami Sylfy, Eris i Khislaina głęboko pokiwały głowami. Sylfy zapukała do drzwi przed nimi i podniosła głos. Ariel sama, Eris Greta i do Dorudia sama przyszli się przedstawić. Sylfy otworzyła drzwi i weszła do środka. Z powodu pakowania wnętrze pokoju było bardziej zabałaganione niż zwykle. Ariel siedziała na środku pokoju. Sylfy przysunęła się i stanęła obok Ariel. Rudeus stał pośrodku między Ariel i Eris. Rudeus najpierw położył dłoń na piersi i ukłonił się, a następnie wskazał ręką na Eris. Ariel sama. Ta osoba to Eris, Eris Greirat. Jestem pewien, że Ariel sama już wie, że jest szermierzem pseudonimie Szalony Król Mieczy. W tej podróży będzie mi towarzyszyć, Rudeus Greirat, jako eskorta. Jak dotąd powiedział Rudeus, po czym zawołał ją cichym głosem Hej, Eris. Eris zauważyła, że ma złożone ręce, przyłożyła dłoń do piersi i skłoniła się. Jest to imitacja Rudeusa. Eris Grerat. To była postawa, którą można by uznać za słabą, ale Ariel uśmiechnął się łagodnie. Cieszę się, że mogę Cię poznać, Eris sama. Jestem drugą księżniczką królestwa Asura, Arielany moja sura. Słyszałem o Tobie wiele rzeczy od najmłodszych lat. HMPF, w każdym razie, z pewnością nie były to dobre plotki. Słysząc te słowa, Ariel zaśmiała się lekko. Rzeczywiście, plotki, które dotarły do Pałacu Królewskiego, z pewnością nie były dobrymi plotkami. Nie mam jednak zamiaru oceniać osoby na podstawie plotek. Plotki to w końcu tylko plotki. Przede wszystkim, stanie obok Rudeusa sama jest wystarczającym dowodem. Ludzie, którzy gromadzą się w pobliżu Rudeusa sama, mają zwykle jedną lub dwie szczególne cechy, ale nie są złymi ludźmi. Kiwając głową z satysfakcją, Ariel skrzyżowała ramiona. Rozłożenie nóg na mniej więcej szerokość ramion to jej zwykła poza. Powitanie młodej córki szlachcica zostało już zapomniane. Otóż to, Rudeus jest niesamowity. Wygląda na to, że rozumiesz. Tak niezależnie od tego, może to być przez krótki czas, proszę, bądź spokojna. Siedząc, Ariel podziękowała. Widząc to, Eris wypuściła powietrze z HMPF na jednym oddechu i ponownie się ukłoniła. Kaszl drapiąc się za uchem po zobaczeniu postawy Eris, Sylfy odchrząknęła. Przed Kaszlem Eris zrobiła małach i otworzyła ramiona. Potem, robiąc zeproskaną minę, wycofał się na tyły. Widząc to, z krzywym uśmiechem, rudę wskazał na Khyslainyę. Ta osoba to Khyslainya, Khyslainya do Dorudia. słynny czarny wilk Khyslainya. Chciałbym ją przedstawić jako eskortę sama. sama. podszedł o krok do przodu i uklęknął na jedno kolano, jedno oko skierowane twarzą do Ariel, posyłając o spojrzenie. Chrysleina. Jestem zachwycony, że mogę Cię poznać. Chrysleina. Jestem drugą księżniczką królestwa Asura, Arielany moja Asura. Odkąd przybyłaś do regionu Fedoa, chcę zapytać o jedną rzecz. Przerywając słowa Ariel, Chrysleinin zapytała: Słyszałam, że pracując pod Tobą, będę w stanie walczyć z wrogami Saurosa sama. Czy to prawda? To jest prawda. Ariel natychmiast odpowiedziała na to bezczelne pytanie. Słyszała już od Selfy, dlaczego ta osoba chciałaby zostać jej strażnikiem? Chrysleina zemści się za Saurosa. Z nazwy Eris jest kortą Rudeusa, ale wydaje się, że przyłącza się z podobnego powodu i celu. Jeśli pójdziesz za mną do królewskiego pałacu Asury, sprawcy odpowiedzialni za oszukania Seurosa sama z pewnością zostaną odnalezieni. Nie, znajdę je. W tym czasie wymachuj mieczem, aż twoje serce będzie zadowolone. Ariel zdaje się wiedzieć pewne rzeczy dotyczące śmierci Saurosa Boreasa Grerata Aby wziąć odpowiedzialność za zniknięcie regionu Fedoa, został stracony. Jeden z czterech panów feudalnych, chcąc osłabić potęgę Boreasa, jest wynikiem planu osłabienia sił pierwszego księcia. Oczywiście Ariel nie pamięta wydania takiego rozkazu. Jednak Ariel pomyślała, że istnieje możliwość, że osoba z jej własnej frakcji maczała w tym rękę. W takim przypadku byłaby to trudna sytuacja mimo to, kark tego szlachcica zostanie przedstawiony bez wahania. By ocalić twarz Rudeusa, który przedstawił Chrysleinę. Powierzam ci to. Chrysleinę powiedział to jednym słowem i szybko wstał, poruszając ogonem i posyłając spojrzenie Sylfy. Więc co powinienem zrobić? Ehm. Od jutra Chrysleinę sam będzie eskortą Ariel sama. Dzisiejsze spotkanie ma na celu przedstawienie się, po zakończeniu przygotowań do podróży proszę ponownie do mnie przyjść. Rozumiem, jak ma się dobrze. Chyslainy powiedział to w krótkim czasie i cofnął się jednym krokiem do tyłu. Po raz kolejny Ariel spojrzała na trzy postacie przed nią: szalony król Mecerys, czarny wilk Chyslainy. Tym, który wezwał tych dwóch, był najpotężniejszy, ma dość spośród znajomych Ariel, Kwagmir Rudeus. Mogą być potężni, ale te trzy osoby nie złożyły jej przysięgi wierności. A za Rudeusem stał bóg Smoka Orsted. Chociaż sam Rudę temu zaprzeczył, wydaje się, że skontaktowanie się z nią było zgodne z instrukcjami Orsteda. Szczerze mówiąc, nie wiadomo dokładnie, co knuje Orsted. Ariel widziała Orsteda tylko raz. Jednym spojrzeniem można było doświadczyć niewytłumaczalnego strachu. Na podstawie rozmowy z Hoski, nie znając powodu współpracy, istnieje poczucie niepokoju. Mimo to Ariel pamiętała tajemnicze poczucie bezpieczeństwa. Czy to dlatego, że na jej oczach zgromadził się ogromna siła, pomimo świadomości, że uznana siła może równie dobrze zrujnować samą siebie? Zło. Więc, wszyscy, zostawiam to wam. Ariel wstała i podziękowała trzem osobom. Odpowiadając w naturze, Rudeus. Widząc Rudeusa, pospiesznie odzajemniającego wyrazy wdzięczności, potem Eris. Na koniec opuszczając głowę i wracając z ukłonem, Chrusmaina. Gdy skończyły się wyrazy wdzięczności, Ariel zerknęła na sylfy. Powodem, dla którego nie odczuwała niepokoju, było to, że mieli z nią więź. Nie wiadomo, co planował Orsted. Jednak Rudeus podążył za Orstedem, aby chronić swoją rodzinę. Dlatego Rudeus nie skrzywdzi Selfiete, a Selfiete nie skrzywdzi Ariel. Fakt ten daje Ariel poczucie bezpieczeństwa. Specjalne podziękowania dla ciebie, Sylfy. W głębi serca Ariel pochyliła głowę w stronę niezrównanej najlepszej przyjaciółki stojącej obok niej. Część dwa w nocy tego dnia. W jednej z niezliczonych tawern istniejących w magicznym mieście szaria, w barze przepełnionym wielkim hałasem znajduje się szczególnie cichy kącik. W tym kącie wysoka kobieta siedziała przy kącie lady i cicho piła ze swojego kubka. Ciemno muskularna kobieta rasy bestii. Chociaż była kobietą w średnim wieku, z punktu widzenia postronnego obserwatora była pięknością. Powiedziawszy to, nie było nikogo, kto by się do niej zbliżył. Unosząca się z niej atmosfera była niebezpieczna. Ponieważ szalony król mieczy był istotą, która wywoływała strach, to właśnie powstrzymywało ją od bycia popularną. Co więcej, chociaż była nauczycielką szalonego króla mieczy, nie była osobą znaną jako szalony król mieczy. W tej tawernie pojawił się nowy klient. Po naciśnięciu dzwonka do drzwi pojawiła się kobieta z plemienia długousznych o wspaniałych włosach. Piękna twarz, posiadająca stymulujące ciało z wyjątkiem klatki piersiowej. Jednak z jej smukłego wyglądu jej brzuch stał się niewyobrażalnie duży. Ona jest kobietą w ciąży. Widząc taką kobietę, niektórzy ludzie w tawernie wydali zachwycony głos. Hej, czy to nie był długi czas? Czy to już w porządku, że nie polujesz na mężczyzn? O tak, słyszałem, że się ożeniłeś? Chodźcie się napić. Kiedy tak ją witano radosnymi głosami, weszła do tawerny, w stronę rogu tawerny, do wewnętrznej części lady. Usiadła obok krzesła, do którego nikt nie odważył się podejść. Otoczenie wstrzymało oddech. Hej, jak Hysleina. Kazałem ci czekać. Ona, Elinalisa, zawołała wesołym głosem do kobiety rasy bestii, siedzącej na końcu lady. Jesteś spóźniony. Chryslaina obojętnie przedstawił sytuację. Nie można było pomóc. Jestem w ciążach, dla mnie piwo i przekąski do tego. Elinalizę poprosiła o to sklepikarza. Słysząc, że kobieta w ciąży pije, okoliczni mężczyźni zmarszczyli brwi. Chryslaine też tak myślał, czy dobrze jest pić. Aby uczcić nasze szczęśliwe spotkanie i porozmawiać na smutny temat, napój jest wymagany dla każdego z nich. Powiedziawszy to, Chryslaine nie mógł odmówić. Nie martw się, nie wypije tyle, by zaszkodzić wewnętrznemu dziecku. W końcu się udał, to dziecko mojego ukochanego męża. Elinaliza pogłaskała się po brzuchu z czarującym wyrazem twarzy. Widząc to, Chryslaine zrobił zdziwioną minę. Słyszałem, że zostaliście parą, ale myśleć o tym, żebyście skoncentrowali się na jednej osobie. Dla mnie to też trochę zaskakujące. Ale Cliff jest całkiem wspaniały. Prosiłabym o trochę więcej elastyczności, nie przysłuchuję się rozmowom, ale wie czego chce, ma silne poczucie odpowiedzialności za siebie. Kiedy robi mecki, robi wszystko, co w jego mocy, porusza się i bardzo się stara, aby nie tylko on, ale i ja czułem się dobrze. To bardzo słodkie Chryslaine też powinna wkrótce znaleźć kogoś. Wszystko w porządku. W obliczu tej czuła i przemowy Chrislaine odpowiedział szybko. Zrezygnowała już z bycia kobietą? Myślała o kroczeniu drogą życia szermierza. Cóż nie będę cię do tego zmuszał? W tym momencie pojawiło się piwo Elinalize. W tej okolicy piwo było nieco droższe, ale zawartość alkoholu była niska. Elinalize to było bardziej jak sok. Teraz, do ponownego spotkania drogich przyjaciół, na zdrowie. Dzięki. Chrislaine stuknęła trzymany w dłoni kubek z kubkiem Elinalize. Rozlega się satysfakcjonujący dźwięk. Chrislaine i Elinalize. W ten sposób pierwotni członkowie Kła Czarnego wilka zdołali się zjednoczyć. Byłoby wspaniale, gdyby tylko Gisu i Talhant byli w tym miejscu, jak również Pauli Zenit. Kiedy to zostało powiedziane, przyjemny alkohol natychmiast stał się smutny. Jednak Alinaliza pierwotnie przyszedł, aby przeprowadzić taką rozmowę. Byłoby łatwiej stać się trochę bardziej pijanym przed rozpoczęciem tej rozmowy, ale nie było się czym martwić. Jeśli chodzi o Paula, to niefortunne. Pierwotnie to ja powinienem upaść pierwszy. Ten facet żył w pośpiechu. Myślałem, że to doprowadzi do przedwczesnej śmierci. Ach, jak się nad tym zastanowić? Coś takiego mówiono w przeszłości. To ty to powiedziałeś. Czy ja? Ach, właściwie nie wydało mi się to dziwne, że umarł. Paul był wspaniały do końca, chcesz posłuchać? Proszę, powiedz mi. Zapytana, Elina Lizen zaczęła mówić o ostatnich chwilach Paula. O tym, jak został oddzielony od rodziny, jak desperacko jej szukał. O tym, jak mimo, że był takim kobieciarzem, stronił od kobiet i był całym sercem wierny Zanitowi. O jego ponownym spotkaniu z Rudensem, a także o rozmowie z nim. O radosnej twarzy Paula, kiedy mówił? I wreszcie, jak umarł, chroniąc Rudeusa, ostatnią chwilę Paula. Widzę, że ten facet też się zmienił. Pamiętam czas, kiedy oni ty wygłupialiście się razem. O rany, głupcem numer jeden z pewnością był Khislaina. Pamiętam czas, kiedy potrząsałeś ogonem, patrząc na Paula. To było złudzenie. To było podczas cyklu rujowego. I nie jestem za Dorudi. Nawet gdy jest szczęśliwy, ogon się nie trzęsie. To metafora, metafora. HMPF. Ale Khislain w tamtym czasie z pewnością był uroczy. Ilekroć coś się działo, martwiłeś się o Paula. To już przeszłość. Zapomnij o tym. Kiedy Elina Lizę się śmiała, wrzuciła przyprawioną przekąskę do ust. Wydawanie dźwięku wrzucia podczas wrzucia twardego mięsa. Widząc to, chryslainen zrobiła to samo. Ach, w takim razie jeszcze jeden, podzielmy to między nas dwoje. Elinaliza pchnęła swój talerz w stronę Chryslaina. Dwie osoby wbijające to samo. Przez chwilę ta dwójka była kontrolowana przez odgłos rzucia. Dla mnie zanit był bardziej szokujący niż Paul. Kiedy danie było gotowe, mam wymamrotał to. Nigdy bym nie pomyślał, że nic stanie się taki. To prawda. Ale wydaje się, że Rudę szuka czegoś w rodzaju lekarstwa. Wydaje się też, że stopniowo dochodzi do siebie. Z pewnością pewnego dnia Zenit, którego znamy, powróci. Czy tak? Cóż, to prawdopodobnie zajmie wiele lat. Chrystlein zaśmiała się lekko i zamieszała w filiżance. Mam nadzieję, że w tym czasie znów będziemy mogli się razem napić. To prawda. W tym czasie wezwijmy Gisu i Talhanda, to z pewnością będzie hałaśliwy czas. Co się z nimi stało? Ach, po rozwiązaniu grupy z Talhandem potem te dwójka rozmawiała o różnych rzeczach. O tym, co stało się po rozwiązaniu partii. O tym, co stało się po katastrofie Manny. O tym, co stało się po spotkaniu Rudeusa. I nie tylko o tym, co się wydarzyło w czasie, gdy byli poszukiwaczami przykłód. Co się stało, gdy weszli do lochu. Co się stało, gdy Gis grał, przegrał pieniądze i każdy członek partii go wyłudzał. Co się stało, gdy Paul wykorzystał okres godowych chysla I. Inę. Co się stało, gdy Elina Lizę wykorzystała tę sytuację i przez krótki czas we trójkę prowadzili brudny tryb życia. Ogólnie rzecz biorąc, było to wystarczająco zawstydzające wspomnienie, by zrobić się czerwony na twarzy. Jednak wszystko było nostalgiczne, a wspomnienia sprawiły, że ich serca zadrżały. Podchmielona Elinalizę przemówiła, mrużąc oczy. Chryslaina również upiła się jakiś czas temu, chowając twarz w dłoniach z pustymi oczami. O rany, to niezwykłe, że pijesz do śmierci, wracasz do swojego pokoju. W porządku. Wilk już mnie nie zaatakuje, bo już go tu nie ma. Powiedziała to Chryslaina, oglądając się przez ramię. Hałaśliwi poszukiwacze przygód, na których spojrzał Chryslaina, odwrócili wzrok. W ten sposób powinienem był przyjąć zaproszenie Filipa sama. Filip. Ach, ten z regionu Fedoa. Ach, kiedyś zapytano mnie, czy chcę zostać jego konkubiną, czy nie. To wielka szkoda. Gdybyś się zgodził, wrzeniłbyś się w pieniądze. Przed drażniącym głosem Elinalizę, chyslaina uśmiechnęła się samotnie. Nie byłbym w stanie stawić czoła Alice sama. Żeby tak mówić w obliczu innego, jestem zaskoczony, że takie słowa wyszły z ciebie. Rety. Mówiąc to, patrząc na Chryslainę, Elinalize przechyliła głowę. Oczy kyslainy były nieruchome. Były to oczy pełne żądzy krwi. Filip sama też już nie żyje. Nie przeżył katastrofy many. Zwłoki zakopano, zabito też tego, którego zabił. Orety? Czyżby tak? To dość niefortunne. Eris Oyoł sama wrzeniła się w rodzina Rudeusa Khislaina intensywnie wpatrywała się w sufit. A następny jest wróg pseurosa sama. Ponieważ Khislaina przejawiał pragnienie krwi, niektórzy goście tawerny poczuli niebezpieczeństwo. Jednak Elinaliza nie była ani trochę zaniepokojona. Wiedziała, że stojąca przed nią kobieta miała osobowość, która nagle uwalniała rządze krwi i nagle kogoś zabijała. Ale wiedziała też, że nie zostanie ścięta. Aby to zrobić, zostałem eskortą księżniczki z tego powodu. Aha! Elina Liza westchnęła i wpatrywała się w ten sam sufit. Chryslainy też się zmienił. W przeszłości nie byłaś tak rycerską kobietą z tak wielką lojalnością. Po tych słowach chyslaina szybko przestała się ruszać i zajrzała do swojego kubka. Alkohol koloru bursztynowego. Odbiło się w niej jej własne oblicze. Od razu doszła do wniosku. W końcu ja też należę do plemienia do rudia. Kyslainę tak powiedział i wstał, wstała ze swojego miejsca, idąc w taki sposób, że nikt nie pomyślałby, że jest śmiertelnie pijana. Gdzie idziesz? Powracające. O rany, jak zawsze jest to bardzo nagłe. Elina Lizeń wzruszyła ramionami i wstała. Wyjęła z kieszeni srebrne monety i rzuciła je w stronę kontuaru. Chrysleinę. Elinalizę, która skończyła liczyć, podniosła głos w kierunku Chrysleinę, która miała właśnie zniknąć w nocnej ulicy. Uszyk chyslainy poruszył się i odwróciła się. Proszę, chroń dla mnie Rudeusa i Sylfy w Królestwie Asura. Oboje są moimi uroczymi wnukami. Zostaw to mnie. Chrysleinę udzieliła odpowiedzi, jej ogon był wyprostowany. Elinalize poszła w przeciwnym kierunku, jej stopy skierowały się w stronę domu, w którym czekał Cliff. Wierzyła, że skoro to jej bliska przyjaciółka, to oczywiste, że w naturalny sposób będzie chronić ludzi wokół niej. Mus Hoku Tensei. Tom 17 rozdział specjalny, Mapa Świata 3. Tom 6 rozdział specjalny, Mapa Świata 2. Uwaga, ten rozdział i mapa zostały narysowane przez pierwotnego autora, łącznie z poniższą notatką. Nie jest częścią Light Novel, ale Web Novel. Obraz mapy został zredagowany na język angielski przez tłumacza. Uwaga autora, są to notatki przypominające notatnik. Wyjaśnię to z grubsza. Jeśli nie jesteś nim szczególnie zainteresowany, możesz go pominąć. Mapa została stworzona wyjątkowo surowo. Proszę używać go tylko jako odniesienia, aby uzyskać przybliżony obraz. Kontynent centralny jest podzielony na trzy części przez pasmo gór Czerwonego Smoka. Biedne i potrzebujące obszary północne z wieloma wojnami, Królestwo Asura na zachodzie, jeden z najbogatszych i najbogatszych regionów świata, wiele dużych krajów zawsze walczy o władzę i zamieszki na obszarze południowym. Rasa ludzka stanowi większość populacji. Królestwo Asura kraj posiadający największą potęgę narodową na świecie. Jest bogaty w zasoby naturalne, ziemia żyzna bez głodu. Ziemia nie stała się jałowa. Terytorium Vitoa region w północno-wschodniej części wnętrza Królestwa Sura. Jęczmienia Sura, pszenica i kwiaty batirusu to lokalne produkty specjalne. Dolna szczęka Czerwonego Smoka, górna szczęka jedyne doliny pasma górskiego Czerwonego Smoka, przez które można przejść. Dragon King Kingdom trzeci kraj na świecie. Posiada szerokie terytorium w południowej części. Westport, Sport, miasta portowe łączące kontynent centralny z kontynentem Milis. Królestwo Shiron sojusznik Królestwa Króla Smoków. Strefa przygraniczna strefy konfliktów. Królestwo Sanakia Wasal Królestwa Króla Smoków Lokalną specjalnością jest Rysz. Królestwo Kipka Wasel Królestwa Króla Smoków. Lokalną specjalnością jest Olej Przystawka. Strefa konfliktów miejsce, w którym duże kraje po prostu kontynuują potyczki. Kontynent demonów biedne miejsca z silnymi potworami. Istnieją królowie demonów rządzący różnymi miejscami. Rasa demonów magicznych stanowi największą część populacji. Miasto Rikarisu Stary Zamek Imperatora Kishiriki Kishirisu. Powstał w środku dużego krateru. Obecnym władcą jest król demonów Badigadi. Miasto Kurasu ma jedyne miasto, w którym magicz kontynent i Searaty dokonują wymiany. Obecnym władcą jest król demonów Bagura Hagura. Windport, Saintport miasta portowe łączące Milis Continent z Magic Continent. Kontynent Milis na północy znajduje się Wielki Las, a na południu Święte Królestwo Milis. Te dwa regiony rozdziela pasmogórskie Błękitnego Smoka, z autostradą Świętego Miecza biegnącą prosto od góry do dołu, bez ani jednego potwora na autostradzie. Populacja to około 50-50 rasy ludzkiej i rasy bestii. Great Forest ogromny las, w którym żyją rasy bestii. W każdym roku występuje 3-miesięczny okres pory deszczowej. Hole Milis Kingdom drugi kraj na świecie. Miejsce, w którym znajduje się siedziba największej na świecie frakcji religijnej kościół Milis oraz siedziba gildii poszukiwaczy przykód. Stolica nazywa się milision. Kontynent Dogarit to duża liczba labiryntów, miejsce wielu dziwnych zdarzeń pod względem mocy magicznej. Siła potworów dorównuje sile demonicznego kontynentu. Żyją tu różne rasy. Większość z nich to poszukiwacze przygód lub byli poszukiwacze przygód. Niebiański kontynent płaski teren 3000 metrów nad poziomem morza. Miejsce, w którym żyje niebiańska rasa.